Dobra, wróciło. Widzę, że wróciło na tym. Jesteśmy chyba tak z powrotem? Tak, jesteśmy z powrotem. Chłopaki dyskutują na temat darmowego bana. Akurat tak się śmiesznie składa, że wczoraj oglądałem mecz Jedenia z Leksiawem, o którym właśnie Jeden teraz pisze na czacie i właśnie dokładnie przechodzili przez tę samą dyskusję na temat tego, jak to właściwie wygląda, więc tutaj chłopaki chyba dalej nie do końca przeczytali to, co jest w regulaminie, bo gdzieś tam wyskakują z jakimiś swoimi pomysłami co do banów. Znaczy, mam... no ban jest za 500 golda, nie? Mhm. Mam jeszcze prośbę taką krótką do czatu, ewentualnie gdybyście wychwycili, że jest na przykład muzyka za głośno, bądź na przykład komentarz, u któregoś był za cicho lub za głośno, to ja to dostosuję. Toolbox fajny. No, postaram się to zedytować właśnie teraz, jak się to wszystko zmieni. No, bo musisz pączek tam zmienić ten. Znaczy, bo on się wyświetla u ciebie. Rozumiem. Statystyka moja i twoja z testowej chyba, jak robiłeś. Ja jeszcze ogarnę YouTube'a w tym czasie, nie? No, przepraszamy za takie początkowe problemy, ale na szczęście mieliśmy awaryjnego hosta i tutaj pączek to wszystko przejął. Teraz. Tak, bo starałem się właśnie nowe opcje tutaj zastosować, także mam nadzieję, że one się spodobają. Dobra, mamy już ogólnie po trade'zie i jest 3700 dla Blue, czyli ogólnie Stygian jest niebieski i gra Iworem, a Jeleń gra na 3700, dobra. Ja już to ustawiam. Także jeżeli mogę was prosić o skomentowanie tutaj bunkra pierwszego dnia. Na dobra, razie dostaniemy sobie u Jelenia. U Jelenia jesteśmy, tak? Tak. Okay, dobra. Magogi jako guarda kopalni, także wydaje mi się z mojej perspektywy, że jest to dosyć fajny guard, bo ułatwi też na pewno czyszczenie na początku. Magogi są pod tym względem akurat dobre, tak jak powiedziałeś, że ułatwiają czyszczenie mapy, ale nie ułatwiają robienia duela i fryta, a to jest główny taki target właśnie na początku. Jakby wiesz, przez to, że jest ten Fireball, to dość lepiej dostać nieraz właśnie Goga, nie? Bo jest ich więcej i no, jakby nie musisz się o to martwić, że ranisz swoje jednostki, nie? Okej, okay, Toolbox powinien już działać, także jedynki. Ja już to tam... A, jeszcze i muszę Niki gracza pisać. O restarcie też ze strony Jelenia. Okej, tym razem są impy ulepszone. Tutaj przypomnijcie mi, tu jest jeszcze taki problem, że czasem jak brakuje Goldan, to... Może być tak, że nie przyłączy się do nas guard po prostu, nie, tak, nie będziemy w stanie jeżeli, nie będzie ciebie stać na guarda, to on ucieknie, nie? No właśnie, to jest, ale tutaj akurat Jeleniowi się udało, że się zmieścił z tą kwotą, więc impy się przyłączyły. Właśnie był taki wczoraj problem, widziałem u Leksiawa, że on dokładnie też miał te impy ulepszone i rzeczywiście bez hajsu. Przejdziemy sobie do Stygiana, ja już tutaj przełączam. Będę was informował, dobra, jakbyśmy tutaj zmieniali. Dobra, Stygian do jedynki i pączek, jak coś, muzyka ciszej, takie były sugestie z czatu i ja i Mateusz głośniej i ty też głośniej, nie? Okej, okay, dobra. Także możesz wszystkich dać trochę głośniej. Wszystkich głośniej, dobra. Hajzo tutaj, jak będziemy mieli perspektywę Jelenia, to niestety nie uświadczymy do końca takiej jakości HD, ponieważ Jeleń po prostu ma obniżoną jakość ze względu na to, że po prostu musiał inaczej by przycinał stream, więc... Okej, okay. No to powinno być okej, okay, myślę, w takim razie. No i co, mamy tutaj u Stygiana elfy z kopalni, także całkiem fajne power stack. I widzimy tutaj, że wszedł do chatki, która pokazuje nam kastę na midzie. Kastę na midzie, nekro na bocznym i chyba Dunga z tego co... A nie, Fluxa na bocznym. Dobra, także takie są informacje co do tej mapy. Przejdę teraz do Jelenia, pokażę jak u niego wygląda bunkier z kolei. Ma impy do przyjęcia i powietrze dostał sadki. Prawdopodobnie sadki, o ile nie z uczonego. Ale nie, uczony jest tam na dole, także... Z kolei kopalnia drewna trochę zakopana, czy to może być jakiś problem? Wiesz co, nie, no... Wydaje mi się, że da sobie radę z tym. Może czasami ją opluć. Jest potrzebne, ale na powierzchni masz trzy tartaki, nie? Czy kopalnie masz, także... No gdzieś to znajdziesz, najgorzej jak właśnie się poukrywają, ale no nie, idzie sobie poradzić, nie? Bez tego. Tak, ale wydaje mi się, że weźmie tylko faktycznie tego scrolla i kopalnie, znaczy tartak tutaj opluje. Mam odruch tutaj z MP-ków, kiedyś tam się mówiło kopalnia drewna i tak do dzisiaj mówię też. A to nie jest kopalnia drewna? Może jest. Ja tak mówię cały czas, kopalnia drewna, czasami tartak, tak żeby było poprawniej, ale... No to jest kopalnia drewna, tak? O, ale patrzcie, skyla się po to, także wziął drewno jednak i będzie wychodził z bunkra w takim razie... Aha, dosyć wcześnie dosyć, bo w piątym dniu, ale ma wszystko w sumie zabrane, co chciał. Wiedzę ma 5, także całkiem stabilna ilość.
Myślę, że możemy sobie przejść do Ostygiana w takim razie. Ostygian już wyszedł w ogóle. W Tak, czwartym dniu już zajął sam Flux. No. Wygląda na fajne tempo z jego strony. Okej, okay, i tutaj odpalił magiczną uczelnię i obie magie zakupił od razu, żeby już potem nie mieć tego problemu z awansami. No fajnie, no, właśnie dzięki możesz temu... pączek od razu zaznaczyć tą magię. Tak, tak. I jeszcze mógłbyś wprowadzić predykcję u jednego i u drugiego gracza, możesz pisać jeden i po przecinku dwa, nie? Jeden i drugi, tak było na H3GG, czyli to będzie, to wyjdzie ci po 50%, nie? Mhm, dobra. No, z tego co widać u Stygiana, jest teraz naprawdę dobra sytuacja, bo ma dość łatwą puszkę z ogrami i prawdopodobnie to mogą być elfy, także... Chyba idealnie, nie? Na tym etapie jeszcze. Jak najbardziej ta puszka... Znaczy wątpię, to jest za duży gward, żeby tu były krasnale, także to są albo elfy, albo Pegazy. Mam problem z ustawieniem predykcji, bo nie jestem pewien, jak powinienem wpisać, także... Jeśli podasz mi żużel na plik wartości, to ja je wpiszę. No już, tobie wysyłam screena. Dobrze, dzięki. No i co, mamy tutaj walkę ze strony Stygiana z ogrami, które bronią, no, chyba jakieś mocnej puszki z tego co kojarzę, więc zobaczymy, czy na pewno. Teraz raczej nie powinno być większych problemów, ale chwilka ta walka jeszcze potrwa. No na pewno jakieś straty tutaj będą w tych centach, bo już widzimy, że tutaj kiting się trochę mniej powiódł. Ale wyjdzie bez problemu i tak, no. Jak dostanie elfy, to będzie zdecydowanie warto swojej ceny. Tych ogrów tutaj jest dużo i to jest solo puszka, wydaje mi się, że tutaj będą raczej Pegazy, no ale zaraz zobaczymy. No, w sumie racja. Trochę za mocno jest to, za mocny ten guard. No, Pegazy mogą być, racja. A o, elfy jednak. Jednak elfy. No to lepiej dla niego. Że lepiej elfy. Dla niego, tak. Elfy im szybciej dostaniemy, tym lepiej, ale z drugiej strony no Pegasy też byłyby fajne, bo mógłby się lepiej obciążyć teraz, nie? I elfy później dostać. Dobra, przejdziemy. Myślę, że nie ma powodu do narzekania. No, przejdziemy sobie do jelenia. Jeszcze zobaczę tylko, co on tutaj zbuduje, bo widać, że coś jeszcze tutaj mieli. Jakieś surowce. A powiedzcie mi, czy na Inferno, na duelu jest jakimś pomysłem robienie farmy demonów? Bo widzę, że są już dwa duele czartów u jelenia na strefie. Czy jest jakiś pomysł, żeby faktycznie tych czartów trochę nazbierać, z puszek liczyć, że może gdzieś jakieś mięso się trafi w postaci chochlików i próbować to przemielić? I jak najbardziej, jest często właśnie stosowana ta metoda demo farmingu i może nie do końca polega to na zajmowaniu dueli, chociaż czasami jak sobie zdarzy przy drodze zająć jakiś duel, to się korzysta, ale z reguły wystarczają ci tak naprawdę puszki z tymi pitlordami, bo masz ich po 20 na przykład. Okej, okay. No także widzę, że jest tu spoko potencjał, no bo na tym etapie no już jest 200 tych impów i to jest po prostu dobry materiał do przerobienia faktycznie na demony. Znaczy to wszystko zależy od tego, jak właśnie będzie się prowadzić mapa, jakby jakie masz perspektywy, co robi twój przeciwnik, czy znajdziesz set, dużo rzeczy na to się składa, ale tak, takie sytuacje mają zdarzenie i no tych demonów można bardzo dużo tutaj stwarzyć na duelu, to są liczby przeważnie około, do 2-4-2 około 1000, nie? Okej, okay, to już jest coś. Jesteśmy u jelenia, bo tu jest dosyć ciekawa walka. Tak, jesteśmy u jelenia i walczę teraz z no, gryfami, których faktycznie jest dosyć dużo. Tak, no troszkę zobaczą. Tutaj pokarają. No, trochę straci tych impów, ale na pewno zrobi walkę. Więc będzie to na pewno... A, 44 impy. Mogło być gorzej, ale demony fajna puszka, myślę. Ja osobiście lubię dostawać demony, bo to... Myślę, że... fajny stack na topę. Dostaniemy takich demonów, powiedzmy, za dwie puchy i one już wtedy dają radę robić tam topę z jakimś mięsem. Topa jest zawsze jedna na strefie, prawda? Tak, dokładnie. Chociaż nie, jest wyjątek na strefach bocznych. Tam masz po dwie topy. Okej, okay, ale na tej takiej startowej tak, swojej, jest. To... Tak, na powierzchni tutaj, na odwieście z punktu startowego, to jest zawsze po jednej, no. Okej, okay, a tutaj pierwszy duel Ifryta faktycznie... Kiedyś zdarzyła się sytuacja, pamiętam, u jednego z graczy, tam u Pinkela, pamiętam, był stream i miał sytuację taką, że topa mu się nie wygenerowała na startowym biomie, a faktycznie zagrał pod tą topę, więc mógł skorzystać z technicznego restartu i tak zrobił, więc...
To był taki wyjątek od reguły. Przejdziemy akurat sobie do na duelu takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, ale no, tak czasem tak może się stać. Jakby obiekty gwarantowane prawie zawsze są, czyli jakby na twojej strefie startowej masz zawsze gwarantowane 3 stockpile, bibliotekę i smoczą utopię, nie? Tak samo na bocznych strefach też idzie określić to, bo są zawsze są to 2 smocze utopie i jedna biblioteka, czyli skakując w boczną strefę, od razu masz świadomość, że możesz tam gdzieś tych statystyk i tej smoczej utopii szukać. Chat pyta, czy bestia z mora położyła jelenia? No nie wiem, no zobaczymy. Ja osobiście jestem zdania, że obaj gracze reprezentują równie dobry poziom, równie podobny, więc ciężko powiedzieć. Ale... No tutaj też predykcje wskazywały 50-50, więc oczywiście świadczy. Tak, ja mogę, myślę, tam nawet ustawić to, że jest 50-50. No, wysłałem tobie te wartości. A, wysłałeś, dobra, okej, okay. To ja już to wpisuję w takim razie. Co do bestii z Morav, no to nie wiem, czy Stydian to raczej ze skrecik, tak? Nie wiem, czy taka bestia straszna jest. Jak dla kogo? Dobra, Stydian już oddał turkę i jeszcze jeleń, nie wiem, czy ma jakąś walkę, także Pączek, jakbyś zaraz mógł, to możesz nam ten obraz tutaj przekazać. Już tutaj przekazuję. Tak jeszcze sobie patrzę, że u jelenia na strefie widać już i fiolkę do HP, i pierścień do HP, czyli brakowałoby jeszcze jednego pierścienia i jest potencjał na złożenie eliksiru, który jest dostępny, jak zakładam, normalnie. Tak, jest. I to też wszystkie artefakty do HP na pewno jakby poprawiają demon farming, no nie? Więc jakby to jest jakby kolejny argument, że w sumie można byłoby tutaj coś popróbować farmić. No na pewno szybkie złożenie setu do życia może właśnie wpłynąć na taką decyzję, że się na to szybko zdecyduje już. Była kiedyś taka sytuacja, że dość szybko Leksia chyba w 4. tygodniu grając Rampartem, akurat on nie grał Inferno, tylko grał Rampartem, ale Inferno było na środku i z puszek dostał właśnie Pidlordy chyba 2 razy i zmielił wszystkie krasnoludy i tam jakieś swoje mięso, no i zrobił 400 demonów w 4. tygodniu, nie? Co jest naprawdę, na tym etapie to jest bardzo dużo. Dobra, Pączek, ustawiłeś ten? Nie ustawiłeś, widzę tego. Właśnie predykcji. Mam problem, wiesz, z tymi predykcjami. Na razie po prostu będziemy bez nich. No, jest stosunek 50-50, to w sumie taka informacja. Nie wiem dlaczego, no, ale tak. Coś się z tą predykcją dzieje, takiego, że nie działa to po prostu. Możliwe to wynika z tego, że problemy z tym boxem, bo jest nowa aktualizacja teraz. Jak sami widzicie, mamy do tego dodane dyplomacje, czy jest dostępna u graczy, czy jest Graal i czy są molspele wzięte. Także mamy takie alternatywy zamiast tego. Tutaj u jelenia chyba z magią dosyć kiepsko, bo dalej nie widzimy ziemi. Teraz propozycja ognia, jeśli dobrze zauważyłem. A on nie kupował konfluksie, czy nie ma konfluksu, więc nie kupował sobie tej magii, więc dalej musi się zdać na to jednak teleportowanie do najbliższego miasta. Tak. Jeżeli chodzi o fluksa właśnie u czerwonego jelenia, bo nie każdy pewnie może wiedzieć, to tak powiem tylko, że on się znajduje tam w dolnej lewej stronie bunkra. Jakby zaczynając w dolnym prawym rogu na minimapie, zawsze ten fluks się generuje tam na dole po lewo. W innych wypadkach, jak jesteśmy na przykład no, w górnym lewym rogu, dolnym lewym, fluks jest zawsze u góry po prawo. Także taka reguła to jest. To jest na pewno fajne, że jakby zawsze ten konflikt jest gwarantowany, czyli no, zdarzają się na duelu takie sytuacje, że jest problem z rozwojem bohatera, no i wtedy ten konflikt nam ratuje skórę, jakby możemy, najlepiej im szybciej, tym lepiej jest tą magię kupić, bo jakby zyskujemy też dodatkowy poziom bohatera, można powiedzieć, za darmo i wtedy szybciej tą magię wyekspimy, nie? To jest w ogóle moim zdaniem super rozwiązanie dla template'ów, żeby ten konflikt jakby był gdzieś tam gwarantowany. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, to Firewalk zapoczątkował ten koncept, nie? Że jest ten konflikt zboczny zawsze, w którym można właśnie tą magię kupić, no bo to trochę jest takie zdrowsze po prostu dla samej mety, że jednak każdy ma tą ziemię, a nie tak, że ktoś się buja pół gry bez magii kompletnie. Tak. I jakby musi się zdać na RNG po prostu. Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie, fajnie też, że na tym duelku to jest wdrożone. No zgadza się, ja też bardzo lubię tą zmianę. W ogóle myślę, że duel wiele takich ma fajnych rzeczy. Na przykład to, że gracze mają gwarantowane topy na startówce. To też jest fajna rzecz. Biblioteki po jednej na przykład.
czy że biomy boczne też mają na przykład po dwie, po jednej bibliotece, przepraszam. No i puszki z wojskiem też są chyba w miarę odpowiednio zbalansowane, więc naprawdę fajnie, myślę, tak zobaczyć taki balans na tym szablonie. No i widzimy tutaj, że Jelen jeszcze jedną puszkę tutaj robi, dostaje impy i prawdopodobnie zmusi się tutaj, żeby regnąć manę, tak. Także przejdziemy sobie do Stadziana teraz. Magię ognia. Nie będę jej tutaj, myślę, musiał zaznaczać. Tak, nie mamy tego w toolboxie, także taka dodatkowa informacja to jest dla was. Dobra, jaką mamy też informację, że na midzie jest Castel, czyli bardzo atrakcyjny mid, puszki z aniołem, 5 aniołów w puszce, 3 archanioły w puszce. Nie jest zbyt wiele dueli anioła, bo na całej pustyni jest ich tylko 6, ta pustynia jest tutaj ogromna, ale no, ze względu na te puszki na pewno warto szybko po tego Castla się wybrać. I myślę, że tutaj właśnie w tej grze będzie wyścig po to miasto tutaj. Tak, no Rampart na pewno ma tutaj pewnie drobną przewagę, jeżeli chodzi o zajęcie tego mida szybciej. Ivor jest to tyle jakby może trochę cięższym pikiem od Aerisa. No do Aerisa. Tak, bo Aerisa tutaj często się gra właśnie też. I z tą różnicą, że Ivor po prostu nie dysponuje Force Fieldem tutaj, bo nie ma wisdomki od startu. Mm-hmm. Więc nie możesz korzystać z tej puszki startowej w tier 3 w bunkrze, która pozwala nam właśnie bezpiecznie zrobić breaka. Nie? Zostajemy jeszcze tą turkę u Stygiana, myślę. Chyba, że Jelen tam ma dosyć dłuższą turkę, to możemy... A właśnie jak jesteśmy już u Jelenia, to odnośnie jego piku bohatera, powiedzcie mi, Fiona się pikuje ze względu na to, że ma na starcie po prostu odkrywanie, i które jest wartościowe? Tak. Czy jest jakiś argument? W dużej mierze tak. Jest to bardzo przydatny skill, prawie że niezbędny, powiedzmy, więc fajnie mieć go już od początku, było dużo dueli zobaczyć dzięki temu, na przykład i kryta, i to też fajne. Plus... daje ci po prostu lepsze tempo, dzięki temu też, że ma na przykład ten power stack piesków na starcie, więc szybko się na nich przemieszczasz w pierwszych dniach, no taka dodatkowa rzecz. Właśnie to jest raz, że scouting, a dwa, ona startuje tylko z jednym secondary skillsem i od razu na poziomie zaawansowanym, czyli grając, załóżmy hipotetycznie na plusie, Inferno, widzisz szybko, zajmiesz konflux, możesz sobie kupić magię ziemi i powietrza i ta Fiona dzięki temu właśnie, że ma tylko jeden sekundary skills, bardzo szybko może tą magię wbić, nie? Zdobywając doświadczenie. A są jakieś alternatywne jeszcze piki na Inferno? Widzieliście, że ktoś wybiera kogoś innego poza Fioną? I kto to by był wtedy? Mariusz, ewentualnie Nymus, nie? Pączek, nie wiem. Poza Mariusz i Nymus rzadko raczej spotkana. Rzadko, ale no, przeważnie albo jest to Mariusz, albo Fiona. Tak, tak, no. Tak byśmy powiedzieli. Nymus raczej... Widziałem u Leksiawa chyba raz i tyle w sumie, więc ciężko mi powiedzieć, żeby była jakoś grana. Dobra, myślę, że możemy przejść do Stygiana teraz. Zobaczymy, jak to u niego wygląda. Ivor jest o tyle ciekawym pikiem, że jakby te statystyki dostaje lepsze niż Aeris, nie? Bardziej pożądane takie, ma może trudniejszy trochę początek ze względu na to, że ale tutaj widzimy, że i tak jest dużo tego, 10 knowledge'a jest, więc dość sprawnie można już z taką maną po tej mapie się przemieszczać. Mhm. W ogóle widzimy, bardzo dużo osób jest na H3G, zarówno na Twitchu, jak i na YouTubie, także witamy wszystkich. Na YouTubie jest aż 166 osób, a na Twitchu 192, także witamy. Witamy. Zachęcamy oczywiście do łapkowania, subskrybowania i zostawienia obserwacji, bo zawsze pomaga nam to, zwłaszcza na YouTubie, wypozycjonować gdzieś tą naszą transmisję i wskoczyć w algorytm. Wow, widzimy set Sharpshoot Boa, czego chyba nie zauważyliśmy, tak? Ustydziana? Tak, Ustydziana jest Sharpshoot. Faktycznie. Bo mamy na toolboxie to. Okej, dobra, zaznaczam i przełączamy do Jelenia od razu, także no naprawdę super rzecz. Dobrze to wiedzieć, bo jest to coś bardzo rzadkiego. Tego właściwie to jeszcze nie widzieliśmy wcześniej do tej pory. Ale łuk się wyklucza wtedy z jakimś jednym czarem, no nie? Bo jest jeden slot jakby więcej potrzebny, żeby mieć trzy spele i trzy arty z... Tak, co też gracze duela, z czego często korzystają, to właśnie windowanie setów.
Nie wiem, czy Mateusz to kojarzysz, jakby tak, można kojarzę, sobie kojarzę, konkretny, tak. Wiesz, zestaw artefaktów, no i na duelu praktycznie każdy, kto gra trochę dłużej ten szablon już jest do tego przyzwyczajony i to jest dla niego normalne, nie? Czyli Cydzian prawdopodobnie będzie miał set, on nawet widzę, że bez setu, bez flya, po prostu zrezygnował z flya, ale myślę, że gdyby już na mapie gdzieś tam przygody, no to zrobiłby sobie na Control 2 i gdzieś przed walką musiałby to kontrolować po prostu, żeby tego szarpa założyć. Mhm. Ale zobaczcie w ogóle, że tutaj Jeleń i Styczeń obaj mają pewien problem. Jeleń ma ten problem, że nie ma magii ziemi, dlatego leci teraz do Fluxa, ale Styczeń z kolei nie ma logii. Nie jest to może aż tak bolesne, że nie ma logii. Czasami nawet są gracze, którzy opluwają tą logię i twierdzą, że wolą mieć inne skille na przykład. No ale Jeleń tutaj, no zobaczymy, czy postara się tutaj znaleźć surowce, żeby kupić tą ziemię. Wydaje mi się, dobra, że... Jeleń tutaj... Czekaj, czego bronią te ptaki? Bo ja teraz przełączyłem tą perspektywę. Zaraz zobaczymy. Tak, ja też akurat patrzyłem na Stygiana, bo on tutaj mieli właśnie surkę pod upgrade elfów. Okej. No to też dobrze wiedzieć, myślę. Mamy tutaj propozycję wody, ale to nie jest coś, co Jeleń będzie chciał brać, także... Dobra, znaczy możemy... Jeleń może sobie kupić magię wody w razie czego, więc to jest... O, a w ogóle co ciekawe, u Stygiana widzimy smoka. Tak teraz zobaczyłem. Tak, tak, był niedawno oflagowany. Właśnie wtedy, kiedy ten łuk zobaczyliśmy, też był oflagowany duel. Okej. U Stygiana już jest taka ilość elfów, która pozwala no, na swobodne zbrejkowanie jeszcze z tym sharpshoot bołem, to już w ogóle... Ludzie na czacie piszą, że widły podniósł, tak, no. Jeleń podniósł widły, dokładnie. To znaczy trójząb, o. Żurze pewnie będzie wiedział, jak się nazywa, tak. No ja znam większość polskich nazw, niestety z Horn of the Abyss aż tak mi nie weszły jeszcze w skórę, bo jakby w Hotę nie grałem po polsku, te polskie nazwy znam głównie z tego, że no, bardzo dużo właśnie za dzieciaka grałem singla, nie? A jakby chyba ten artefakt się nazywa coś z trójzą po nazwie. Ja zawsze mówiłem na to set Nyxa, te wszystkie artefakty takie, chociaż to nie jest set. No. Wiecie, te artefakty, które dają tam plus 6, plus 7, plus 5, to jest chocie, które... Tak, wszystkie takie złote hełmy, zbroje, no. Ja przyznam szczerze, że też nie pamiętam, bo no, to akurat w przypadku Hoty mamy jedynie tłumaczenie tak naprawdę fanowskie, tak? Nie ma jakiegoś oficjalnego wydanego, mamy tylko tłumaczenie Helberna. I też nie pamiętam, jak się akurat nazywają te rzeczy po polsku, bo też używałem zawsze angielskiej Hoty. Ale mamy tutaj w ogóle wczesny break w ogóle u Stygiana. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że break jest u Stygiana i nawet nie zdążyliśmy powiedzieć, że robi breaka i już go skończył. No. Co ciekawe, że Stygian, wydaje mi się, że on nie będzie tutaj celował w late game, zwłaszcza, że skipnął dyplomację. Wziął teraz leadershipkę. Tak, także Stygian chyba będzie celował szybką grę. Tak mi się no, wydaje. Też mi się tak wydaje, bo wziął leadershipkę, ale to w sumie dobra rzecz dla niego, bo ma sharpshoot bowa, więc te elfy jak strzelą podwójnie i jeszcze dostanie morale, to naprawdę może zaboleć tutaj, myślę, Jelenia. No tak, Stygian raczej będzie dążył do konfrontacji, no bo on ma bardzo mocną armię w sumie z taką na ten moment. Nie? I jeszcze z tym łukiem na pewno sporo by zrobił, tylko on też nie zna sytuacji u Jelenia, więc też na pewno na początku spokojnie na pustyni poskautuje. A ciekawe jest to... Jest castle, tak? Na pustyni, mówiliście? Tak, jest castle, tak. No. Także no, dosyć ciekawy środek, no zobaczymy właśnie, co tutaj będą oferować te puszki, co on tutaj widzi w pobliżu. To zawsze, Mateusz, możesz po swojej strefie się zorientować, bo na swojej strefie masz zawsze swoje miasto, to które wybrałeś, początkowe. Później masz miasto przeciwnika, ten gwarantowany konflikt i masz jeszcze odbicie miasta ze środka pustyni, nie? Czyli w tym przypadku, jak zobaczyliśmy, że u Stygiana na biomie jest już caster, to znaczy właśnie, że na midzie jest też ten caster, nie? A to strzelająca jednostka kolejna z puchy. Co to widzimy, Krecik się zdążył schować do norki. Zostarczyło mu ruchu. Ma taką maskotkę, nie? On czasami ją pokazuje na streamie, takiego dużego krycika. Tak, także mamy to. I przechodzimy do Jelenia teraz. Jest to chyba... Tak, teraz będą dwie turki z rzędu u Jelenia z kolei, bo jest redem. Więc nie wiem, czy chcemy zostawać właśnie u Jelenia, czy tutaj u Stygiana, wolicie? Myślę, że lepiej do Stygiana, bo się simy zaraz skończą, nie? Więc chyba tak. Poza tym jest na pustyni, więc myślę, że też troszkę to jest ciekawsze, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tak, zobaczymy, co on tutaj znajdzie. Jakby... Jest tak, gęś. Jest gęś, tak. Nasza maskotka też tego turnieju. Jest gęś, ale guard trochę taki trudny.
jakby archanioły w Abstaku mogą się dobrać do tych elfów, trochę zrobić szkód. Także myślę, że jeszcze teraz tego nie będzie robił. Ogólnie co myślicie o tej puszce z zelotami? Szczerze, nawet uważam, że przy tym jak ma ten szarżut, bo chyba nawet fajna puszka, nie? Bo lepiej tak niż szczępione na przykład dostać chyba w tym wypadku. Tak, tak, no właśnie mówiłem, że kolejny strzelak i przy tym łuku to chyba mega spoko opcja, nie? 20 kopanów to jest konkret i co? I puszka plus artefakcik na diabłach. No był arcydiabł, więc to teraz coś tam pokarało, ale to nie jest jakaś game changerowa strata. No, a w ogóle zwróćcie uwagę na to, że to też w ogóle fajne, bo ja zapominam o tym, że szarżut bo pozwala ci na strzelanie, nawet jeżeli jednostki stoją obok ciebie, nie? To nie musisz nawet blokować tych strzelaków. Tak, no to jest właśnie główna zaleta tego zestawu, nie? Kolejny strzelak, tutaj wstydzić się ewidentnie dystansowiec. Przełączę na jelenia teraz. On skończył we fluxie i nie zajął jeszcze bocznego miasta tutaj. Nie wiem, czy zbreakował, czy nie. Chyba nie. Ale ma Gladiusa chyba, bo ma bardzo dużo ataku. Albo jakiś inny artefakt, który dał mu sporo. Nie wiem, czy wiecie, ile jeleń otagował dueli Ifryta, ale z tego, co widziałem po jego biomie, to te duele naprawdę w bardzo dobrych miejscach, lokacjach były. Mhm. Na pewno 3-4 są. Z tego, co pamiętam, dueli Ifryta jest 5 na całym biomie. Że nie wiem, czy ma wszystkie. 6 chyba. Ifryta jest 6. 6 jest, a nie 5? Dobra, 6. Zaraz to zweryfikuję, sprawdzę na... Tak. Można sprawdzić. Jeżeli jest 6, no to sporo. Mhm. Sporo, naprawdę. To jest bardzo duża siła. Wiem, że Black Knightów jest aż 8, nie? Czyli jeżeli to się uda szybko zrobić, to też jest naprawdę bardzo solidny stack. Tak, ostatnio właśnie mieliśmy przykład, gdzie Timur w gierce z Gluhammerem właśnie miał taką sytuację, że te duele Ifryta bardzo szybko flagował wszystkie 6 i albo 5. No i sytuacja była tak, taka... Tak, 6 jest, miałeś rację, no. Mhm. A w tym czasie ustydziona, nie wiem czy poczuliście, ale archanioły z puchy. Co? Już dostał archanioły? Aha, dobra, bo... Ale to też... było na tych diabłach, tak? Czy inną puszkę? Nie, na diabłach były mąki. Tak, inną kolejną potem się... No, jak dobra, okej, okay, to pokazałem tutaj w takim razie tą turkę jeszcze ustydziona. No bo i tak zaraz w sumie simy zostaną przerwane przez to, że jest właśnie ten ustawiony czas trwania symultanicznych tur do 1-3-1, także zostajemy tutaj do końca tury tak ustydziana. Wiem, że tak w połowie w sumie, ale wydaje mi się, że i tak spoko. No jeleń i tak już zakończył swoją turę. Mhm. Okej. Okay. Jakby z tego co widać na mapie Stydzian chyba jak największą presję będzie chciał wywrzeć. Nie wiem, czy on teraz na dół nie będzie chciał zaraz iść i zająć to miasto. Całkiem możliwe, wiesz, na pewno potrzebuje KPK, żeby zraszować tutaj jelenia, a dopóki go nie widzi, to może być problem. Dostaliśmy informację z czatu od Łukasza Wudzińskiego, że jest u jelenia dyplomacja, także mamy teraz nowy toolbox, nie ma tych czarów kontrolnych, duelowych. Mhm. Mamy już dyplo, także możesz zaznaczyć dyplo. Dobra. U Stydziana, tak? U Reda. A, u Reda, okej. Okay. Czyli ujelenia. Mhm. Okej, okay, mamy up i frytów, także 16 sultanów. Poszedł też up magogów i mamy jeden power stack 140. Mhm. A, ujelenia też jest. A nie, przepraszam, ujelenia zaznaczyłem, dobra. się zalatałem, zapędziłem. No i ogólnie sytuacja ma taką jeleń, że będzie starał się tutaj chyba wykupić wszystkie ifryty, bo on... Nie wydaje mi się, żeby wykupił wszystkie. Na pewno to nie są wszystkie, ma tylko ich 16, no. Więc musi gdzieś zdobyć złoto. Nie wiem, może ma, zaraz zobaczymy ile ma tego złota. Z tego co widziałem 3000 przed tą walką. Aha, więc... no on to... Zobaczymy jak będzie potem, czy znajdzie jakieś banki jeszcze. Ale no, można powiedzieć, że jak na tym poziomie to trochę się zasiedział, bo jest 1-3-2, jeżeli tak. Nie wyjdzie w tej turce, no to trochę... No, brak ziemi daje... bardzo go tutaj zabolał, ewidentnie. Ale widać, że Nagabank jeszcze będzie starał się zrobić, to też trochę golda wpadnie przy okazji expa. No ale wciąż brakuje. Tak, no i break na ostatnich sekundach, tutaj to bardzo nie poczaruje. Ale będzie mógł sobie pomyśleć. W ogóle zwróćcie uwagę, że fajnie tutaj pomimo presji czasu zagrał, bo... Nie wziął sobie 7 slotów, tylko wziął 6. I dzięki temu te smoki nie huchną mu po prostu przez kilka oddziałów jednocześnie, tylko... Bo z reguły smoki mają taką tendencję, że lubią na środkowy slot tam wjechać. Chociaż one w sumie nie mają złotego tutaj, to też inaczej.
bo one nie dolatują w pierwszej turze, więc też inaczej. Tak, tak. No ale podzielił w taki sposób, żeby chyba uniknąć właśnie tego zionięcia. No. No break jako break, no. Wydaje mi się, że straty będzie trochę miał. Już stracił trochę ifrytów, nie? Bo miał chyba 16. Tak, już 4 ifryty. 4 ifryty to na tym etapie jest sporo straty. No. I został w tym miejscu też właśnie, bo timer mu się skończył. Ostatnio zamiast przeżyć wojsko prawie sobie usunął anioła. O, ale tutaj jeleń się wystawia w sumie też. Stydzian mógłby chyba do niego dolecieć. Zobaczcie, on pewno teraz tutaj, żeby wziąć sobie stajnię w kostelku. Znaczy nie widziałem tego viewera. Widział na początku turki, że mówi, jeleń że to było w zasięgu. Znaczy to jest tam gdzieś przy breaku, tylko że Stydzian ma 4 spell powera. Wydaje mi się, że on będzie chciał znaleźć trochę, żeby czuć się bardziej pewnie, nie? Tak, tak. Znaleźć jakąś KPK. Magię, KPK właśnie. Na ten moment ten atak byłby trochę nierozsądny, bo jakby on nie, my wiemy, jaką ma sytuację jeleń, Stydzian tego nie wie, nie? No właśnie. I jakby nie jest tego świadom, że tam jest tak mało tych ifrytów. Może jakby miał postawione 4 karczmy na przykład, to widziałby po prostu siłę wojska, ale to i tak nie daje ci aż tyle. Soja podniósł i w sumie nie robi to na nim aż takiego wrażenia. Wolałby tutaj zdecydowanie jakąś księgę, czy to KPK, czy to gazetę nawet, albo Księgę Maxi Topa chyba, nie? Z tego co widziałem, do tego się zastanawia. Księgę wody znaczy się chciałem powiedzieć, no. A Maxi Topa może zaboleć tutaj. No, ale zobacz, takie... Quick Combat robił bardzo małe staty. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że nawet jakby, nie wiem, czy nie warto było tego po prostu zaakceptować, nie? Bo to... No dość, w sumie ta. Oszczędza dużo małe staty. Jeszcze ten łuk, który faktycznie też kurczę, przez to, że te elfy mogą sobie strzelić, nawet zablokowane, to robi robotę. No świetna sprawa. W ogóle fajnie zobaczyć tak dla odmiany taki mecz, gdzie mamy szarż przed boa w ogóle w grze, bo wcześniej w ogóle rzadko go widzimy, a teraz w ogóle... Tak, na naszych transmisjach akurat nikt nie złożył Sharpshoot Boa i to jest pierwszy raz. I tak samo na naszych transmisjach jeszcze nikt setu smoka nie złożył, co na duelu się też zdarza co jakiś czas. Także może jeszcze zobaczymy. Ale dobra, zrobił. Fajne straty nawet. Jest tarcza. No Soj akurat się powtórzył, dopiero sobie go wziął z mapy. Ale ma księgę wody. To nie jest takie złe moim zdaniem, bo możesz sobie rzucić prayera na przykład na te elfy i inne szlaki, no i wtedy będzie mógł mieć inicjatywę. Jakiś ewentualny klon do Archanioła, nie? Na, o, to też, no. Na Resurrecty, czy nawet na damage, bo jak się przeciwnik poprotuje, jakiś prot from air czy coś, no to ten klon Archanioła też może zadać jakieś konkretne obrażenia. Tylko oczywiście ich musi trochę być, nie? Tak, on tutaj jakby czuję, że jeleń jest na tyle wystawiony, że może do niego dolecieć, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba po prostu stara się tak grać swoje i bezpiecznie po prostu ragnąć manę i się nie przejmować tym, że jeleń do niego wleci. No sytuacja ma naprawdę bardzo dobrą w tym momencie. Myślę, że się już poczuł pewnie teraz. A jeleń tutaj musi coś no, wykombinować. Tak, ja witamy wszystkich na czacie, bo tutaj czasami padają zarzuty, że opluwamy czat. Nie opluwamy czatu, oczywiście wszystko czytamy. Tylko no, wiadomo, jaka jest rozgrywka na duelu, w tym też mamy dzisiaj gościa, także no, nie będziemy każdej wiadomości czytać, ale wszystko widzimy w razie czego, także tak, bądźcie spokojni. Mamy na oku, co piszecie, także dziękujemy wam w ogóle za pozytywny odbiór, że ogląda was tak dużo. No mam nadzieję, że się podoba mimo wszystko. Wiadomo, no problemy techniczne tam drobne były na początku, ale chyba nie powinno być problemów dalszych. Dobra, co się dzieje u pana jelenia? Co tutaj się dzieje? Statystyki sobie robi, tak? Na pustyni tarcze. Dalej tutaj chyba walczy, ale na czym? Na tarczy właśnie, no. I stockpile będzie robił jeszcze, no okej. Ma mało garków, więc pewnie dlatego. Zobaczymy, jak wykorzysta te stockpile. Być może będzie chciał starać się odbić tego mida po prostu w późniejszym etapie. W 1-3-7 może, 1-4-7. Zobaczymy, jak to widzi. A tymczasem Inferno w tej aktualizacji dostało boost trochę, nie? Bo wcześniej były 3 duele diabła, a teraz są 4. Pamiętasz tą grę właśnie Glue z Teamem i Team bardzo szybko nadrobił tą przewagę dzięki temu tych smoków. Nie wiem, czy pamiętasz, on otagował w jeden dzień wszystkie te duele diabła i 16 diabłów zrobił szybko, nie? Na przyrost już później. No tak, faktycznie tak było. No.
Więc to jakaś opcja też jest z tymi diabłami. No nie wiem, na razie jeleń wygląda na to, że nie wiem, czy ma pomysł na, do końca na to, co chce robić. Ale z tydzień już znalazł KPK, także możliwe, że zaraz będzie tutaj dosiadł w stronę jelenia. No, groźnie to wygląda dla naszego Polaka, rodaka. No, Archanioł daje tobie pewną inicjatywę, dopóki jeleń oczywiście nie będzie też miał tego Archanioła, to może być pewien, że masz tą ini. Mhm. No i co? No, wtedy chain. Od razu inicjatywa i chain, nie? Do tego trzeba jeszcze kulkę dorzucić, ale widzę, że kulka jest na Bondragonach, więc jakby... Na pewno Stydian jest w dużo lepszej sytuacji, bo nawet jeżeli się nie zdecyduje na atak, to może się tutaj bez obaw bronić w tym mieście. Na tym Mati, powiedz coś, puk, puk, bo tutaj pukają do ciebie na czacie. No właśnie widzę, że dużo wiadomości było. Czy przyszedłem dla jelonka? Nie, jakby tutaj nie ma znaczenia do końca, kto gra. Po prostu zostałem zaproszony do tego spotkania. Fajna okazja, dawno nie komentowałem, pomyślałem sobie, że może warto spróbować odświeżyć trochę ten temat. A okazja myślę dobra, bo ostatnio troszkę się, tak można powiedzieć, zajarałem duelem. Nigdy wcześniej nie miałem za bardzo styczności z tym szablonem, a ostatnio akurat widziałem mecz, czy fragment właściwie meczu Gongwazego, o którym pewnie słyszeliście, gdzie zrobił dosyć fajny trik. Tak, spektakularny. Wystawił się na polu, gdzie zapamiętał układ przeszkód, który był po prostu kluczowy do wygrania bitwy. Trochę mi to zaimponowało. Przyjrzałem się bliżej temu szablonowi i nawet mi się po prostu spodobał. Jest czymś innym. Te walki finałowe są też często dosyć ciekawe. Fajnie się to ogląda i stwierdziłem, że jak nie teraz, to kiedy mam coś skomentować. No, ale tak jak mówię, nie ma znaczenia za bardzo, kto akurat gra. Fajnie, że się udało, że jest jeleń, tak? Ktoś, kogo dobrze znam już z MPK-ów, tak? I z życia prywatnego. Ale to nie jest jakiś kluczowy aspekt. No, mega się cieszymy w ogóle, że udało się taki mecz znalazł, to dostosowany w miarę pod to. A druga rzecz to, że faktycznie Maty się zgodził i chciał właśnie się spróbować w takiej roli jako komentator duela. Mamy nadzieję, że będzie ci się podobało i no, że no, jeszcze trochę z nami posiedzisz. No właśnie, tutaj. Może się jeszcze kiedyś usłyszymy. Właśnie, no. Kto wie, niczego nie zagwarantuję teraz, ale wiadomo, no. Ogląda się fajnie. Myślę, że komentować też można fajnie, jak się już człowiek troszkę przyzwyczai do tego, co tu się dzieje, bo no jednak jest to dużo szybsze niż komentowanie na przykład jakieś H3DM-ki, tak, czy Firewalka, czy Jebusa. Tam jest zawsze sporo takich momentów, gdzie się faktycznie nic nie dzieje, można złapać oddech, przyjrzeć się sytuacji, tak, a tutaj jakby jest non-stop akcja. Także to jest trochę coś innego, inne doświadczenie niż miałem do tej pory, ale też ciekawe. Pączek, możesz uzupełnić trochę naszego toolboxa, naszego narzędzie. Widziałem, że tam Corum Copium wpadło przed chwilą dla Reda. Jelenia. Mhm. Tak. I Stydian ma już trzy książki. Ma KPK, ma KZ-kę i Księgę Wody, więc też możesz to zaznaczyć. No, KPK zaznaczę jeszcze do Stydiana, no i mamy wszystko. No i Stydian zrobił tą kulkę, także... A, to też ją mogę zaznaczyć, dobra. Jeżeli chodzi o czary, no to... Jakby nie wiem, czy wiesz, Mateusz, że chain tutaj jest najbardziej ofensywnym, tak. Nie? Wiem, że najsilniejszym tak, jakby czarem. Bo tutaj najczęściej takie chain wary są na tak, początku. Powiemy wam w sumie, myślę, że możemy, jeżeli tam Mati nie ma nic przeciwko, że w sumie no to Mati jakby wcześniej nie komentował duela, to wiecie, ale że wysłałem mu jakąś tam transmisję poglądową wczoraj i nie. Zgadnijcie co, Mati obejrzał całą transmisję i powiedział, że w sumie spoko, nie? Że podoba mu się i fajnie, no ja się cieszę osobiście, że taki jakby obrót spraw jest, a nie inny, bo mogło się okazać, że o, cała partia to nudnawa dla niego mogła być i tak dalej, a tutaj widać, że Matiemu zależało, żeby się w miarę dobrze pokazać, więc mam nadzieję, że docenicie jego wkład tutaj, zaangażowany wysiłek i no, że go dobrze przyjmiecie tutaj. A tymczasem przechodzimy sobie do jelenia. No i jeleń też fajne statystyki już podniósł, brakuje trochę tej magii. Widać już po lewej stronie jest ten ring, któremu brakuje do setu na życie i możliwe, że jeleń zdecyduje się, tylko jakby te boczne strefy nie są zbyt atrakcyjne, jeżeli chodzi o farmę demona, bo z tego co widzę, na jednej strefie jest konflux,
jakby no żywiołaki się do tego nie nadają, a na drugiej strefie jest nekro, więc nieumarli się też do tego nie nadają. Jedynie co może go uratować, dyplomacja i przyrosty ewentualne właśnie z tych miast Castle, Rampart i Inferno, i te jednostki będzie mógł jakby wtedy mielić na te demony. No to chyba podstawowym problemem Jelenia jest teraz w ogóle brak armii tak naprawdę, no nie? Poza tymi ifrytami tak naprawdę tutaj nie ma jakiegoś wojska. Mhm. Tak, poza ifrytami nie ma wojska, dokładnie. Mamy eliksir. Tak, możesz połączyć go znaczy eliksir Ureda, że już jest. Teraz niech poproszą o łapki, tak, dokładnie. Łapki zawsze mile widziane, także 230 osób na transmisji na YouTubie, także zachęcamy wszystkich, kto jeszcze tego nie zrobił, do zostawienia łapki w górę czy subskrypcji, bo to zawsze pozwala nam wypozycjonować transmisję, no i dotrzeć do większej liczby odbiorców. Tak, jeszcze korzystając z okazji, to powiemy, że naszym sponsorem jest również firma Crux, która ufundowała nam sprzęt tutaj i nagrody dla was, dla widzów, którzy tam będą oglądali tam później transmisję od ćwierćfinału. Także to jest ćwierćfinał. Nie, no myślę, że w tym tygodniu już coś rzucimy. Tam mamy kilka podkładek takich gamingowych XL i myszek, także no, nie jest tego może dużo, ale na jakąś najbliższą transmisję pewnie. Tak, tak. Giveawaya coś damy, nie? Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, przejdziemy sobie do styczenia teraz. No i co? Mamy nadzieję, że właśnie wam się spodoba sprzęt, bo ja osobiście sam kupiłem w ogóle słuchawki firmy Crux i naprawdę mogę powiedzieć, że są dobre. Sami zresztą słyszycie jakby audio tej transmisji, jakie jest. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i tak to wygląda z mojej perspektywy. Dobra, widzę, że Stycian też przymierza się do tego rogu obfitości. No jak najbardziej, jeżeli jest Castle, to szybko chcesz ten artefakt mieć. On daje plus 5 tych wszystkich premium surowców tobie dziennie, także super. Możesz też to od razu u niego zaznaczyć, u Blue Coruncopium. U Blue? Ma już zbindowane. Dobra, dobra, już u Blue, no zaznaczone. Dobra. Jest takie pytanie, czemu Stycian nie rushuje? Stycian będzie starał się tutaj jednak grać pod mida. Ma Castla i ma widocznie pogi zajęte również, bo postawił podwójnie, więc mamy tutaj sytuację dosyć stabilną u niego i po prostu woli sobie wzmocnić się jak najbardziej, po prostu teraz pompować statystyki też przy tym i na tej zasadzie będzie działał, myślę. Chyba nie musi ryzykować, po prostu wydaje mi się, że on jest świadom, że po prostu ma przewagę na tym etapie i może sobie spokojnie pofarmić. Tak jest, tak jak mówicie, zdecydowanie Stydian jest w dobrej sytuacji, ale nie jest też na tyle mocny, nie jest na tyle mocny, żeby po prostu raszować. Gdyby on miał na ten moment z 12 tych archaniołów, dostałby dwie puszki z aniołem i tą właśnie jedną z archaniołem, zrobiłby to jeden stack, myślę, że wtedy by się decydował na taki rush, ale no te trzy archanioły, które można szybko zabić właśnie jakimś czarem, czy przyjąć też nad nimi kontrolę hipnozą, no trzy archanioły to zdecydowanie za mało, także tak. Stydian jeszcze trochę się pokręci na pewno wokół tego mida, nie? A on też nie jest świadom na przykład jakie wojsko jest tu Jelenia i po prostu to sprawia, że te statystyki, które sobie zrobił szybko Jeleń, sprawia, że po prostu przeciwnik jeszcze w niego nie uderza. Pączek apelują tutaj do ciebie na czacie, że Blue ma KZ. Dobra, no to ja już tam zaznaczam. A Pączek reklamuje Kruxa. No. No, Pączek musiał się tylko podzielić opinią o sprzęcie. To też nasz, to jest polski producent sprzętu gamingowego, także wspierać tutaj tak, jak najbardziej fajnie. Trzeba docenić sponsorów, że są takich, że dają. Dostaliśmy donate'a właśnie. O, Goczor, dzięki za wsparcie. GOCZOL 20 zł. Czeska bestia wyjedzie z turnieju na Złotej Gęsi. Dzięki Goczo. Gratuluję udanego turnieju. Nie zobaczyłem. Goczo napisał, że gratuluję udanego turnieju i że czeska bestia wyjedzie z turnieju na Złotej Gęsi. Także bardzo nam miło, dziękujemy. Że nie odleciał jak Aladyn. Ta gąska, taka jakby ta nasza logo wygląda jak taka złota właśnie lampa Aladyna. No i dobra, u Blue mamy też kazetę, czyli on ma wszystkie książki, Stydian. Okej, Stydian ma wszystkie książki. Kapitan Planeta. No,
Magii nie ma wszystkich, ale księga ognia ma też? Ma księga ognia, okej. Ma księga ognia, no. Okej. Mamy na toolboxie od tej wersji ikonkę All Spellek też, bo jakby tutaj są na duelu All Spellki. Ale no jeszcze żaden z graczy nie ma. Nie wiem, czy nawet Wisdomkę ktoś... Nie, Wisdomki nie mają, nie także mają. Nie będą na pewno po to grać. Grala możliwe, że znajdą, no bo to jest opcja taka. Co ciekawe w ogóle odnośnie Grala, to jest tak, że jest tylko jeden obelisk na mapie, więc jeżeli znajdziemy ten jeden, to już mamy informację, gdzie on się znajduje. Ale z Gralem jest tak, że on może się znajdować wszędzie. Można wiemy startowe. Obelisk? Wiemy, gdzie się mniej więcej znajduje? Obelisk jest zawsze na pustyni, ale gdzie, okay. To nie wiadomo, ale jest na pustyni. Ale na pustyni, dobra. I jest oczywiście broniony, nie? Jest tam guard, dokładnie nie wiem, czy 40k, coś w podobie do Breaka, nie? To taki trochę mocniejszy jest ten guard. I no i co? No jakby niby jeden obelisk odkrywa tobie całego Grala, ale na duelu to jest tak, jakbyś na innym templu skipnął całą turę, nie? Tak, musisz zastanowić mieć Hirkan. Więc jakby uważam, że MKC to fajnie przemyślał. I jest to dobrze zrobione. No i mamy u Reda kopię i kaczkę, także full eco. U Blue z kolei brakuje, myślę, tego, że chyba nie ma kaczki jeszcze. Ale to zaraz sobie zobaczymy. Tak, Styrian już sobie nawiłeś, że patrzę, gdzie jest jeleń i jakie strefy kontroluje. O, jeszcze znalazł jednego poga. No i chyba o to chodziło. Taki był chyba jego plan. Idealny timing, 1-3-7, także w sam raz na poga. W ogóle bardzo rzadki widok, to jest też śmieszne uczucie, że jest awans, a no już nie ma miejsca na skille i żadnego skilla nie dostajemy w propozycji. Jednak normalnie aż tak nie zapełniamy sobie tych umiejek na bohaterza. No zazwyczaj jest tylu bohaterów, że ten ekstra jest rozdzielony, nie, na wszystkich, a tutaj jakby jest sporo walk, te walki też, jakby te wojsko jest dość duże, no i ten ekstra wpada, nie. Ale fajna turka tutaj u Stygiano, ona zbudowała double castla w castlach, jakkolwiek to nie brzmi, zamki w zamkach, co umożliwia mu dodatkowy przyrost aniołów plus jeden, więc też fajnie. Ale czy on dwa razy anioły zbudował? W jednym i drugim mieście mu się udało? Tak. Wow, to super. No ten... Zobaczcie w ogóle, jak dużo siedlisk tutaj jest i kawalerzystów. I te anioły chyba z 2-3 zajął. 2 na pewno ma, nie? Czyli na 4. tydzień Stygian będzie bardzo mocny. Tak. No. Na czacie piszą, a propos Grala właśnie, że na cetkę i Stronga najlepiej budować, no czy w castlu ten Graal aż tyle daje? Wiem, że chyba daje dowodzenie dodatkowe, nie? W sensie morale chyba. Tak, 2 morale, no to działa jakby wszędzie na mapie, nie tylko jakoś w mieście, więc no jest to całkiem fajne. To też dobrze wiedzieć. Jakby ja uważam osobiście, że na duelu najlepszy jest Graal w towerze, bo jakby masz wzgląd na całą mapę i też pod względem dyplomacji ewentualnej, czy widzisz, gdzie jest przeciwnik, gdzie są właśnie siedliska, duele, których chcesz szukać, więc taki szybki Graal w towerze na pewno też daje super informacje. Ciekawy koncept. Ja osobiście lubię w Dungu też Graala, bo daje ci plus 10 SP chyba. Z tego, co tak, tylko to dotyczy już wyłącznie walki w mieście, no nie? Tak, ale jeżeli dunk jest na środku, no to wtedy można broniąc mieć tego spellpowera więcej. Także ciekawa rzecz, no sytuacyjne są te grale tak naprawdę. Jego właśnie spellpower na duelu już jakby im później, tym traci na wartości. Raczej później jest to wojna, wojsko na wojsko, wtedy w grę wchodzą sety ogra, czy jakieś shieldy, są skiny bardziej prot from fire, takie zaklęcia, niż jakieś chainy, czy żywiołaki powietrza. Chociaż rzeczywiście zdarzają się takie walki, że jak już to wojsko jakby się wykruszy, no to wtedy już do gry te żywiołaki też wchodzą, nie? Ale przeważnie jest to już na takim typowym lejcie, to już wtedy porzuca się jakby ten koncept magii i jest ta walka na wojsko typowa, nie? Styrian już ma całe full staty w sumie przygotowane. Natomiast nie zakłada jeszcze wszystkiego, na razie stara się tutaj pokazywać trochę gorsze statystyki też może, albo po prostu chce sobie więcej many po prostu zregenerować raczej to drugie. Natomiast jelenia, brakuje hełmu jeszcze i chyba tabardu z tego co kojarzę. Jelenia też nie zanosi się na to, żeby on farmił, żeby w ogóle chciał farmić te demony, bo nawet pitlordów nie kupił. Jakie są naszym zdaniem najlepsze zamki na pustyni? Na środku, pyta Kolcze.
Moim zdaniem Stronghold. Ale no, to może Żużel niech się jeszcze tam doprecyzuje. Bo... Ja uważam, że Stronghold jest mocny, zwłaszcza, że bolączką Stronga, grając jako startowe miasto, jest to, że Shiva czy tam Krellion nie mogą dostać magii wody, przez co te behemoty są trochę słabe, jakby później w lejcie nie można ich gdzieś teleportować i no, nie są takie mobilne. A grając właśnie takimi uniwersalnymi bohaterami bardziej i dostając na środku taki Stronghold, gdzie są puszki z behemotami, gdzie jest ich aż 8 nieulepszonych, no to ja właśnie ostatnio przedwczoraj, co grałem z arytmetycznym, no to dwie puszki takie z behemotem, 16 behemotów, jak to szybko ulepszysz, znajdziesz set do życia, no już jest prawie po grze, nie? A Mati, jeszcze ciebie zapytam, tak w ogóle a propos tego, jaki też chciałbyś zobaczyć tak ewentualnie zamek na pustyni, czy masz jakiś taki swój jeden, który ci... Nie, szczerze jakby nie mam jakiegoś tutaj jakichś oczekiwań i preferencji, jeszcze nie zdążyłem sobie tego wyrobić nawet, że tak powiem, w mojej historii duelowej, także i no jest mi to w pewnym sensie obojętne. Rozumiem. Ja lubię zawsze oglądać, ale to nie tyle co nam idzie, co startowo jak ktoś gra Necro. Zawsze lubię jak jest Necro wtedy, bo tam różne są opcje na gameplay. Można właśnie zagrać i pod farmę szkieli, można pod te konie zagrać, można trochę pod smoki zagrać. Te smoki też fajnie można właśnie też przemielić, czy jakieś hydry z dyplo, czy z puszek, cokolwiek, nie? Dobra, jest połączenie, bo nie słyszę was. Jest. Aha, dobra. Ja się skupiam po prostu, bo tak mi chwilę patrzę... zacięło streama i myślałem, aha, że po prostu coś się stało. Ja sobie po prostu patrzę, czy Ivor ma logę, ale nie ma logi, także on rozwinął wszystkie umiejętności i opluł logę, więc to jest takie moje spostrzeżenie tutaj, dlaczego w toolboxie nie ma jeszcze tej logi. No i wydaje mi się, że miał prawo tak zagrać. I na Twitchu i na YouTubie padł ten sam komentarz, jak poruszaliśmy właśnie tutaj kwestie miasta na midzie, że ludzie chcieliby zobaczyć faktory. Tak, no właśnie teraz żałuję, że ja tego nie powiedziałem, jak mnie zapytaliście. Czuję, że tak jakby zawaliłem robotę. No. Straciłeś okazję, no. No właśnie, Mateusz tutaj ma wiedzę o faktory, kappa oczywiście, że wie, kiedy będzie. Ja wczoraj oglądałem filmik, Mateusz, ten tajni sekrety, tajniki walki i zauważyłem, że tam na początku stoi ten Goliat, czy jak on się nazywa, tak, który tak, byłem ciekawy, jakby skąd ty to go tam wziąłeś, czy to jest jakiś filmik, czy To było takie trochę prawo, bo to nie była jakby stricte jednostka w tym filmiku, tylko to była jak grafika tylko, samej jakby nie dało się zaatakować nawet tego oddziału, to po prostu była grafika, którą faktycznie dostałem od Hot Crew, bo no potrzebowałem czegoś tam tych grafik wcześniej i po prostu stwierdziłem, że tak wrzucę go taki bait na filmiku, tak, że niby tam już mam dostęp do tych jednostek. Właśnie ja to zauważyłem, bo tak ja już widziałem ten film oczywiście wcześniej, bo on już trochę ma i jakby nie rzuciło mi się to wtedy w oczy, a wczoraj to oglądałem, mówię, skąd ta jednostka tu jest, nie? To był taki mały smaczek, ale to faktycznie była tylko grafika, także no, nie mam niestety dostępu do jednostek z faktory. No, widzimy, że tutaj Stecian biblioteki zbiera, także będzie chciał teraz statystyki pompować widocznie. I jeszcze sobie anioły tutaj ulepszę na środku. No, już jest trochę tych archaniołów, już nie aniołów, tylko archaniołów, no 13 właśnie. Archaniołów. No, jak to jest armią, to jest daleko jakby do przodu względem jelenia. Szkoda, że Stydian, nie, czekaj, Stydian ma Księgę Ognia, okej, chyba, że już sprzedał, bo nie widziałem teraz, ale... Nie wiem, czy był tam u sprzedawcy, chyba nie. Księga Ognia się przydaje na duelu do Sacrifice'a, jakby tutaj nie ma Resurrecta, a Sacrifice jest naprawdę bardzo silny. Można przywracać z takich, można powiedzieć, śmiesznych staków bardzo dużo wojska, nie? Nie jestem pewien, czy jeleń dysponuje Księgą Powietrza, czy Księgą Wody, więc oznaczyłem Księgę Wody, żeby tutaj nie wprowadzić w błąd. Ale no wolę to powiedzieć po prostu, żeby tam nie było potem pepegi. Jeleń nie ma Księgi Wody, ma Księgę Ognia, Księgę Powietrza i Księgę Ziemi. Okej, dobra, pokażę. Księga Powietrza to była, czyli zrobiłem jednak błąd, ale dobra, to dobrze, że to zauważyliśmy. I wystawia się chyba tutaj, albo chce coś ukraść po prostu przeciwnikowi. No wygląda na to, że zostanie tutaj. Chyba zostanie, bo już mu nie starczy ruchu nawet, żeby się cofnąć. No, więc kto wie, czy Final Battle zaraz nie będziemy mieć. Całkiem możliwe. Wydaje mi się, że z tydzień w niego wleci.
Zwłaszcza, że jeleń też tutaj gra set do życia, a nie speeda, więc to jeleń będzie tutaj miał inicjatywę, jeżeli... Zobaczmy, rzuca i widzi, że jest jeleń już na pustyni tutaj wystawiony. Mhm. To będzie decyzja o ataku? No, pańska jest znacznie lepsza tutaj u jelenia. Nie, u Stygiera, przepraszam. Także wydaje mi się, że tutaj będzie miał lepszą sytuację. No, ale zobaczymy. Tak, 13 archaniołów to jednak jest coś. Chyba tak, bo tutaj już kombinuje, jak tam się dostać. Tak, musi tutaj dobrze skoki. Jeszcze ten bibliotekę się zgarnie przed atakiem, nie? No, fajnie się ułożyło dla niego. Tak, jest FB. Tylko jeleń ma 42 spell powera, trochę dużo. Jakby. Tak, pieska słychać. Przepraszam, no, zapomniałem się wycieszyć, bo pies czasami po panelach chodzi i tam słychać. U mnie jak troszkę śmiałknięcie usłyszycie, to też mogę nie mieć na to wpływu. No dobra, mamy walkę. Mhm. Dobra, no to zostańmy sobie właśnie tutaj u Stygiana, bo to on tutaj pierwsze zaklęcie rzuca, ja postaram się zmieniać. Szybko dodam właśnie, że to jest coś fajne w duelku, że jak już mamy walkę, to już wiem, że to jest koniec i nie będzie takiej szarpaniny z uciekaniem, wykupywaniem się i przedłużaniem walki, tylko faktycznie jest FB i wiemy, że poznamy za chwilę zwycięzcę pierwszego meczu. No. To może być ciekawa walka, jakby ten Chain Lightning nie bije aż tak dużo, wbrew pozorom tego co widać, i poszło od razu uderzenie Ifryty. Jestem ciekaw, jaki cast użyje jeleń. Dlatego przełączmy sobie do jelenia, zobaczmy. Tutaj widzimy, że jeleń też ma Chaina, tylko że on ma więcej spell powera niż przeciwnik. Natomiast no, tutaj z kolei u Stygiana jest więcej tych archaniołów, więc ten jeden Chain na pewno nie wystarcza. No jednym chainem nie pozbawia go inicjatywy, nie? Czy no, pozbawia? Czekaj, bo dał weighta nie jest jeszcze, więc... To... I też dobra, fajna decyzja o kupieniu balisty, bo to zawsze jest ten jedno ogniwo w tym łańcuchu, które... Ej, właśnie. Przyjmuje cios. Nie zwróciłem uwagi nawet na to, no. Właśnie no dlatego zaprosiliśmy tutaj Matiego, żeby takie niuanse wyłapywał. No jestem ciekaw, jeden trochę grał tych arenek, on takie walki... Czasem fajnie potrafi rozkminić. Ma Berka do dyspozycji, ma jakiegoś Sacrifice'a, może coś tu zobaczymy jeszcze, jakieś zwroty. Na pewno Berserk byłby bardzo mocny na tych Crusaderów. Jakby tylko ten Pikinier tam przeszkadza, nie? Żeby double hita w elfa uderzyć, no to naprawdę bardzo dużo by ich mógł skasować wtedy. Chat pisze, że jeden ma set do HP założony. Mi się wydaje, że obaj mają założony set do HP. Zaraz to możemy mieć podgląd na to w jednostkach, na pewno. Tak, bo... Stygian ma na pewno. Stygian ma, bo już było widać, że Archanioł ma 300. O, Donate'a dostaliśmy kolejnego. Od Yashira. Także możesz się sobie tam przeczytać, ja nie będę czytał na Yashir, a nie Yashir. Chyba Yashir. 20 złotych. Yashir, no. Nie ma uciekania od pytań. Czy projekt mapków kiedyś wróci? Póki co najlepszy turniej w Hirkach i szkoda byłoby go stracić. Mamy Chaina w Archy, mamy już... Mhm. Jest do ciebie pytanie, Mati, z Donate'a. Nie, wiek? Tak, czy projekt MPK-ów kiedyś wróci? Póki co najlepszy turniej w Hirkach i szkoda byłoby go stracić. To jest dożywotnie pytanie. Chyba. Nie mam niestety łatwej odpowiedzi na to pytanie. No, na tym etapie nie wiem. Jakby nigdy nie mówiłem, że nie wróci, ale też nie obiecuję, że wróci. Jakby... No. Gdzieś tam z tyłu głowy mam, że kiedyś chciałbym tak jeszcze to zrobić, no bo to była naprawdę, myślę, fajna inicjatywa, ale to też jest olbrzymi wysiłek i po prostu tyle godzin poświęconych, że czasem ciężko po prostu już znaleźć w życiu moment na zrobienie czegoś takiego. Tak. Myślę, że dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to ten do szerszego grona może też trochę trafi i już nie trzeba będzie tych informacji na jakichś forach szukać i jakoś tam pytać częściej o to. Dobra, muzykę muszę odpalić, bo chyba się przerwała, także dajcie mi sekundę. O, już powinno działać. Dobra, zaraz zacznie się druga runda i ja nie wiem, czy Stygian nie stracił inicjatywy na następną turę, jakby przez to, że zwojtował tym archaniołem. Właśnie na to wygląda, że może inicjatywę faktycznie straci. Tak, to jest zawsze taki ten bait. Czasem jak ludzie nie mają doświadczenia w tego typu walkach, rzadko są tak zacięte FB jednak na tych mapach nieduelowych, to zapomina się o tym, jak ta inicjatywa się rozkłada i że to waitowanie czasem jest trochę taką pułapką. No tak, jednak jeleń ma teraz inicjatywę, czyli przez tego waita Stygian stracił, tak, nie? Tak, no bo tak, jednak tak. Jest to naprzemienność, także... No,
I co, i mamy, czy będzie Berek w... Tylko jeśli on teraz rzuci Berka, to i tak Stygian zdąży na to zareagować, nie? Nawet mógłby sobie po prostu to zdispelować, czy tam skurować. Mhm. Tak, to nie jest chyba jeszcze moment na spela. Wydaje mi się, że Jeleń tu może czekać właśnie jeszcze z czarem, żeby... No tak, Berek może nie być faktycznie najlepszym zagraniem. Jakby ja też uważam, że on nie powinien jeszcze teraz pokazywać, że on ma tego Berka. Tak. Że jeszcze powinien z tym trochę poczekać. No, to też dobre pomysły tutaj lecą. Teraz Jeleń też pewnie chciałby tym archem się ustawić jakoś fajnie, żeby on nie przyjmował... Bo teraz jakby rzucił czaj na Stygian, to może dość dobrze uderzyć po tych jednostkach. A jakby tego archa jakoś schować, to też Stygian by ryzykował, że walnie w swojego archanioła. Albo w jakieś tam inne swoje jednostki, więc to myślę, że jest dosyć kluczowe, jak ten arch będzie stał, ale jednak tutaj... No bo teraz jakby puścić Chaina gdzieś tam od archów albo od Crusaderów, to myślę, że... Możesz połączek na Stygiana przełączyć, bo on... Tak, przełączyłem. Ja tutaj przełączyłeś. Okay. Staram się przełączyć tutaj co gracza właśnie, jak wykonałem jakiś dany ruch, także... Tak, i widzimy, że też już celował sobie tym Chainem, czyli faktycznie myśli o tym... Jak tego puścić Chaina? Ale nie wiem, czy Wade tutaj ze strony Jelenia tym aniołem, archaniołem był najlepszy. Bo wydaje mi się, że nawet zagranie Chaina po to, żeby zniszczyć archanioła przeciwnika i stracić swojego i trochę swojego wojska, no to chyba byłby troszeczkę lepszy. Po prostu przez to, że ja nie widzę innego zagrania, ale to wydaje mi się, że Jeleń ma jakiś plan chyba idący za tym. Tak. No mi się wydaje, że on ciągle tutaj szykuje jakiegoś Berserk Trapa. Mhm. Wyczekuje ten, wie, że przyjmie pewnie Chaina, bo ten Chain jest bardzo kuszący. Ale no, Stygian tutaj, no, jak to powiedziałeś, kuszący, to taką minę zrobił właśnie, że faktycznie no tutaj... Głupio byłoby nie walnąć, ale... nie? Cały czas go kusi ten Chain, bo co odpala książkę, to... To klika, to sprawdza. Jakby, nie wiem, czy Stygian założył Księgę Ognia na tą walkę. Ciekawe jakby, bo pod względem sacrifice'a, czy ma... Dobra, zabił Archanioła, poszedł jednak ten Chain. Tak. I zabił też drugiego, więc tutaj jest inni. Mhm. Już na Archu. To jest trochę problematyczne, bo teraz ten Berserk Trap ciężko będzie to zmieścić. No to wydaje mi się, że ruchem byłoby na przykład, nie wiem, próbować tymi jednostkami pójść bardziej w lewo. I wtedy, nie, no dobra, to Chainem też ciężko by było. Zobaczymy, co tutaj zrobi. Może Sacrifice pójdzie od Jelenia na Archanioły. Tylko to też nie jest do końca chyba. Berserk teraz. Okej, i zostawię wtedy... Tylko, że teraz jeżeli pójdzie Berserk, to nie wiem, czy Stygian w następnej rundzie... Chainem nie skończy? Chociaż nie, skończyć nie skończy, bo jest dużo, dużo monków, tam jest 65, nie skończy tego. Mimo teraz Berserk chyba jednak to jest przegrana wtedy. Mm-hmm. To chyba nie jest najlepszy ruch. Chyba Jeleń, nieważne jak dobrze by teraz nie zagra, to już jest w przegranej pozycji. No jest problem, bo jest te 6 archów, które coś trzeba z nimi zrobić jednak. A no nie złapiemy ich w Berka no. Samych. No przewaga Stygiana jest tutaj za duża, jeżeli chodzi o wojsko. No już nawet rozważa Chaina czy Bolta po prostu bezpośrednio w archy, no bo wie, że to jest kluczowe, żeby się ich pozbyć. Tan jest 0-0, tak jak tutaj na czacie padają pytania, czy będzie next będzie, bo to jest best of 3, także no jeżeli... Wow, moral wybudził elfa, ach. No właśnie, to dowodzenie tutaj przydało się. Właśnie po to on wziął na początku gry to dowodzenie. To jest to, co boli właśnie przy Berserku, że jeżeli Stag dostanie moral, ach, no to już jest trochę szkoda. No, ale patrzcie, bo on Stag specjalnie opluł wtedy Armorera i wziął literkę ponad to, nie? Ja na przykład brałbym Armorera, bo tak zawsze idę tą logiką, że Armorer lepszy, nie? I tak według mojej oceny. No a tutaj się okazuje, że jednak niekoniecznie. Znaczy, czy Stygian tego nie kończy Prajerem w następnej turze? Prajer i dostaje inicjatywę i tym elfem i też Monkiem? Mm-hmm. Tak. Tak, to już chyba tak naprawdę opcji jest kilka, żeby to skończyć. No. Jeleń nie ma jak tego wyciągnąć tak naprawdę. Powiedzcie mi tylko, jak będzie kolejna gra, to te miasta są wykluczone? Tak. Okay. Nie będzie już tych miast. Okay.
jak nie będzie tych miast, to też bachtorowie zupełnie inni, no wiadomo. Znaczy jest przede wszystkim wtedy ciekawiej, nie? Bo kolejna gra, jakby też gracze mogą pokazać się z innej strony, nie, że ktoś tam jedno miasto... No tak, jest prayer. Okay. Mhm. No. Ale tutaj widać, że właśnie Mati potrafi przewidzieć to zagranie jelenia, no tutaj... Ewidentnie ten skill arenki się pojawia tutaj na duelu. Jest krecik na ekranie. Nie wiem, czy jest perspektywa teraz? Tak, tego, jest tutaj, nie? Perspektywa. Macha do nas tutaj krecik. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. Pogłaskał tam tego Stygiana. Pipoglada mu zrobił. To się nie, jakoś inaczej. Pipopac? Nie pamiętam, jak się ta emotka nazywa. Taka, że właśnie tak pac-pac robi, tak. Pipopad chyba. Tam Pipopad, widzę, że ktoś tak. Tygiana tego używa. Okej, okay, sacrifice u jelenia idzie. Mhm. I możliwe, że mam opóźnienie, ale po... No i właśnie i nic w sumie z tego nie wynikło. Nic z tego powodu. Ale zrobił. Ale zrobił. Dobrze, mamy to. Mamy 1-0 dla Stygiana. Także ja już tam ustawiam sobie w toolboxie. No i co? I zaraz zobaczymy tutaj, kto to i spotkanie. Coś. Szybszy break na pustynię, szybsze sfarmienie tej pustyni okazało się, bo tutaj kluczowe. I piątkę tak, przebili tak. Z krecikiem, także super. Przede wszystkim tempo tutaj. Ja wykorzystam ten moment, że jest króciutka przerwa, idę uzupełnić napój, skoczy do toalety i... Pewnie, dobra, tak. Spoko, czekamy. No, jest kow! Jest kow, widzowie. Wszyscy na szacie, wszyscy kow, widzowie. To ja zacznę. No i co? Licytują tutaj, ja obstawiam, że o tego kowa polecam trochę, nie? Tak do 3K. Ale zobacz, tak jak poprzedniej rozgrywce to co powiedziałem, że jak jest atrakcyjny mit, to właśnie wtedy jest wyścig. No i często, bardzo często jest, że kto wygra ten wyścig od tego dobrego mida, oczywiście muszą wtedy tobie też puszki, no jest na to wiele czynników się składa, ale no ten wyścig o mida okazał się kluczowy, nie? Dobra, oznaczyłem tutaj wszystkie artefakty już. I za ile tam dobra, było? Dobra, dość tanio, z tego co widziałem nawet nie doszło do 3000. Jeleń okay. Bierze Red Fafner. Zaraz podyktuję tobie jak to jest. Minus 3700 Red Fafner. Dobra. To jest jeleń, nie? Dobra, to ja już sobie tam zapisuję. Okej, okay, czyli podobny trend jakby wcześniej w sumie tak naprawdę. Czyli jakby kolory bez zmian, jeleń zostaje redem, Stygian blue. Okej. Okay. Minus 3700. W ogóle zobacz, jeleń kupił Fafnera. Czyli tutaj była licytacja tak. W ogóle o... Aha, dobra, to trochę zmieniło mi... O, w ostatniej gierce jeleń właśnie tym Fafnerem wygrał z Leksiem i uchronił się trochę przed Rushem. A powiedz mi Stygian tam, zobaczymy. Ołwacka wziął, okej. Okay. Ołwaczys, no. Ołwaczysa. Dobra, także... Dobra, tak jeleń puścił jedynki. Zobaczymy, co u Stygiana się dzieje. Mhm. Zobaczę jeszcze tylko pierwszą turkę jelenia, co ma na gwarcie. Goblinki, dobra. Znaczy grebliny. Grebliny ulepszone. A z kolei tutaj mamy majtki. Mm-hmm. Jakby już teraz decyduje Stygian o tym, czy będzie restart. No będzie restart, bo nie dość, że gwart nieatrakcyjny, to jeszcze cały rozstaw tego bunkra jest też niezbyt ciekawy. Okej, okay. A czy coś jeszcze powinienem uwzględnić tutaj w toolboxie? Chyba nie. No nie, bo żaden z bohaterów nie ma scoutingu, w razie czego to ja tobie będę mówił, nie? Jak ktoś tam wpadnie. Dobra, dobra. No i co, jesteśmy u Reda. Jeleń tutaj nie widzi jeszcze, co ma na kopalni. Na razie mu się jeszcze aż tak nie spieszyło widocznie. Mm-hmm. Chyba propozycja... tak, gremlinę ma ulepszenie. Propozycja jaka? Księgi ognia, księgi aha. Ognia, sadki. Magii ognia, no. A ja jestem z powrotem jakby coś. Aha. I dostał artefakt taki, no powiedział średni. Zawsze z tym artefaktem jako bonus to jest trochę taka loteria, bo możesz dostać total taki bezużyteczny artefakt, a możesz dostać artefakt jak chociażby plus speed, nie? Plus jeden speed to jest bardzo... Teraz się skupmy na chwilę, bo tutaj jeleń wchodzi do chatki i widzi co jest na środku. Widzimy, że na bocznym jest Inferno, a na środku jeszcze chyba nie wiadomo. Flux tak, chyba ja jest. Też nie zdążyłem żadnego duela zauważyć. Bo na śniegu, w górnym prawym rogu jest miasto Fluxa bodajże. A tam nie może być Flux, bo Flux jest, wiesz, na dole po lewo.
Więc jak są dwa fluxy na biomie, padło to pytanie, znaczy, to tutaj tak, z Twitcha, co takiego ma Fafner, że się opłaca go brać, Skolar jest skinem w plecy. Tak, to jest prawda, że Skolar to jest skill jakby w plecy, zwłaszcza Fafner na lejcie na tym traci, ale na początku Fafner jest bardzo silny, po pierwsze ma haste'a, którego nie ma na duelu, co jest bardzo fajne, ma ma speckę do nag, no i jest 7 dueli nag tutaj na tej strefie towera. I na mas hejście bardzo łatwo robi się cyklop stockpile, które jakby jest potrzebne do zbudowania w drugim tygodniu double builda nagi. No i ma też interferencje, a na tej wersji duela zostały dodane artefakty do interferencji. No i można ją obniżyć przeciwnikowi, jak kojarzę z wszystkimi artami, chyba aż o 75%. Czyli jakby można się przed tym chainem dość mocno uchronić. I to jest taki bohater, który no naprawdę zyskuje na sile właśnie do takiego początkowego, czy też środkowego etapu gry, nie? Bo później wiadomo, że na lejta ten Skolar wadzi, nie? Że on jest. Jesteśmy u stadiona teraz i widzimy, że w czwartym dniu zdecydował się wyjść z bunkra startowego i zająć Fluxa. Co jest ciekawe dosyć, bo że znowu mu się udaje w czwartym dniu, bo to dosyć szybki wynik. Do niektórych nie będzie normalny, a dla mnie na przykład ciężko. Jeleń też wyszedł w czwartym dniu, tylko on już nie zdąży zająć miasta, ale tylko wyszedł na powierzchnię. Okej. Okay. To tak jeszcze pokazałem tak kątem oka i wracamy sobie do Stygiona. No w ogóle też zabawne, bo akurat to jest dokładnie ten matchup, który wczoraj oglądałem z pojedynku Leksiawa z Jeleniem, też z turnieju. Właśnie dokładnie Kołf VS Fortress, Jeleń grał Fafnerem, Leksiaw grał Eowackiem na Kołwie, także takie déjà vu trochę. Nie wiem czy widzieliście, ale jest bardzo łatwa złota gęś na biomie Stygiana. No widać tutaj. Magmy. No widać. Także fajny artefakt, jest to na pewno dosyć istotny artefakt na wczesnym etapie gry. Także no, zobaczymy. Czy co do tego, co powiedziałeś Mateusz, no to właśnie Pączek też się zdziwił, że Jeleń wziął Fafnera. No właśnie też mu przytoczyłem ten przykład, że miał taką grę z Lekciem, gdzie Lekciu go rushował i Jeleń się wybronił. Wręcz można powiedzieć, że to on zaatakował w ostatniej chwili i wygrał ten pojedynek. Także tam golemy jak zaważyły na tym zwycięstwie głównie też. Tak, tam z tego pamiętam ponad 100 tych golemów się zbrała. No one w early są naprawdę problemem, jakby nie można ich tym chainem zabić i jak masz dobre statystyki, no to one też trochę damage'a ustoją, nie? Takiego fizycznego. Dobra, no tutaj będzie raczej budowa gildii bezproblemowo, dokładnie, więc przejdziemy sobie tutaj już do Jelenia. A u niego lampa na ziemi, lampa zawsze fajny bonusik. Ale ominął ją na razie, nie wiem czy się wróci jeszcze po nią, czy... Wiesz co, z lampami jest tak, że dopóki nie masz kasy, żeby wykupić te dżiny, to ciężko jest po prostu po to się schylić, bo chcesz jeszcze gridy zbudować tutaj w towerku. Tak, no i miasto przede wszystkim, tak? Chciał zająć, nie chciał ryzykować, że pewnie nie dojdzie. Ale potem lampę na pewno się wróci. Chyba, że będzie za daleko, no to zobaczymy. O, tutaj nieważne czy się na nadze, czy na gergulcu odciążę też, bo ma tyle samo speeda, dzięki temu, że gra Fafnerem. No i zostajemy sobie u Jelenia, tutaj jeszcze tą turkę zobaczymy, co tutaj pokmini. Olał logę, napisał czat. Okej, to dobrze wiedzieć. No, wydaje mi się, że oplucie logi na wczesnym etapie nie jest niczym złym, bo wolisz dobić szybko ziemię czy powietrze. A opcjonalnie, jeżeli wiesz, że czekacie dużo expienia bohatera, no to wtedy możesz tą logę, myślę, wziąć na szybko. Pytanie, czy na duelu scouting jest poważany, czy nie ma sensu brać? No, jeden w sumie chyba z najlepszych skilli, tak? No, mam jednego bohatera siłą rzeczy. Nie da się scoutować jakby tego terenu efektywnie, więc każde dodatkowe kratki do zobaczenia na mapie myślę, że są bardzo wartościowe. Tak, tak, scouting to jest, można powiedzieć, kluczowy skill na duelu, którego się szuka wręcz. Także niezbędny. No. Da się czasami bez niego zagrać, ale jest bardzo ciężko. No, na pustyni nie widzimy aż tyle. To jest dwa razy mniejsza widoczność. A no, bardzo... Zgranie po macku trochę. Jest powietrze. Tak, ja już tam zaznaczam. Dobra. I kolejne duel nagi chyba będzie robione, czy jeszcze nie? Nie, na razie robi Kraśka. Okej. No rozmiar nie największy. Nie wiem, czy by Maxi zrobił na tym wojsku. Ale wydaje się. No, jakby jakieś morale były, to mógłby być problem. No. Nie, dlatego fajny rozmiar w sumie wyszedł. Szybko zrobi też, mniej tej mera straci.
Tak, ale no to... duel też jest dosyć ciekawy motyw z tym zarządzaniem timerem i z tymi walkami, bo mamy bardzo mało czasu na walki. Tak, to jest 15 sekund, jeśli dobrze tak, pamiętam? Tak, 15 sekund. Tak, tak więc jakby zawsze te walki dłuższe już nam pobierają z timera tego zebranego. Więc jest tak, taka decyzyjność, no nie? Kiedy tutaj skipnąć już walkę i pozwolić dokończyć AI, a kiedy jednak coś tam jeszcze się pomęczyć samemu, ale za cenę timera, więc to jest ciekawa decyzyjność. No, to też jakby uczy takiego zarządzania ruchem, jakby na początku tury. To jak sobie zaplanujesz turę, co będziesz robił, albo na co sobie ten timer ewentualnie zostawisz, ma znaczenie. Timer zwłaszcza należy zadbać na tych początkowych dniach, bo jakby wtedy te ruchy są dość takie proste do przewidzenia i wiesz, gdzie idziesz. Odkrywasz mapę, idziesz tam, tagujesz jakieś duel nagi, a już jak już w lejcie jesteś na pustyni, no to zastanawiasz się często, gdzie iść, jakby robić smocze utopie, nie chcesz tego wojska tracić i wtedy ten timer jest tutaj bardziej potrzebny, nie? Trzeba się starać właśnie na biomie szybko to wszystko robić, żeby jak najwięcej nastakować tego timera na lejta, nie? A to w ogóle taka w sumie dosyć ciekawa rzecz, bo właśnie rozmawialiśmy o tym scoutingu i o tym, jak te każde kratki jednak w widoku są ważne, a Jeleń właśnie w towerze postawił Lookout Tower, tak? Czyli dosyć rzadko widziany budynek, no, który właśnie zwiększa nam zasięg widzenia od tego miasta, od tego towera. Tak, na duelu... to pokazuje, jak to jest potrzebne, żeby po prostu wiedzieć, co jest gdzie. Na duelu często się właśnie gracze decydują na ten Lookout Tower dosyć wcześnie, bo daje bardzo dużą wizję na obraz tego, co się wokół dzieje. Można jakieś łatwe puszki znaleźć dosyć szybko, czy banki z goldem. Także jest czy to... duele nagi, których szukasz też, nie? Właśnie, no. Sztydzian ma bardzo dobrą sytuację, bo ma 12 knowledge'a z tą intą eowacka, czyli już bardzo sprawnie może po mapie się przemieszczać i na dodatek ma double the deka, bo już tam jeszcze expert R jest, nie? Czyli super no, sytuacja. Podwójne skoki, inteligencja też bardzo tutaj dużo many daje, więc naprawdę fajnie to wygląda. No i teraz też tutaj mamy powietrze, okej, okay, czyli powietrze u jednego i u drugiego w takim razie. Natomiast nie wiem, czy któryś z graczy tam dysponuje innymi rzeczami z toolboxa właśnie, które powinniśmy zaznaczyć. Nie, jak będzie coś zauważę, tobie powiem, lub jak czat nas okrzyczy, jak czegoś nie zaznaczycie, tak że... Tak, tak. Ja akurat na czat trochę mniej zerkam przez to właśnie, że tego OBS-a tam posługuję jeszcze, ale mam nadzieję, że to tam... Słyszeliście? Pluję na was w czaty. Kurczę, przyznałem się. O nie, wydało się. Ale nie, no coś tam zerkam. To powietrze jest też spoko na Fafnerze, zwłaszcza z tego względu, że no już możemy szybko mass haste'a używać, nie? I jakieś właśnie 2-3 puszki z golemem, mass haste i możemy wchodzić, robić stockpile i ze spokojem te nagi w drugim tygodniu się postawi i w jednym i w drugim towerze, nie? Bo droga do tego kosztuje trochę surowców jednak, więc te stockpile są potrzebne. Tak jak mówiłem już wcześniej, na duelu stockpile są gwarantowane. Oczywiście nie zawsze są tak łatwo widoczne, ale tu już widzimy, że jeden jest. Jest też ciekawy budynek, który się generuje tutaj na strefie towera i on też na Wastelandach jest, nie? Ten budynek, który pozwala wymieniać surowce 1:1. Wszystkie takie premium poza drewnem. Co ciekawe, zostańmy jeszcze u jelenia, to jedną turkę więcej. Jestem ciekaw, bo zajął 2 tartaki. Jakby spoko. Chyba zajmował ten tartak ze swojego bunkra, więc no wydaje się tutaj, że może jeszcze będzie chciał się chyba pokusić o gigant, skoro aż tyle drewna będzie potrzebował. Aha, problemy z hotą. Że drewna to nigdy za wiele, nie? Tu kupujesz gildie, markety, tawerny, także drewno cały czas się na duelu przydaje. No tak, to nie musi oznaczyć od razu giganty, ale faktycznie może... Wow, ej, zobaczcie jaka super sytuacja. U jednego jest złota gęś, a u drugiego jest korn kopium, nie? O proszę. Takie lustro nam się trochę zrobiło. Trochę tak, no pytanie co wolałbyś dostać dla jednego i dla drugiego? Dla jelenia myślę, że lepiej by było dostać faktycznie to kopium. No na pewno, do nag właśnie super, nie? A dla Stygiana chyba też dobrze, że ma tą gąskę lepiej. Stygiana walka jest dosyć ciekawa, bo potraci trochę tutaj. O kurczę, ej faktycznie, no dobrze, że powiedziałeś to. Bardzo dużo liszy, no. No.
Dzięki tutaj za zwrócenie uwagi na tą walkę. Jest dosyć istotna. Nie wiadomo, czy on w ogóle wyjdzie z tej walki. Tak wyjdzie, ma tego klona, pomoże sobie. No. 54 majtków już dochodzi do tych niszy, więc jest okej. Okay. Ale i tak było przez chwilę tutaj nieprzyjemne. Groźnie. No. Ma jeszcze trochę manet, więc na pewno możesz sobie nawet arłkami jakoś pomóc, ale raczej da radę na spokojnie. Okay, dużo widzi, potraci. Jednak te majtki trochę życia, no i też biją. Ta jednostka, jakby Kow nie ma chyba słabych jednostek, tak jak wiele miast ma. Można na niektórą jednostkę tam narzekać, tak w Kowie chyba każda jednostka. No, zjawy z Nekro na przykład. No tak, dużo. Sporo było tych strat. Mhm. No, ale sorcerek. Nie jest to chyba coś, co chciał. Znaczy, grając Kowa, szukasz zazwyczaj puszek z ptakiem. No i tutaj jakby Stydzian wchodząc to, jak zobaczył już ile jest tych liszy, to pewnie zdawał sobie sprawę, że nie będą to ptaki. No za dużo tego było. Mhm. Zwróćmy uwagę w ogóle, bo on lata na gargulcach tutaj, ale to za pomocą tego, że ma właśnie flya dobitego na ekspert, to może sobie tak właśnie latać z tym wojskiem i to nie robi dla niego żadnego problemu. Tam nie wszyscy właśnie gracze też wiedzą, czym jest kara ruchu i tak dalej, no ale właśnie najlepiej chodzić właśnie z jednostkami z naszej frakcji startowej, jeżeli gramy bagnem, bo wtedy nie mamy tej kary ruchu i nasz bohater ma więcej jednostek po prostu do wykonania na tym terenie, no chyba, że dysponujemy właśnie flyem na poziomie eksperckim. Taka tam ciekawostka. Przejdziemy sobie do jelenia i mamy tutaj okay, ziemię i jelenia, scouting. Ziemia i scouting, dobra. Dobra. Możesz od razu to zaznaczyć. I co, hełm? On nie ma chyba żadnego hełmu, czyli ten hełm chaosu sobie podniesie. Zawsze to on daje chyba plus 3, tak, plus 3 knowledge'a. Tych dueli nag już też trochę jest z otagowanych. Chyba trzyma na pewno. No i w tym tygodniu na pewno będzie na ten double build nagi, więc spory stack będzie te jednostki. Jakby ulepszone nagi z mass haste'em to jest naprawdę groźna jednostka, tylko grając z nagi musisz się zaopatrzyć w antyberserk. One są naprawdę podatne na to. Mhm. Tak dobrze powiedziałeś. No to, że nie mają też na przykład kontry wtedy, no to też może być dla nich naprawdę mocne, jeżeli co turę będziemy berserkować te nagi, no to duże obrażenia nam będą zadawały co turę. Okej, okay, mamy chyba prawie rekord, jeżeli chodzi o transmisje duelowe, bo na YouTube jest prawie 300 osób, a 200 na Twitchu, czyli prawie 500 widzów. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy, witamy. Witamy cieplutko. No i co, to są nomady, które bronią tego kopium. Jakby tutaj były ze społeczności duelowej było już trochę sugestii do MKC, żeby na biomach zwiększyć trochę value tych reliktów. One na pustyni są rzeczywiście tam prawidłowe, ale no na biomie tutaj no widzimy, że jakby ta walka pójdzie bez problemów, tak samo żywiołaki magmy to nie jest jakiś wymagający strażnik, który tam broni tej złotej gęsi, nie? Mhm. Zobaczymy tutaj, jak będzie właśnie na tym kopiem, jak to wyjdzie ta walka. Póki co bez problemu. A jeszcze tak chciałem zapytać w ogóle ten, jak Mati, ty w ogóle postrzegasz tutaj ten grę obu graczy, jak myślisz, który ma może według ciebie przewagę, jeżeli wyczuwasz w jakiś sposób? W tej partii właśnie na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że jakby no, wydaje mi się, że jeden trochę chyba lepiej czuje ten mecz akurat niż Stygian. Mam wrażenie, że Stygian trochę bardziej błądzi w tej gierce. Mhm. Ale ciężko mi ocenić, bo armię mają porównywalną, może nawet Stygian ma trochę lepszą w tym momencie też. Nie mam tego wyczucia, nie? Bo tutaj jednak 20 czarodziejek to wygląda spoko, na innych mapach bym powiedział, że kurczę, ale fajna pucha, no nie? Mhm. Ale na duelku to jednak trochę się inaczej prezentuje i no. I to nie jest jakiś tam super potężny wojen. To jest, też jest taki jeszcze etap rozgrywki, że no nie jest łatwo określić, kto ma. Tak. Na tą chwilę jakbyś zestawić jeden do jednego, no to raczej jeleń tutaj wygrał, ale no wiadomo, że jeszcze do takiego spotkania nie dojdzie, a zanim gra przejdzie do fazy takiej, że oni będą na pustyni, to jeszcze się wiele może tutaj zmienić. Także no. Dość teraz. Ale myślę, że Mati tutaj dobrze powiedziałeś, nie? Że faktycznie tutaj
jeleń się może lepiej rzucić tutaj od styczniona na tej mapie, biorąc pod uwagę, że Makopium ma tych duel mag trochę zrobionych. No i po prostu perspektywa Leita, dzięki temu, że też Golda sobie trochę tutaj zebrał, wydaje się lepsza po prostu dla niego. No, pytanie tylko, czy uda mu się zbudować te double nagi. Tak, tak, właśnie akurat ta partia, którą oglądałem wczoraj, to tam był ten problem u jelenia, że on nie zdążył postawić po prostu w danym tygodniu kolejnego siedliska w mieście i nie zdążył przez to z nagami. No i to trochę jednak tam było odczuwalne, tak, że tych nag jednak dużo mniej było niż udało się wyciągnąć. Tutaj pewnie będzie się bardziej pilnował, żeby się zmieścić z tymi nagami w obu towerkach. Mhm. No, tutaj jesteśmy u Stadziana teraz i widzimy, że podniósł puszkę z Majtkiem, która no nie jest najlepsza. Ma bardzo taką niewygodną sytuację przez to, że ma dużo różnych staków. Nie ma jednego mocnego. Nie dostaje duelu. No. To jest na duelu właśnie minus, że jakby jeżeli puszki potrafią ciebie też, jest kilka takich czynników, które potrafią ciebie karać, tutaj jakby. I nie dość, że rozwój bohatera potrafi nieraz się mocno zepsuć, no Stydzian musi kupić teraz ziemię. No to jeszcze puszki. Jeżeli dostajesz puszkę raz takim stakiem, raz takim, raz ulepszonym, w kołwie dochodzi nam dodatkowa jednostka, jakby ten przez te piraty. Nie wiem, czy w tej wersji N można dostać te wilki morskie, już ten te trzecie. We wcześniejszych było, tutaj rzeczywiście dawno nie widziałem tego. Ale w każdym razie, no ten rozwój potrafi i te puszki potrafią trochę zepsuć. Zwłaszcza, że na Jołowacku się szuka tych ptaków, nie? Jak najwięcej chcesz. A tu jest tylko 16 ich na ten moment. Zaryzykuję stwierdzenie, że chyba tych wilków morskich się nie da, bo ja sam nie wiem. Tak, mi się daje, że w tej wersji już MKC to jakoś tak zrobi, że ich nie ma. Mhm. Ale no jak widzimy i tak loteriada trochę, nie? U Stydziana. A jeleń z tego, co chyba mi się wydaje, już jest albo ostatni, albo to jest już szósty duel nagi. Ma tutaj propozycję tutaj dyplomacji w ogóle jeleń. Czekaj, czy weźmy. Nie wziął. No nie wziął. Przepraszam, bo ci przerwałem, tam mówiłeś o nagach. Że już chyba wszystkie duele nag są, ale jeżeli nie wszystkie, to na pewno 6. Widziałem bardzo dużo, że tych dueli otagował. Tak. Tylko jeżeli chodzi o double build, no to będzie bez problemu, bo no, widzimy ile jest surowców, tak? Wystarczy tylko zadbać o złoto, już jakieś kraśki porobić. Dobra, zostawmy jeszcze tą turkę u jelenia w takim razie, zobaczmy co tutaj zdecyduje się zrobić teraz. Tak jak mówiliście właśnie, krasnale, żeby jednak ten gold był. Okay, tam widziałem, że gdzieś zostawił puszkę w ogóle luzem jedną. Robił dwie puszki na jednym gardzie. Odpuścił ją, bo chciał jeszcze chyba chwycić tam Conflux. Czy wracał po tą puchę? Wiesz co, czasami jest tak, że puszkę bierzemy tą lepszą. Albo tą, którą uważamy za lepszą, bo czasami na przykład lepszą puszką jest na przykład puszka z kraśkami niż z centami na przykład. I w tym przypadku może być tak, że po prostu tam wiedział, że będą gargulce i że po prostu wolał wziąć tą lepszą puszkę. Ale mówię, to jest taki mój domysł, nie jestem pewien, czy to dlatego, czy może... Ja dokładnie tej sytuacji nie widziałem, ale możliwe, że chodziło tam o punkty ruchu, że jakby właśnie chciał cofać tego fluxa i tak wyliczył już ruch, że nie mógł podnieść, czasami nie możesz podnieść puszki. Tak, mi się wydaje, że właśnie nie mógł po prostu i się zastanawiam, czy on będzie chciał jakby się wracać po to, czy... Raczej tak, nie, jeżeli bierze puszka będzie słaba, to raczej nie. Jeżeli puszki są dwie, no to zazwyczaj to są takie średnie puszki, więc pewnie nie będzie już po to wracał. No. A inną rzeczą jest to, że czasami robisz te puszki też nawet pod podbicie sobie levela, niekoniecznie po wojsko i no... Tam po czasami... Możesz kopium zaznaczyć, bo chyba nie zaznaczyłeś. Racja, nie? Faktycznie, no. U jelenia, u Reda, nie? A, u Blue Gąska, dobra. Dobra, i widzimy właśnie, że jest bindowanie Stydziana, ustawianie sobie kontrol 1, Stydzian kontrol ma 2. Wszystkie w ogóle potrzebne skille już i ma bibliotekę wziętą. Że zobaczymy jak to teraz będzie. No robi kolejną tutaj kasino puszeczki. Zobaczymy co tutaj da. No tutaj na ptaki też bym nie liczył, zwłaszcza, że są dwie puszki, nie? Tu może być naprawdę wszystko. Mhm. Piraty. Okay. już ma tak zróżnicowaną armię, że musi to wymieniać. No właśnie. To boli w sobie często, nie? Ale no zobaczymy. Brakuje mu też ziemi w ogóle do podbicia, ma na basicu, więc nie może być przez to za bardzo mobilny i no, musi tutaj dobić tą ziemię, żeby wrócić do innego miasta niż Tower.
wtedy będzie mógł sobie wziąć wojsko z następnego tygodnia do przyrostu. Z przyrostu, znaczy się. No i kwestia właśnie, co mu da najwięcej ekspa tutaj. Bo na czaczu, jak skończy ruch, to nie tepnie do miasta, bo będzie miał za mało ruchu też. Więc obstawiam, że po prostu będzie musiał się wystawić tutaj gdzieś, nawet nie regać manę, tylko po prostu dobić ten level na siłę. I skończyć tam turę. Dobra, przejdę może do jelenia. Nie, dobra, okej, okay, jelenia jest git. Także wrócimy do Styczyna. No tak, teraz zaraz się kończą simy, to myślę, że możemy jeszcze zostać u Stygiana, nie? Tą tak, turkę, tak, zostaniemy. A później będziemy właśnie tak musiałem pomyśleć właśnie, do kogo tutaj chcemy. A, już się skończyły simy. Także teraz mieli krótsze, więc dobra, przejdziemy w takim razie do jelenia. To dobrze się stało w takim razie, bo będziemy mieli na przemienie już teraz. No i teraz, żeby mieć za co wykupić te wszystkie nagi. No tak. To często tutaj się podejmuje topę właśnie w tym celu, nie? Żeby dostać nagły taki przepływ gotówki całkiem spory. Natomiast widzę, że jeleń decyduje się tutaj na bibliotekę pierw. No to też ważny element, bo teraz będzie chciał chyba tą topę zrobić po prostu po wzięciu biblioteki. Tylko nie wiem, czy ruchu mu starczy. No właśnie. Zrobi topę, ale nie regnie manę wtedy. Co nie zmienia faktu, że i tak tam leci, więc powinno być okej. Okay. Ja się wyciszę na sekundę, także... Dobra, dobra. Jesteś na perspektywie u kogo? Jelenia. Jelenia. I tak nie mam już simek. Nie ma simek, dobra, ale to poczekaj jeszcze chwilę, pączek. Tak, tak, czekam, czekam, no. Okej, okay, smocza utopia, no ciekawe. Co wyleci? No i to jest to, że masz stack golemów, masz trochę tej nagi i możesz... już topki robić, jakby no, na gremliny już się nie zwraca uwagi, bo na gremliny już miecho. Już na tym etapie po prostu się nie liczy ta jednostka, więc zostanie tu poświęcony na tych smokach. Jest kazet. No to Paweł nawet jest słaba, bo nie dała żadnych statystyk, a kazet na duelu jakby niewiele wnosi, bo bardzo dużo nie ma tych czarów, które daje Księga Ziemi, nie? Dobra, i co zrobi Stygian? Walczy z jakimiś wyłakami lodu. Nie zdążyłem zobaczyć, czego one bronią. Tu boks jest, czy co? Okej. Okay. Też akurat nie zwróciłem uwagi, ale zaraz się dowiemy. Ta liczba wygląda tak trochę boksowo. Jakby to wojsko na breaka jest też takie, no niezbyt... Może tu ptaki? A piraty znowu, ach. No, naprawdę to jest mapka taka mapa trochę bez... Pod Bidleya, no nie? No właśnie, nie podoba waska. Dobra, przepraszam, już jestem. Okay. Chciałem się odciszyć i przełączyć przez przypadek do drugiego gracza, ale już jest git. No, ta mapa już nie wygląda tak kolorowa, jak wcześniej u Stygiana było, ale nie? Ale breakujemy, tak? Tutaj jakimś tam boczkiem. Akurat Nyxy bardzo fajne są na breaka właśnie na strzelaki. Także spoko, tutaj mi wyjdzie. Dobrze, że tu nie było żadnych smoków czy coś, bo albo musiałby poświęcić trochę wojska, albo by musiał kombinować gdzie indziej breakować. No, zobaczymy, co tutaj da ten klon. W ogóle patrzcie, nawet nie wiedziałem chyba o tym, nie wiem, dodali tą opcję, czy ona zawsze była, że pomimo tego, że masz sklonowane jednostki, to znowu możesz sklonować. Nie wiem, czy to było. Coś wam o tym wiadomo w ogóle, czy tylko ja mam takie odczucie jakby, że to jest coś nowego? A chodzi, jak, czekaj, jak sklonować, że był jeden klon i doklonował drugiego? Tak. Owacek? Tak. W sensie, że zobacz, miałeś sorcerki sklonowane, tak? I one są dwie i do tego jeszcze w następnej turze użył ponownie klona. I wydaje mi się, że ta opcja nie była dostępna, ale może się mylę. Jeżeli ale to już była, na... to niech czat mnie tutaj... Ale zbierze. Na inną jednostkę to już użył, tak? Tak, tak. To... No. Tak można, że tak? Na to... inną jednostkę? To mi się wydaje, że to już tak, tak było cały czas. Chyba tak zawsze było, że nie możesz tej samej po prostu. Dobra, jakby... okej. Okay. To mój błąd w takim razie, bo zawsze tą samą chyba widocznie musiałem chcieć klonować i dlatego tak... No tak, pewnie zwykle jakiegoś power stacka się chciało, więc... Mhm. Mogło być takie odczucie. No.
A tak jak ty powiedziałeś, to też tak mi się skojarzyło, że coś takiego rzeczywiście było, ale też chyba musiałem próbować power stacka. No, myślę, że nie tylko ja chyba miałem takie odczucie, albo... Bo ten komunikat właśnie się tak pojawiał. Ja się chwilę też zastanowiłem, o co tobie chodzi, nie? Mówię, no. Czy on doklonował drugą sorcerkę? No właśnie, co? Nie? Nie, bo nie, jakby myślałem, że to chodzi o to, że zginęła jedna sorcerka, jeden klon i on doklonował drugi, nie? Jakby to tak już nie można zrobić owackiem. Dobra, co Jeleń robi? Jeleń złota. Wrócił się na Nagabank. No tutaj... Czy złota ma trochę, 30 tysięcy? Ma trochę. Rzuci sobie hejsta i zaraz sobie tepnie pewnie albo do studni, albo... Aha, jeszcze sobie spell power pewnie weźmie. No, teraz już ma dużo wiedzy, więc może sobie spell power zbierać. Właśnie to też jest takie na duelu, że jakby są takie etapy gry, gdzie zbierasz pierw wiedzę, a później bierzesz knowledge. Znaczy nie knowledge, tylko spell power. Spell power, tak, moc. Jakby knowledge się zbiera zwyczaj tak do końca drugiego, do drugiego tygodnia, jeszcze żeby... tam po mapie fajnie skakać, a później wszystko się pakuje w ten spell power, nie? Mhm. No i dobra. Jeleń jest przed breakiem, a Stygian już po. Także zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało u Stygiana. A Jeleń nie otworzył już breaka gdzieś? Właśnie nie wiem. Nie, no zbliżał się tam do niego, rozglądał się za breakiem, ale okay. Chyba nigdzie nie otwierał. My mieliśmy już w turnieju taką sytuację, Fizik grał z Gluhammerem, to jedną grę w ogóle, nie wiem, czy presja pojedynku, czy co, tak, czy... No ale w każdym razie jedną grę, no to co tam było, pączek moralka na pogu, tak, a druga gierka to Fizik przeskoczył po prostu guarda, nie, zapomniał, że nie zrobił breaka, no. Tak, to było najszybsze chyba spotkanie, jakie mieliśmy tutaj na komentarzu. Ja sam miałem też w ogóle taką sytuację jak Fizik w tej drugiej grze, gdzie po prostu zapomniałem o zbreakowaniu zwyczajnie w świecie, no to każdemu się zdarza, no. Nawet organizatorowi. No, po prostu są te rzeczy po prostu nieuniknione pod wpływem presji czasu i po prostu, nie wiem, no, napływu informacji z gry, no to zapomina się o czymś, no i tak wyszło, no. Ale nie ma problemu, żeby po prostu wtedy no, klepnąć mecz w następnym dniu, bo zorientowałeś się, że już nie cofniesz tego. Okej, okay, mamy tego konfa na środku. Co to znaczy dla późniejszej gierki? Właśnie, ja chciałem powiedzieć, bo wcześniej padło pytanie, jakie miasto byście chcieli zobaczyć na midzie i właśnie Flux jest takim miastem, które rzadko się gra, jakby jeżeli chodzi o wojsko. Często gdzieś ta walka już albo jest wcześniej, albo gracze idą w boczne, szukają dyplomacji, bo jakby ten Flux jest dla nich nieatrakcyjny, ale ja uważam, że grając Eowaskiem potrójnym klonem, jakby spory stack Feniksa naprawdę może zrobić kłopoty, zwłaszcza, że możemy się pokusić o triple builda, bo jeżeli na midzie jest konflux, to wtedy mamy na swojej strefie ten jeden konflux właśnie gwarantowany i ten konflux, który jest odbicie mida, czyli mamy aż trzy fluxy, nie? I możemy się pokusić o triple builda, więc no ja nie wiem, wydaje mi się, że aż takiego late'a nie będzie, zwłaszcza, że Jeleń gra Fafnerem, ale chętnie bym zobaczył taką dłuższą gierkę, jak któryś z graczy tutaj, w tym przypadku chyba Stygian zagra właśnie pod tego mida. Tak, a tymczasem mamy koniec tutaj tury i wodę jeszcze bierze tutaj dla Eowatiusa Stygian. No tak, i co? Woda to jest obowiązkowy skill też tutaj. Tak, tak, no ważne, żeby właśnie klonować później te Nyx albo inne jednostki 7 tieru na przykład, albo 6. Dobra, no Jeleń, mimo że miał jakby dobre tempo na tej mapie, bo super rozwój, naprawdę po szybkie powietrze, ziemia, ten kopium, no to jeszcze siedzi na biomie, nie? Tak, ale ma całkiem stabilną sytuację, myślę. Ten nagi są dosyć mocnym powerstakiem, stabilnym, więc tutaj tego breaka zrobi bez strat dzięki temu i też fajną ma ilość glemu w ogóle, warto zwrócić uwagę, więc to nawet jakby przeciwnik chciał go szybko rushować, to ulepszy sobie tego lemę na przykład i na chaina będzie jakoś tam odporny. A tych Nyxów bardzo dużo tutaj wystrzeliło, nie? Ja dlatego nieraz wolę na ulepszone jednostki breakować, bo jakby jest spora różnica w liczbach, nie? No w sumie tak, ale no zobacz, że tutaj one łatwiej padają. Można powiedzieć, przez to, że właśnie... No tak, sumie... jakby ta specka jest wtedy nie jest, to jest 60%, takie... wychodzi... tylko 30%. No podobnie, myślę, wychodzi. Ciężko. No, ale trzy nagi poszły, no to nie wiem, czy tak bez strat, 20... Ale wiesz, na kombacie jak w połowie walki był, to ciężko, żeby tak było inaczej.
bo tutaj też może zaboleć, ale hejsta rzuci i trzema nagi. Zobacz, kolejne dwie nagi. Dwie nagi. No. I pięć naktusz i to samo było w poprzedniej gierce. Jeden stracił, no tutaj bym QNT szybkiego nie robił, bo jakby... Moim zdaniem nie wiem, czy Kombat to dobrze rozgrywał te walki, że może jakieś po prostu blokady tam sobie robił i po prostu z tego to wynika. Oj, nie kupił gildii tutaj. Nie kupił gildii w tym mieście. Okej. Więc termo do miasta, gdzie nie ma. Idziemy do Stygiana, nie? Zobaczymy, co on robi. Stygian w ogóle widzi, że jeleń tam tak sepnął i widzi jego wojsko, więc... Dlatego warto w bunkrze tą chatkę odwiedzić, bo właśnie dzięki temu takie informacje później możemy wyciągać, nie? Co przeciwnik ma, jakby widział skrawek jego miasta i pozwoliło mu to podejrzeć właśnie. Tak, no i trzeba kontrolować to, bo też czasami jest tak, że chyba w trakcie simek albo po simkach to nie pokazuje już nam za bardzo tego, jaki przeciwnik ruch wykonał, więc sobie warto takie strzałeczki klikać u góry po prawej, co pozwalają nam podejrzeć, gdzie ostatnio przeciwnik był widziany, co robił. Powtórzenie jego tury inaczej dla nas. No i co? Mamy tutaj walkę z ogrami, które bronią chyba puszki. Nie, duela. Duela i artefakty. Duela i... No, interferencja. To nie jest naszyjnik, nie wiem, co to w sumie jest. Akcesoria. Akcesoria jakieś tam do... Interferencji. Tak, encepency, niektórzy na to mówią. No i dobrze, jedziemy do jelenia w takim razie, zobaczymy, co on teraz zrobi bez tej many. Pewnie do stuni jakieś tepnie i pytanie gdzie, czy namierzył ją sobie, czy się zorientował. Tak, widzi. Teraz gdzie poleci pytanie? Do stockpile'a. No nie jest to zbyt faktycznie fajna rzecz. Farmisurkę konkretnie, nie? To już chyba jest ostatni stockpile, jaki na biomie robił. On ma jeszcze jednego DDK, także nie ma takiej tragicznej sytuacji, bo teraz sobie zajmie to boczne miasto, natomiast oddaje na pewno mida. Z tym, że mid jest fluxem, więc nie jest to aż tak mocny mid, myślę, jak był kastelek wcześniej. Midem, znaczy flux na midzie wiąże się z tym, że można mieć fajne powry z taki elementali umysłu, czy na przykład Feniksów i to są fajne staki, natomiast długa jest do nich droga i żeby były naprawdę mocne, muszą być w dużej ilości, więc im dłużej mamy ten środek, tym lepiej, a w tym wypadku no, nie wiemy, jak długo będzie miał tego mida z tyciem. No jakieś tam szybkie boksy z wyłakiem ziemi czy magmy też są spoko pod tym względem, że ta jednostka jest odporna na chaina, no i ona na początek, gdzie ten chain jeszcze robi jakąś tam różnicę, no to tam ta jednostka jest kłopotem, nie? Set do życia się tam pojawił, u jelenia to już zaznaczyłem i teraz tak. Jeszcze Stygian będzie robił KPK prawdopodobnie i chyba coś jeszcze, nie jestem pewien, co tam, jaki artefakt obok był. No. Jak myślisz, Macy, i ogólnie jakie tutaj widzisz, powiedzmy, najlepsze rozwiązanie dla Stygiana? Myślisz, że lepsze dla niego by było na przykład tutaj wzięcie tego KPK i polecenie w jelenia z tym, czy... Wydaje mi się, że ta gra się potoczy znowu podobnie jak poprzednia, czyli Stygian znowu zostanie trochę dłużej na środku i po prostu po farmie. A pewnie da to trochę czasu jeleniowi, żeby się delikatnie odkuć, ale finalnie no wydaje mi się, że znowu tu się rysuje jakaś przewaga chyba Stygiana, przy czym dalej tych nak jest sporo i golemów jest bardzo dużo, więc a Stygian wcale nie ma jakiejś szałowej armii, więc pytanie, na ile uda mu się coś tutaj sfarmić z pustyni, ale no raczej wydaje mi się, że będzie chciał na razie tutaj posiedzieć trochę dłużej, a może coś źle odczytuje. Nie, wydaje mi się, że dobrze właśnie wykminiłeś tutaj. No, też bym udzielił podobnej odpowiedzi. Ale patrzcie, on chyba leci tutaj faktycznie po jelenia, wystawił się z tym kapekiem. Idzie w stronę jelenia, no przydałby się jakiś Feniks z puszki, jakby to taka gwarantowana inicjatywa jest wtedy. Ja muszę tam zaznaczyć tego kapeka w ogóle i nie wiem, czy coś jeszcze tam podnosi w sumie, więc na razie tylko tyle. Możliwe, że Stygian będzie chciał też szybko doprowadzić do interakcji. Ten Fafner później mu, jakby póki jest jeszcze okienko szansy na to, żeby wykorzystać ten spell power, bo później już Fafner zbije mu ten spell power dość mocno, że on nie będzie miał żadnego znaczenia. Pytanie, no czy
Jeleń w ogóle kontroluje go na viewerze. Czy No, to patrzy jest na to, to? że jeleń jakby też timerowo nie wyrabia i no, viewer też trochę timera zabiera, nie? Okej, okay, zabrał coś tutaj z pustyni. No wątpię, że on tutaj bronił, ale patrzcie, on nie ma many. On tutaj zostanie bez many. No, czy jednak nie zostanie. Nie, Okay. dobra, Nie sorry, zostanie. 18. Ja przepraszam, bo tutaj w OBS-ie pokazało mi to 8 jak 0 Ale i wyglądało tak po tej prostu. many było mało i nie mógł tam zostać jako red, no bo tej many no, nie zregenerowałby. Zbyt blisko tam był Stygian, mógłby go zaatakować właśnie bez many. Kupuje gigantów. Na coś jednak farmił tą surę. O, nie wyrobi się z handlem, żeby zrobić ten ojej, kolejny ojej. budynek. Ale to dzisiaj jeszcze nie jest konieczne, to jest jeszcze Tak, nie jeszcze koniec ma to. tygodnia. Tak. Ma jedno jeszcze okienko, żeby zrobić cytkę i potem zamek. No. Natomiast boli na pewno, no bo już miałby to z głowy i tak to by postawił sobie na przykład double castle na przykład w tych towerach i miałby plus jeden giganta więcej w następnym tygodniu. A tutaj z tydzień wydaje mi się, że nawet jak nie zraszuje jelenia, chociaż myślę, że chyba raczej do tego dąży, bo nawet inicjatywę tutaj zbiera specjalnie chyba, żeby w niego wjechać z tym ptakiem, to też może po prostu próbować ograbować jego pustynię tutaj po tej stronie. Ale tak, widzi to miasto, będzie chciał je zająć. No i pytanie, co dalej? Wiecie co, ja bym celował, nie, to, dla mnie to wygląda tak, że Stygian chce doprowadzić do spotkania, żeby nie dać jeleniowi jeszcze jednego przyrostu. On sobie zdaje z tego sprawę, że jeżeli jeleń w tym tygodniu otaguje wszystkie trzy duele giganta, zdaje sobie sprawę, że ma na pewno spory stack nag, no to na 1-4-1 może się okazać, że jeleń będzie miał zaraz 10 tytanów i 40 lub 50 nag. I to już jest trochę problem. I nie wiem, czy Stygian nie będzie tu chciał wykorzystać. Jakby postawić wszystkiego na jedną kartę, że albo mu się uda, albo nie. Ale może się mylę. Zobaczcie, no na razie na to wygląda, bo tak jakby pcha do przodu. Widzi, że już jeleń trochę statystyki nadrobił, nie? No to. Także możliwe, że nie chce mu dać tego przyrostu. Dobra, ja zmienię tylko playlistę na trochę bardziej taką dynamiczną, myślę tutaj. Dobra. Orzech zadał pytanie na czacie, na Twitchu, czy jakieś mecze będą w tym tygodniu turniejowe, z tego turnieju tu transmitowane. Jutro z Dolnej Drabinki będzie pierwsza transmisja, mój mecz akurat z wujkiem Ewilem, to Pączek poprowadzi, a Warolem kojarzę o 18, a kolejne dni no to jeszcze się nakreślą, bo też nie mamy pełnego terminarza, ale w każdym razie jutro o 18 was zapraszamy. Będzie taka rozgrywka też z tego turnieju, będziecie mieli okazję zobaczyć ruletkę, jak ja sobie poradzę i mój przeciwnik na trochę innych jakby bohaterach, takich niestandardowych pikach. I to jest zawsze też trochę wyzwanie, nie? Tak, ruletka to dosyć ciekawa rzecz. No, u nas się pojawiła właśnie w loser brakecie, natomiast jest to fajne urozmaicenie, myślę, dla tych, którzy odpadli z turnieju, a chcieliby jeszcze się jakoś tam wykazać. Znaczy, więc no nie odpadli, bo z Dolnej znaczy, no, Drabinki nie jest odpadli. Droga do wielkiego finału. No właśnie, właśnie, ale tak mówi się, że wiesz, przegrywasz w turnieju, no to że od razu wypadasz, a tutaj nie, jest jeszcze ta właśnie Dolna Drabinka, w której masz tak szansę odbić się tam do finału. Także, no, na tej zasadzie to działa. Dobra, jeleń ucieka. Z Gdzie ten Fafner został? Został pod pomiędzy dolnym miastem bocznym z drugiego mida. Jakby drugie miasto tam zajmuje na midzie. Przy ramparcie tam został. I to jest właśnie taka taktyka, która polega na tym, że po prostu jak przeciwnik w ciebie wjeżdża, chce ci zabrać wszystko, co masz na tym biomie, no to ty starasz się po prostu wtedy uciekać i szukać swojej szansy z dyplomacji na bocznych po prostu biomach. Tylko też kwestia, jak cię odetnie tam przeciwnik. Tutaj jeleń jeszcze korzystając z tego, że ma swoją turę, czyta sobie informacje, jakie ma tutaj Stygian. Czyli czy ma set HP, czy ma plus speeda na przykład. Tego typu informacje sobie tam sprawdza. Zawsze warto, dlatego widzi, że przeciwnik ciebie atakuje, no to warto cokolwiek w mieście zostawić, jakieś tam wojsko, żeby mieć ten podgląd właśnie, z czym on do ciebie idzie, nie? Czy możesz trochę przygotować wtedy. Jakby no ewidentnie wygląda na to, że Stygian zdaje sobie sprawę z tego, że ma słabe wojsko i nie chce tej stracić tej jedynej szansy, którą teraz ma dość sporą. Możliwe, że będzie się starał odebrać ten przyrost jeleniowi. No. Teraz przy bezpośredniej konfrontacji jeszcze Stygian ma tą przewagę, że ma ten mocny chainy, więc chyba tutaj... Chociaż kurczę, chainem nie porobi też golemów za bardzo, więc...
Nie wiem, jak no, ta walka wyglądała teraz. To nie jest takie oczywiste. Powietrzaki, nie? Żywiołek powietrza w walce wręcz może zbić golemy. Tylko że pytanie, na ile jeleń zbija ten spell power, bo czy to jest sama interferencja, czy ma jeszcze jakieś artefakty? Musimy właśnie zrobić zaraz przegląd jego artów. Ja nie kojarzę, żeby on podnosił coś do interferera, ale... No, na pewno kulkę podniósł do chaina, więc ja zaznaczę tam. Mamy 1-3-7, czyli jeszcze tak naprawdę jeden dzień i tu jeleń faktycznie sporo na tym zyska. No, ulepszył te golemy, to dobrze, bo to się bardzo przyda. Na pewno, jeżeli dojdzie do szybkiego starcia. Szkoda, że nic do interferencji nie pokazało i jeleń chyba nie ma KPK, nie? Nie ma, ale robi topkę. Smoczą mu topie. No i zobaczymy, co teraz wpadnie tutaj z tego, czy będzie coś wartościowego, czy jednak nie. Jest bez many, jakby on musi oddać. A. Teraz oddaje ten tower. To jest właśnie to, że na duelu czasami trzeba się zastanowić, bo nie zawsze, wcale nie zawsze kolor czerwony jest tutaj lepszy. Widzimy teraz w tej sytuacji jeleń, gdyby wrócił nawet do towera, to on nie jest w stanie zregenerować swojej many przed atakiem z tydziana, bo jakby nie kończy się dzień i zostaje z takim stanem many, jaki ma. Tak, ale wygląda na to, że nie wiem, chyba będzie chciał bronić swojego głównego tabera, jeśli nie tego tutaj na powierzchni. W ogóle to co też ciekawe, że w sumie on ma tylko jednego giganta postawionego, więc jakby straci, okej, nagi z jednego miasta, ale z drugiego już nie, więc... Bo jest teraz aktualnie 1-3-7, także Stydzian nie będzie mógł zająć obu miast. Jedno miasto zdąży na pewno. Tak więc jeleń sobie korzysta z tego, stara się tutaj jeszcze ten kapek upolować, bo to mu da naprawdę no, szansę tutaj na wygranie jeszcze tego FB. Ale ma tylko jeden dzień i pytanie, czy mu się uda. Zobaczcie, Stydzian miał dość kiepską sytuację, jakby ten biom był no, słaby, widzieliśmy każda puszka z czymś innym, ale jakby jakieś tam statystyki po drodze połapał, no i szuka teraz swojej szansy. No, ciekawe w sumie, jak to się potoczy, bo tego wojska rzeczywiście nie jest dużo. Tak, ale patrzcie w ogóle co ciekawe, on nie dość, że zajął towera tutaj u jelenia, to jeszcze bierze jego duele, żeby jeleń po prostu też miał mniejszy przyrost we swoim głównym mieście, który mu został. Zawsze minus dwie nagi, nie, minus jedna w sumie, plus jeden daje. No i zobaczymy. 1-4-1, no i jak to będzie wyglądało u jelenia? Na pewno wróci się wykupić z tego towera wojsko i pytanie, czy zdecyduje się bronić. To, co jest, to wykupi. Niestety nie zdążysz zrobić tytanów. A szkoda, nie wiem, czy jakby nie przemielił surki, czy nie lepiej byłoby zrobić te tytany. On ulepszył tutaj nagi, nie? Teraz. Okej, i będzie chyba dalej uciekał. Tak, tak, raczej tak. No, zrobił to, co mógł na ten moment chyba. Korzysta z tego, że ma jeszcze te dwa dedeki dodatkowe. Musi znaleźć KPK, bo nie może ani wrzucić swoje proty, ani nie może żywiołaka postawić. Musi no to musi wciąż znaleźć. Silne, mi się wydaje, jakby nie jest aż takie złe względem Stygiana. A takie trochę skoki, żeby byle skoczyć. Tak, tak, no. To pytanie, czy się nie wystawił za bardzo. Kara. Możesz zaznaczyć pączek u jelenia kazetkę i księgę ognia. Okej. Okay. I logistykę. Logistykę też ma. Kazetkę, logistykę, dobra, okej. Okay. Dzięki. Księga wody chyba też jest u Wacka, ale nie jestem pewien. O, zobaczysz co? Teraz zobaczymy. No, jeleniowi zostały trzy miasta już tylko. No. Pytanie, czy jeleń ma dyplo w sumie? Bo to też jest istotne, jeżeli ma uciekać tutaj przed Stygianem. Ja nie widziałem, żeby on tam miał dyplomację. Możliwe, że nie. No, na pewno to jest taka ucieczka w celu zdobycia statystyk przede wszystkim, nie? Na razie i artefaktów. Dobra, tutaj skok po arenę, żeby sobie statystyki nieco zwiększyć. No i kolejna topa. W sumie też jakby
z tydzień ma ten problem, że teraz jak już zaczął zajmować te miasta u Jelenia, będzie starał się konsekwentnie jakby zajmować kolejne, prawdopodobnie zaraz, bo po prostu ma sytuację taką, że no oddaje w ten sposób trochę pustynię Jeleniowi też. Przez to, że właśnie zdecydował się dosyć szybko go raszować bez czyszczenia tej pustyni, no to Jeleń teraz może sobie z tego korzystać i tutaj się wzmocnić. Trochę szkoda tej gry Jelenia. Fajnie, o wow, jest kapek. Jest kapek, okay, nice. I wziął wodę, co i ciekawe. Wolę. Czyli nie będzie tutaj grał pod dyplo, a wręcz pod... I tu nie masz sytuacji za bardzo, no, tu cały czas ciebie oponent goni, także nie zdążysz sobie pod diplo fajnie pograć swobodnie, ale przydałoby się, uważam, tutaj dostać jakieś, nie dość, że puszkę z Feniksem, żebyś to ty właśnie pierwszy rzucił chaina, tak. I jeszcze by się przydały z dwie puszki z żywiołakiem magii już z tym ulepszonym, nie? Mhm. Dobrze. To na pewno by mocno wzmocniło Jelenia. To ma sens, no. No i jest klata do interferencji, nie? Z tego co widzę, czyli i o ile? O 50, ta klata zmniejsza o 25? Czy o ile procent? 25. 25, tak 10, 25 zmniejszają, tak? Z tego co pamiętam, tak? Czyli 55% obniża już. No, już Stydian się tak trochę zastanawia. Inicjatywa jest. Moment, a jeden się przecież wystawił tam, we Fluxie. Czy nie, tak? To nie było wystawienie chyba. Nie, no jest w mieście schowany, nie? Tak, ale mówię, że Stydian się zastanawiał się, czy wejść, czy nie wejść. Jednak no, nie wszedł. Nie wszedł, boję się. No, czyli już tutaj Jelen wyszedł na taką sytuację trochę lepszą. No, wojsko, no nie? Przede wszystkim tutaj Stydian tak naprawdę w tym momencie trochę ptaków, 12 psycholi, poza tym praktycznie nic sensownego, no wiesz, są te magmiaki, ale to jest... Bardzo kiepskie woje. To jest to właśnie na duelu, że jeżeli rush tobie nie wyjdzie, tak jak teraz u Stydiana, no nie wyszedł za bardzo póki co ten rush, nie wiem czy dokończy go czy nie, no to wtedy można powiedzieć, że jesteś w plecy te kilka dni. No co prawda odbierałeś przeciwnikowi miasta, także coś tam zyskałeś, odbrałeś mu, ale no, on nic nie zrobił Stydian. On ani nie rozbudowywał miast, ani nie wzmocnił się jakoś z armią, nie? Stracił te dni po prostu na gonienie, a Jeleń w tym czasie trochę odrobił, nie? No, dosyć dużo myślę nawet na nas gonił tutaj. Fajnie Jeleń też udało mu się pouciekać, a zmusił trochę przeciwnika do takich średnich ruchów. Wygląda to już naprawdę spoczko. No nie wiem, teraz jak oceniacie, że tak powiem, rozkład szans? No mi się wydaje, że Jeleń już tutaj wybiło mocno do góry i raczej powiedziałbym, że z faworytem w tym momencie. No teraz tak, dokładnie. Teraz Stydian już ostudził teraz swoje zapędy. Szczególnie tak, że mówiliście o interferencji, bo to jeszcze jest jakaś tam powiedzmy tak opcja, że jednak gdzieś magią pograć, ale nawet tą magią teraz już nie za bardzo pogra. Wydaje się, że Jeleń chyba odbije swój tower w tej turce, ale nie jestem pewien. Zobaczymy, czy to zrobi. O, jest sprzedaż artów. Tam chyba będzie odbijał ten tower. Jakby... Myślę, że ma taką możliwość, żeby odbić tego towera faktycznie. Cały czas to jest perspektywa z double buildem giganta. To jest dopiero czwarty tydzień, także nie jest jeszcze tak późno. Mhm. Więc nie ma co porzucać tych tytanów. A interferencja jakby no już z tydzień za dużo tą magią nie zrobi. Tak. W ogóle witamy wszystkie osoby, co są na transmisji. Jest nas 230 na H3GG i na YouTubie, z tego co widzę, jest aż 300 osób. Też na H3GG. Też na H3GG chodziło. Na YouTubie chodziło mi i na Twitchu. I na Twitchu, no. Tak, tak. Na YouTubie 300 osób, a na... Wszyscy dali łapkę. Tak, no, tak mi się wydaje. Mam takie wewnętrzne przeczucie, wiecie, że jest 309 osób i myślę, że 309 osób jest na YouTubie, także zachęcam wszystkich do zostawienia łapki w górę. Mamy też dzisiaj wyjątkowego gościa, z nami Mateusz Living Anarchy, także no tutaj łapki to powinny płonąć, normalnie powinno być 500. Dokładnie, łapki, Jeleń zamula ruchy. Tak samo, a na Twitchu również followy, jeżeli nie zostawiliście, a macie konto. Nie, jakby na Twitchu, z racji, że nie ma lajków, to myślę, że po prostu donate z każdego. Tak, każdy po zetce ze skarbonki. Jeżeli wam się turniej podoba, to oczywiście donate też możecie zostawić. Poratujcie grosikiem. Tak?
Dobrze, ci idzie łatwiej. Ale Stydzian co? Znowu zabiera ten tower. Czekajcie, czy jeleń tu... Gdzie jest jeleń? Czy my... Został tutaj, czy znowu z FB, tak? Będzie teraz. Tak, mamy FB. Mhm. No i co? 13 spread powera tylko u Eowacka. Przewaga armii raczej u Fafnera. I nie wiem, jak te 118 golemów zostanie zbite. Ten chain nie bije za dużo, jak widzieliśmy, 4 nagi tylko. No, trochę zbyt szybko tutaj wjechał, ale... Właśnie, on się też nie spodziewał chyba tej interferencji u przeciwnika. No nie, no musiał się spodziewać, jak Fafner jest, nie? No, many ma znacznie więcej, więc możliwe, że na powietrze wywiakami powietrza. Bo no jednak stawia ich no 3 razy więcej od oponenta, tak? Jeśli mnie nie myli. Jak to się liczy razy 4 chyba, tak? To 52. Tak, 2-3-4, no. 2-3-4 no, się może wkroić. Racja. Pytanie, czy chain... Nie no, chain jelenia zbija cały. O, mamy donate od orzecha. Orzech ma 5 złotych. Konik zaczyna biegać od 5 złotych. Zapraszam do wspólnego galopu. Dziękujemy bardzo, Orzech. Zapraszamy do wspólnego galopu. Dziana raz jeszcze za wszystkie donate, jakie tutaj wpadły. No, staraliśmy się jakby coś od siebie tam dołożyć do tej puli, żeby ten turniej zorganizować. Mam nadzieję, że się tam... no, faktycznie zwróci. W jakiejś tam małym stopniu, ale no zawsze coś no. No i co? No, tutaj dobra, tylko jeden. Fajnie, że są też te jedynki z dżinów, nie? Bo one mogą jakieś ciekawe buffy rzucić. Tylko czasem też jest to ryzyko, że rzucą jakiejś frenzy. Frenzy, no. I się może zrobić ciepło. Co to jakiś hejścik? No tak właśnie myślałem, że tu raczej hejst. No i co? I próbujemy, tak? Power upować tutaj. No znaczy, tam jest już wyjście. Jakby on zablokował Firebirdem, ale jest wyjście. Tak? Widzimy na górnej części. Tak. Tam jest wyjście. Wow, pogromca. No jakby nie przyda się ten czar za bardzo. Na razie czar akurat ok, jest kamienna skóra, także no nic tam się nie stało strasznego. Dobra, Stydzian co teraz myśli? Powiedzcie mi, jaki cast wrócił Stydzian? Tomasz Hajto teraz rzucił donate'a. O proszę, serio? Czekaj, bo mi chyba nie wyświetliło. Nie wyświetliło mi to. A nie u ciebie się nie wyświetliło, a ja mam OBS-a odpalonego. A już mam, już się, mam. Będzie się wyświetliło. Od Vanitasa dostałem komunikat. Aha, Vanitas, dobra. To nie wiem, to jakieś... Vanitas, 20 złotych. Gdzie kostka cukru? Gdzie kostka cukru? Nie wiem, w jakim kontekście kostka cukru, ale dziękujemy za 20 złotych. No to konie chyba, tak? Się tak karmiło kiedyś. A, właśnie, no. O to chodzi. Kostkami cukru. Znaczy bardziej trzciną cukrową niż kostkami. Kostkami chyba też, no. No, jako smakołyk, nie? Wow, frenzy właśnie wpadła, a propos frenzy, nie? Oho, no to nieźle. No i wjechał tutaj jeleń nieźle. Ależ tutaj zademka, no ciekawe jak tutaj Stydzian się dostosuje do tego, no bo już ciężko mu będzie w sumie pod to powietrzaki wygrać na ten moment. Tak, no w sensie tempo zabijania będzie szybsze niż chyba tempo stawiania tych nowych powietrzaków. No, czyli zapowiada się na 1-1. Ale zobaczymy, nie bądźmy zbyt tutaj jednostronni, bo może się okazać, że coś się tutaj zmieni. U Polka chyba nie wyświetlił donate, u mnie wyskoczył komunikat, także dziękujemy za dyszkę, bo tam dyszka teraz poleciała. Dobrze, dziękujemy za donate w takim razie i przepraszamy tutaj za tutaj problemy techniczne. No dobra, koniec, tutaj jest koniec. Nie ma już ten owacek jak opcji ugrać tego. GG. No i mamy 1-1. Nice. Fajny mecz w ogóle. Mi się podobał, bo to była taka fajna kontrofensywa ze strony Jelenia. Tak, jakby w podobny sposób Jeleń wygrał z Lekciem. Też jakby Lekciu parł, tylko że to wtedy Jeleń zaatakował, nie? Ale jakby też Lekciu miał taki sam zamiar jak Orzech ma. Myślę, że tej Stydzian atakując w ogóle. Można czuł, zrobić chamską reklamę w donate. Wydaje mi się trochę taki desperacki, a także trochę może nie przedłużać nawet. Dziękujemy za kolejnego donate, Orzech. Czy można zrobić chamską reklamę w donate? Raczej nie, ale. Tobie chamską nie, ale kulturalną tak. Kulturalną, nie wiem, czy tak. Orzech ma to na myśli, ale
chyba, nie wiem czy w środę, ma być jakoś niedługo finał T2, trochę inny turniej, także jak o to chodzi Orzechowi, no to niech reklamuje, chyba że o coś innego mu chodzi, no to nie wiem. Możemy sami w sumie o tym powiedzieć, bo to też w sumie... No tak, pewnie, tylko że ja nie chcę mówić, bo ja nie znam dokładnej daty i terminu, jeżeli tak, tak no to w środę... Jak chcesz Orzech, to śmiało, nie ma problemu dla nas, nie, bo chętnie się dowiemy też, a propos, bo sami jesteśmy ciekawi. Ej, dobra, bo tu szybki trade leci, oczywiście tak. Orzech reklamuj, jest Necro kontra Conflux, czyli fajna para ze względu na to Necro. Super. Ja tam w toolboxie odznaczę to wszystko. I pytanie jeszcze, Mateusz, czy ty jeszcze zostaniesz z nami? Tak, ja jeszcze posiedzę. Okay, po tej północy fajnie. Myślę, że jeszcze posiedzę, no chyba, że będzie faktycznie zbliżało, tam się zbliżał koniec bardzo szybko. To okay, A właśnie słychać trochę kota. Tak, kotek tam się odzywa. No wiadomo jak jest, no. Jak u Leksia też tam kotek też. Także spoko, ja się cieszę, fajnie, że na tak długo i mega jakby doceniamy jakby to, że jesteś tutaj, że chciało ci się z nami komentować tego duela, no bo wiadomo, pierwszy taki duel twój, można powiedzieć, komentatorski i też drugi w sumie, którego widzisz, ale myślę, że idzie ci naprawdę nieźle, no. Dziękuję, o dziękuję, kurde, dziękuję. Ale tutaj mocarny donek wjechał od Orzecha. 100 złotych. O ja, stuwa. Orzech. 100 złotych. Trochę inny turniej, finał CES vs Baker, środa godzina ja 18 na kanale Jaskini Behemota. Trzy Twisted Rulesy, mnóstwo tajemniczych gości. Trzymać, bo inaczej będzie się ode mnie domagał dużo głasków. Także dobra, nie chcę was zmiałczyć tu. Dobrze. W międzyczasie jeszcze wpadł donate, nie wiem dlaczego u Pączka go nie widać, a u mnie na przemian te donate, jak się pokazują, od Andrzeja Dudy, 5 złotych, także dziękujemy. Aha, okej, okay, dziękujemy. Tymczasem ja ustawiam trade'a, bo tam jest Flux, Moner kontra... Tak, Moner, ja mam napisane Jeleń znowu jest wartości. Redem. Tak, Jeleń jest redem minus 800. I nie wiem jakie jest miasto u przeciwnika. Plus 900, Moner, red. Tak, jeszcze sobie Oblut. Zobaczę tutaj u Stadiona. Aha, Necro i Isra, dobra, to już tam ustawiam. Necro, Isra, no. Czemu ja słyszałem Ela na komentarzu? Bo jest z nami Living Anarchy, jest z nami dzisiaj Mateusz, także mamy gościa specjalnego. Tak, Mateusz, przywitaj się, jak możesz jeszcze tam. Nie, bo Mateusz poszedł tam do kota. A, właśnie. Chwilowo nie miał, czy? Więc mogę, ale jak usłyszycie nagle takie wielkie miał, to soka. No spokojnie, wiesz, na mnie przeszkadza, myślę, że jak raz na jakieś czasy no nie, będzie no, miał, koty. To nic swego. Bo to jest ten gość specjalny, o którym właśnie tutaj chłopaki mówili. Tak, tak. Kot. Pan kot. No i co? To jest taki stary dog, nie wiem, o, czy... kurczę, kolejny donet wjechał. Przepraszam, nie, czy zaraz musimy. No, nie wiem, czy oglądaliście kolumnę oczu kiedyś, jak jeszcze Fabi. To było. 25 złotych. To był właśnie ten sam dog. Strasznie miło usłyszeć Mateusza. Jest gość specjalny, którym była Madzia Katańska, ale akurat też był kot w kadrze, który to akurat był kot Lecha. I był taki żart, że gościem specjalnym jest kot właśnie, więc to jest takie nawiązanie, wink wink. Piszą donatorzy, że mega się cieszą, że mogą cię usłyszeć i wysyłają donaty z tego powodu też, więc my też się cieszymy. Tak samo jak wy widzowie się cieszymy, że tam, słyszymy Mateusza. No, w międzyczasie Mateusz Morawiecki wysłał dychę. Nie wiem, czy te donaty jakoś na siłę nachodzą, że u Pączka, ale w każdym razie, no jak ja zobaczę w moim OBS-ie, to też czytam. Dziwna sytuacja, ale... No, dziwna sytuacja, ale lepiej podziękować niż nie, także tak, dziękujemy. Także dziękujemy też. Dobrze, no co tutaj przyłączył Styczeń, nie jestem pewien. Natomiast jak będziemy znali tą informację, to zaraz do niego przejdziemy. Aha, mam wyłączyć OBS-a, OBS-a to wszystko będzie u Pączka. Dobra, wyłączyłem OBS-a. Okej, okay, zobaczymy, czy wtedy tak będzie. Dobra. Także teraz ktoś musi testowego donata wysłać. Tak, tak. No, wydawało Orzech, się, dawaj stówkę. Orzech, jakąś testową stówkę byś mógł wyjąć z prawej kieszeni. O, sprzedał Opla, napisał Sonic. Słonik. Słonik. 5 złotych. Sprzedam okay, Opla Orzech Misji. No dobrze. No to faktycznie zadziałał sposób. Dziękujemy tutaj za info. No i co? Myślę, że możemy do Stygiana przejść. Na środku... Nie przyjrzałem się, co tam jest. Vanitas wysłał 200 złotych. O mój Boże. Ja nie mogę, to cel zamykamy dzisiaj. O ja. Ale grubo. Polecam ci, bardzo fajny turniej do oglądania. Bo... Vanitas 200 zł 69 groszy. Jak nie mogą polecam lajkować, te i te, bardzo fajne te i te do oglądania. To teraz YouTube'owi powinno być głupie i powinniście naprawdę te łapki. No, nawet z tydzień pokazał, że łapki w górę lecą, nie? Także jest dobrze.
Z tydzień te ławki pokazuje chyba z niezadowolenia, nie wiem czy... No, raczej tak, raczej tak. Dajmy sobie do jelenia. Wiecie czym to jest spowodowane, że on ma tylko 3... Zuzel, chyba 5 knowledge, złotych. Nie wiem. Aha, kappa miało być wiem, moje wszystko. Knowledge. Dobra. Zuzel wygrał, wygrał, Boże, napisałem to, ale to nie, to nie, to dużo. To nie ja, to nie ja byłam Ewą. Także dziękujemy za piątkę. I za 200 zł Vanitasowi również dziękujemy, nie wiem czy czytałem. Ja, czy ja nigdy jeszcze. Nie wiem jak reagować na takie donaty, zawsze. No cóż, no najlepiej podziękować. Podziękować. Także tak. To co możemy ja zrobić to zrobimy. Lukasek jeszcze wysłał 50 zł. Lukasek, 50 zł. Złamałem 2 tygodnie temu obojczyk i siedzę w domu na L4. Dzięki za umilenie mi dni X test z DDPS. Może to dlatego wam nie działa, ja zadajecie na puchar polski, a nie na złota gęś z DD. Oddajcie mu, bo on się pomylił. Czekaj, jakie było pytanie Mateusz, bo... Nie pytajmy, że mówi mi się, że Lukasek wysłał 5 dych, a ja mówię do niego, że jakby on miał łapkę dawać, bo jest na YouTube. No tak, faktycznie. Zamotał chłopak. Ale decydował się na Twitchową łapkę też w postaci donata, także dziękujemy. Dziękujemy bardzo, no. Mega się cieszymy. I no cóż, no mamy nadzieję, że ręka będzie cała i zdrowa. Dobra, a tymczasem jesteśmy teraz u jelenia, który robi duel ziemniaków. No, żywiaków ziemi. Jak zwał, tak zwał. Słownictwo hirosowe jest bardzo różne. Donate jeszcze wleciał od orzecha. 85 zł. Stówy nie miał, tak? Yeah. Stówy nie miał, ale jeszcze coś wyskrował. Wysłał resztkę z konta. Polecam Vanipass, nie będzie go na te i te, ale będzie inny fajny overlay titowy. Proszę zaprosić na te i te w środę o 18 na YT Jaskini. Dobra, zapraszamy na TIT w środę o 18 na YouTube Jaskini Behemota. Jeżeli ktoś tam jeszcze nie zostawił suba, to niech zostawi, bo tam będą się grube rzeczy działy również. I dziękujemy raz jeszcze za srogie donaty tutaj od Orzecha i Vanitasa i od reszty. Bardzo dużo osób, w ogóle aż ciężko mi wymienić wszystkich. No mega się cieszę po prostu, że tyle osób chciało nas tak mocno wesprzeć. Dziękujemy bardzo. Przejdę teraz do Styczniana, bo... Możesz pączek u jelenia wpisać miasto, bo w toolboxie widzę, że nie ma. Retrojamal. 10 zł, 1 grosz. Nie ma, jest pusta kratka. Za ile ten Opel? Który rocznik? Bity czy nie? Jasne, już tam zaznaczam. Mhm. W toolboxie, tak? O czym mówiłeś, tak, żeby zaznaczyć? U Reda wpisz konflikt starting town. A, okej. Okay. Bo nie ma miasta. Tak, racja. Padło pytanie o donacie za ile Opel. Nie wiem, kto chciał sprzedać, chyba Słonik, no to może trzeba się jego pytać. No właśnie, to do Słonika na priv najlepiej się odezwać. nie trzeba robić tego przez donate. Dobrze. Dobra, co? Przechodzimy do Jelonka, nie? Tak, do Jelonka. On tutaj robi kolejny duel. No to już drugi, także myślę, że fajnie. W ogóle on ma 1-1-3, czy 1-1-5 tam jest? 1-1-5. No okej, okay, dobra. Bo ja przez to, że w OBS-ie jestem, to nie widzę aż tak. Stygian w 1-1-5, a Jelen jeszcze w 1-1-3. No właśnie, tak? Dlatego tak się trochę zdziwiłem, nie? Bo tak ten dopiero co z bunkra wyszedł, a tutaj już... Mhm. Te portale są spoko o tyle, że jakby dają plus przyrost dla każdej jednostki, która tam jest, nie? Z tego co kojarzę, czyli jakby żywiołak powietrza, wody, ognia i ziemi, nie? Dokładnie. Kupimy. Każdego rodzaju 4 żywiołaki to... Jakby taki poczwórny duel to jest, nie? No. Ale powiem wam, że konflik z Egnato, jakie to miasto... Przyłączyłem do jakby... Styrziana jak coś. Okej, okay. To miasto jakby, no nie jest, te jednostki nie są zbyt mocne, a drogie są. Konflikt jest drogim miastem i to wszystko wykupywać to naprawdę trochę kosztuje. No ciekawe, czy tutaj zdecyduje się robić te duele konia. Jestem właśnie trochę ciekaw mety tutaj w sumie dla konfa, jak to wygląda, bo mało wygodnie się gra tymi jednostkami, znaczy no powietrzaki, burzaki, spoko, ale reszta tak. Znaczy meta, jak ci powiem, meta fluxowa jest głównie taka, że robisz właśnie stack powietrzaków, ewentualnie do tego dochodzi jakiś energol czy żywiołak lodu i na tym wychodzisz. Czasami grało się jeszcze pod psychole, nie? Duele psychola, ale już teraz coraz rzadziej widzę tą taktykę.
Tutaj kłopoty mogą być chyba, czy nie? Nie, raczej bez problemu zrobi ten duel. Myślę, że zasłoni sobie te szkielety i wtedy koniki po zdjęciu kontry już powinny pójść łatwo. No, ale naprawdę dobrze to wygląda, myślę, dla Stygiana, że ma tyle dueli blisko drogi, więc zobaczymy, jak to wykorzysta. No, przypomnijmy, że dueli Black Knightów jest aż 8 na, na strefie Necro, także no... Fajnie, fajnie, że zdecydował się pod to zagrać, jak mu gra daje taką możliwość, bo nie znaczy, zawsze sam blisko. Na pewno zrobi to po drodze już przy okazji. Czy będzie grał pod konia, to się okaże. Mhm. Fajną ma studnię przy drodze, to na pewno z tego skorzysta jeszcze. I ziemia wpadła. Wow, okay, czyli scouting i ziemia jest u Blue, możesz tak, zaznaczyć. Ja już to zaznaczam i przechodzimy sobie do Jelonka. Pytanie z YouTube'a od Daniela Szerszenia. Co to jest w toolboxie na lewo od Grala? To jest ikonka All Spelli. Ja tą ikonę jakby wziąłem z gildii fluxowej. Jak postawi się Grala, to jest taka ikonka, że masz jakby wszystkie czary, nie? I to jest ta ikonka, która sugeruje, że gracz ma wszystkie zaklęcia. Tak, podświetlam wam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ona tak dokładniej wygląda. Tak się ona prezentuje i jest ona tam u Blue zaznaczona, jeżeli ktoś nie widzi. Także no, tymczasem ją odznaczam teraz. Red ma scouting i logę, możesz połączyć też zaznaczyć. Okej, okay. Scouting i logę, no faktycznie logo. Z logistyką zaczyna Moner, a scouting ma i powietrze jeszcze dobija. Okej, okay. To też zaznaczyłem. A i ziemię chyba ma nawet. Nie wiem, czy nie kupował. Chyba na basicu ma. Tak mi się przynajmniej. Dobra, zostajemy u jelenia, czy co robimy teraz? Do Stygiana przeszedłem. Dobra. Postaram się tak co turkę robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przerzut scen. No, czego też się szuka na Necro? Na Necro szuka się przede wszystkim na początek puszki z wampirem. Puszka z wampirem w tej wersji już nie ma czegoś takiego, że jest gwarantowana, bo we wcześniejszej wersji Duel 269L było tak, że ta puszka była zawsze i no gdzieś była jedna, ale trzeba było jej szukać, nie? I wiedzieli, że gdzieś tam jest. A tutaj teraz jest 0 do 1, czyli jakby może się w ogóle nie wygenerować, a może się wygenerować właśnie. Mhm. No i ta puszka z wampirem daje turbo boosta, bo dostajemy 15 up vampów, no tego robimy w mieście double builda. No i w drugim tygodniu już jest ponad 30 wampirów i no, często już można nawet breaka na tym zrobić, nie? Z shieldem jakimś. Dobra, no tutaj chyba bym się wampirów nie spodziewał, bo na tej puszce chyba jeszcze coś jest, nie? Mhm. Też mi się tak zdawało, że właśnie coś chyba jakiś surowiec, nie wiem, czy rtęć, coś. To może być naprawdę spory zakres jakby tego, co tu będzie w puszce, tak mi się wydaje. No bo ten rol entów jest mały. Jest ich mało, ale po prostu chodzi o to, że one mają duży value, więc ciężko to przewidzieć. No ciekawe, jestem sam, co to za boks. No, tak, to o tym dowiemy się w następnym. Tak, następny odcinek. Odcinku. Ciach. Bądźcie z nami. No, dokładnie, wyczekujcie kolejnych odcinków. No jakby w Heroesach takie transmisje były, tak, z tym Gungwazem finali. Tak, i o tym się dowiecie w następnym odcinku, jak to się toczy. No, zobacz, pomyśl, jak mówiłeś, że wysokie value, a tam zombiaki ulepszone były, nie? I puszka taka trochę słaba. No, mają niby wysokie value, ale może przez to, że rtęć była obok, to... Pewnie tak. Właśnie w ogóle Necro ma ten problem też trochę, że te jednostki z niższych tierów poza wampami, to są tak naprawdę dosyć... Tak, to są wszystkie jednostki, które kończą w szkieletorni, nie? No, bo chodzi o to, że Necro dzięki temu, że masz dużo miast dosyć szybko, to możesz po prostu zebrać z przyrostów po prostu te pierwsze drugotierowe jednostki na przykład i przemielić się w szkieletornie, dzięki czemu w początku czwartego tygodnia, dajmy na to, jesteś w stanie tak około 800 szkieletów zdobyć. To już fajna ilość, jeżeli masz na przykład set do HP i wiadomo, set nie daje ci bonusowego zdrowia, ale daje ci to, że masz te 4 zdrowia więcej na każdym szkielecie, więc to jest sporo. No i co, na Necro też w ogóle warto... I jeśli nie gramy pod wampy, to zagrać pod konia, jeżeli chcemy grać pod wampy, to oflagować parę dueli wampira lub znaleźć puszkę, która daje nam 15 ulepszonych wampirów, z tego co kojarzę. Dobrze mówisz, Żużo? Tak, 15, no.
A są osoby, które grają na przykład Tamiką na duelu? Tak, myślę, że są takie osoby. Ja spotkałem się z nimi. Wiem, że chyba Bad Boys grał kiedyś Tamikę. I nie wiem w sumie, kto z tych lepszych graczy grał jeszcze. Mhm. Ludzie czasami eksperymentują, czasem biorą tą Tamikę właśnie pod te konie, nie? Ale no nie jest to jakiś taki... Najczęściej gra się Galtrana, ewentualnie Isrę. Galtran Isra, też tutaj jest. Czasami też Widomina się pojawiała, pamiętam, bo ma więcej wiedzy. Mhm. O, kolejny donate dobra. Tutaj wjechał od Tomka. Tomek, 5 zł. Wymienię żonę za tego Opla. Wersja kombi, pojemny bagażnik, Nibita, Opel to bardzo niski przebieg, facelifting. No, nie wymaga Opel wkładu, mało pali i nie bierze oleju. Tylko wsiadać i jeździć, rocznik 95, więc można brać jako zabytek. No. Ale u kogo jesteśmy? Tak, teraz jesteśmy u Stygiana. U Stygiana. Okej. Tak, Stygian teraz właśnie robi walkę z pikinierami, które bronią chyba duela konia, z tego co widziałem, ale może się pomyliłem. Zobaczmy. Tak, duel konia, no. I scouting. Okay, ja w międzyczasie robi walkę o KP, także... O, to możemy pokazać. Skarnia. Bardzo istotne, dobrze, że powiedziałeś. Ja widziałem, że na czacie już padła taka sugestia, że jest kapek na biomie, ale ja tego nie widziałem, że nie chciałem tutaj mówić. Mhm. Ale jeżeli teraz Mateusz mówi, że jest walka o kapeka, no to jest. No, rzeczywiście kapek na biomie to jest super bonus, można powiedzieć, bo już się nie musimy o to martwić. I teraz role jakby mogą się w tym meczu odwrócić. To Jeleń może być tym, który będzie zaraz gonił. Gdzieś tam może zahaczyć o duel Firebirda, też będzie miał pewną inicjatywę. No i będzie mógł gonić z tym kapekiem, ale no to jeszcze poczekajmy z tym, jest jeszcze wcześnie. Mhm. Zobaczymy, jak ta gra się potoczy, też czy Stygianowi się uda wampiry zrobić, czy będzie robił utopie szybkie, jeszcze się wiele może zmienić. Tak, ogólnie Jeleń to ma taką sytuację, nie wiem, czy typową, czy nietypową, bo nie zajął trzeciego Fluxa, tutaj drugiego na powierzchni. Natomiast jesteśmy teraz u Stygiana i widzimy, właśnie, że te szerpy dosyć mocno biją. No, konie padły. Szkieletów też już padło. Czy zaraz jego power stackiem będzie tylko zombiak? Mm-hmm. Na to wygląda, ale prawdopodobnie je przemieli, tylko no dużo na tym stracie. I pytanie, co dostanie w zamian? Czy to będzie puszka z wampirem, czy... Wow, bardzo dużo wojska stracił szkielet. Oj. Nie wiem, czy to było warto swojej ceny, no. Jeszcze tej ziemi nie ma obowitej, więc chyba tutaj zostanie. No, trochę tempo może osłabić. No, jego mina mówi dużo. Mhm. Tak, to jest tak zwany pączek dumacz. Ja kiedyś taką minę zrobiłem na streamie i właśnie tak się przyjęło, że na takie coś się tak mówiło. No, powinno być pączek sadek bardziej. No, w sumie to... No, dobra. Przejdziemy sobie teraz do Jelenia, myślę, z powrotem. No i co? Widzimy, że tutaj kupuje trochę jeszcze żywiołaków dodatkowo, żeby sobie tam nieco bezpieczniej te walki robić. O. Tak, no nie, taka spokojna gierka. Nic szołowego, ale też bez jakichś właśnie jakichś wywrotek czy jakichś dużych błędów. No tak. Fajnie sobie operuje tym fortem na wzgórzu, że tam podskakuje, upuje sobie te jednostki. Także ma solidnych strzelaków. No wygląda to naprawdę nieźle pod tym kątem, bo w sumie jakby Fluxem można zagrać właśnie w ten sposób, a można też flogować na przykład te duele psychola, czytajcie, nie psychola, tylko... Żywiołaków umysłu. Żywiołaków umysłu, dokładnie, zawsze się zapominam o tym. I ten żywiołak jest jakby o tyle fajny, że masz chyba 6 dueli też i po zajęciu ich możesz zrobić dobry builda, który tego... No... Ulepszenie daje ci naprawdę sporo. Masz wtedy jednostkę odporną na zaklęcia, ale jest to również wada, bo nie możesz na nim jakichś tam swoich buffów tam dać. Mhm. Jakby żywiołaki też, tak samo jak czarne smoki, może nawet jeszcze bardziej tracą na swojej sile im później. Mhm. Tym są słabsze po prostu, no jakby ani nie skorzystają z setu do życia, żadnego buffa nie da się im wrzucić, ani shielda, ani nic. Że one tylko mają prawo bytu gdzieś w początkowej fazie. Już na taśmę ta gildia kupiona. No, dokładnie, tak na ostatnią senną sekundę.
No chyba, że jest tak dużo żywiołaków jak w mojej gierce turniejowej z Keszem, gdzie Keszy dołączył ich 150, no to wtedy już jest problem na etapie 2-1 ileś. No to było że bardzo one potrafią sobie zrobić. Dyplo. Jak ktoś nie wiedział, trochę to szkód w takiej ilości. No widać, że boli do dzisiaj ta strata. Nie, nie boli, tylko chciałem powiedzieć, żeby zaraz mi Keszu, bo widziałem, że się przewijał tu na czacie, nie wytknął tego, że mówi, że żywiołaki są słabe, a jakby to jego kluczowy stack w gierce ze mną. No a tu zagłębie książkowe u jelenia mamy, bo... Czy jest puszka z wampirem? Bo widzę, że są wampy. Nie, ulepszył wampirę, ale nie miał puszki. Ja tutaj przyłączyłem do niego właśnie, a teraz przechodzimy do jelenia. No i nie było tam puszki. Ma 16 wampirów z tydzień. To jest taki fragment, gdzie jest obok siebie książka ziemi i książka ognia u jelenia, więc przypuszczam, że obie zrobi po prostu. Całkiem możliwe, nie wiem, czy będzie robił akurat, bo często jest tak, że te artefakty typu księgi ognia, księgi wody, a w sumie faktycznie stoją obok nich. Ale zobaczcie, on dostał 3 relikty na biomie, nie? No książki, bo książki, ale jednak 3 relikty to są. Chciałem powiedzieć, że czasami jest tak, że opluwamy właśnie te książki, jeżeli nie są po drodze i nie tracimy ruchu, żeby się po nie schylać, natomiast tutaj wydaje się, że jest to sens, bo już stoi przy nich, to warto je wziąć. Ja widzimy, że timer zielonka gryzie, zdążył się cofnąć. No tutaj co turego tak gryzie i będzie gryz pewnie. Myślę, że możemy do studiana przejść i zostaniemy trochę u niego. Tak. No za 2 durki myślę, że możemy zostać. Tak. Chyba, że coś ciekawszego będzie u jelenia, no wtedy przejdziemy tam. Okej, manty, jakby nie wiem, czy on nie mógł w tej sytuacji do przodu wypuścić tego wampira. One nie biją aż tak dużo. To może jaki bał się jakiejś moralki czy coś już w tej gierce. Wiesz i tak co, trochę nie chciał może po prostu, żeby 5 mantykor w niego wjechało, bo zobacz, że pada co hita, więc woli trochę mięsa tutaj oddać, żeby w sytuacji, że się nie wyleczy. Dobra, ale fajnie na defie wystoją trochę te zombiaki, nie? No fajnie wyszło. Oj, kolejne zombiaki. Ale puszki słabe. Znaczy, wolałbym dostawać te zombiaki szczerze niż zjawy. Bo zjawy, no to tak. Okej, są twardsze, ale jest ich mniej, więc mniej szkieletów jak z szkieletów. Na pewno wolisz dostawać zombiaki, bo wtedy, no to jest twoje potencjalne 70 szkiela, nie? A jeżeli chodzi o puszkę z wampirem, wydaje mi się, że może być szansa na lewo od miasta. Na górze jest solo box z żywiołakiem ognia. Jest 20-49. Jeżeli będzie tam high roll, to możliwe, że wampir tam będzie. No, ale zobaczymy, jeszcze na razie tego nie robi. Jakby żywiołaki ognia, no też nie można na nich się wyleczyć wampirem. Ziemia podbita, ale nie wiem, czy ma powietrze. Nie ma. Także jeszcze trochę tutaj brakuje Styrzianowi. Zobaczymy, czy będzie liczył. Chyba będzie liczył na naturalne powietrze. Ludzie czasami lubią właśnie... zwierzęta myślę, że też. Kupić sobie powietrze w Fluxie, jako taką ziemię GMO. Czyli nienaturalną, a taką modyfikowaną. Możesz pączek zaznaczyć, bo tutaj czat... alarmuje wręcz, żebyś logistykę, logistykę, tylko dyplomację, żebyś zaznaczył u Reda. Okej, dziękuję bardzo za informację. To jest bardzo dobra informacja. Witamy wszystkich na YouTubie i na Twitchu, jakby oczywiście nie plujemy na czat, ale nie sposób te wszystkie wiadomości czytać i jeszcze tutaj komentować rozgrywkę, także no co jakiś czas na pewno coś tam będziemy wychwytywać. Pytanie, czy Stydzian teraz zdąży się cofnąć, nie wiem ile ruchu mu to zostało. 200, ale nie może podnieść puszki, chyba że ją weźmie i nie regnie mana, ale nie, opluwa puszkę i... Jeszcze możesz pączek książki zaznaczyć, księgę ognia i księgę ziemi. A, właśnie. A nie księga wody? Nie pamiętam. Okej, dobra. Ogień, ziemia. Kogo? U jelenia, czy...? U jelenia. Tak. U jelenia wszystko poza wodą, no. Aha, to się zgadza. U kogo teraz, Turka? Teraz u jelenia jesteśmy. Dobra, zobaczmy. To jeszcze jest ponad 100 żywiołaków lodu. Konkretny stack. No, właśnie, ich bardzo dużo w ogóle żywiołaków leci poza burzakami, moich leci mało, tam 15 jakoś, a tych pozostałych
żywiołaków naprawdę bardzo dużo z puszek. Żywiołaka wody jest chyba 30, żywiołaka ognia jest 35, żywiołaka ziemi z puszek, z puszki jest 50. Także te boksy tu są naprawdę srogie. Ja jakby pisałem o tym z MKC i on mówił, że poziomu jakby generatora nie jesteś w stanie tego zmienić, bo to już jest od góry ustawione w grze, nie? Tak, boksy. Doprecyzujemy jeszcze. MKC to jest ogólnie autor szablonu, jak również organizator tego turnieju z nami. On również go organizuje. Tak, no i to taka informacja, którą tam chciałem dopowiedzieć, no, jakby ktoś nie wiedział. Nie jedyny chyba szablon jego autorstwa, nie? MKC ma... Tak, znaczy jeden taki z takich, których można powiedzieć teraz na topie, no bo Duel się też zrodził z jego Outcasta, obecnie są to dwa jakby osobne szablony. Jego Outcast też nadal trwa. Do stycznia nadal jest. Jesteśmy. Dobra. Stydzian 1-2-7, nagi, wampirami średnio, bez kontry. Ale chyba da radę. To są trzy jednak nagi, to pójdzie do rogu, to da radę, tylko no. A, się standardowa strategia, czyli shieldziki i siedzimy w rogu. Jest różnie właśnie z tymi nagami. Czasami 16 wampirów nie wystarcza, jakby było na przykład maxi, ale... No, jak było maxi, to był problem tutaj. Ma tutaj jeszcze te spele na eksperckim poziomie, więc to też... Zobacz, już jak wszedł moral, to już trochę problem jest. Ale zobacz, on tutaj miskika zrobił w ogóle. Tak, wyszedł i chyba nie odrodzi się już tak do tego... pełnego stanu, no. W ogóle on bardzo tutaj dużo straci tych wampirów teraz. Nie, dobra. A może się wyleczy? Czekajcie, nie. A nie, bo on miał 16, nie? A, okej, okay, ostatnim atakiem do fulla się doleczył. Super. No, ale było niego. Przez chwilę tak troszkę ciepło. No, ale ten biom nie rozpieszcza tutaj z ty dziada, naprawdę. Ale dostał jeszcze płaszczyk do Nekro. Fajna rzecz. No, tylko akurat nie na ten moment. No i teraz co, wchodzisz w ten nagabank czy nie? To jest takie ryzyko, że naprawdę, jeżeli tu wejdzie i będzie jakiś duży rozmiar. Uważam, że nie powinien za tak ryzykować, to jest jednak gra turniejowa. No właśnie, on nie może tutaj many aż tyle zużyć, nie? Bo w ogóle w sumie nie jakby może być. Nie może wrzucić sobie shielda nawet, nie powinien w to wchodzić. No z shieldem i ze stone skinem to by było spoko, ale bez tego to... Wygląda, no ale też nie wiesz jaki jest rozmiar, nie? Tej nagi. No, ma niby jedynki ze szkieleta tutaj też, więc jest to jakaś opcja, ale... Nie, woli cofnąć. I słusznie, no nie ma co ryzykować. Jakby było maxi na przykład, to nie zrobił. Dobra, skończyły się nam tury symultaniczne, także już no, będziemy zmieniać. O, jeleń po breaku. Pokoju perspektywy. Kurczę. Tak, to już jest takie wojsko, spokojnie pozwoliło na breaka. Dobre staty, 10, 11, 12. Chyba tutaj samo Biblio już doprowadziła do tych statystyk. Nie wiem, czy ma jakiś artefakt. Jeszcze pewnie jakieś tam jest arenę zabrała. Słucham Maty, bo nie usłyszałem. Mówię, że, no, że teraz wisier, także te staty też fajnie zaraz podskoczą znowu. No, racja. Skip breaka, Resident Sleeper. Tak, dokładnie. No, break mało ciekawy. Ale nie, no w sumie tamta walka to była właśnie godna skipnięcia breaka, myślę, bo to tam więcej emocji się chyba też, znaczy więcej, też dużo emocji się działo. Ale jakie widzicie teraz szanse dla Stygiana, żeby tu wrócić? Ma tak naprawdę tylko te wampy. Tylko ja aż wampy, ale no jednak. Puszka musiałby dorwać moim zdaniem 15 wampirów. Tak, puszka z wampirem ma jakąś tam podstawę w postaci tego double builda konia, więc jakiś tam stack, może nie aż taki duży, ale tam 12-14 może będzie, nie wiem ile ma dokładnie dueli, ale przede wszystkim musi znaleźć, powinien znaleźć puszkę z wampirem. Jakby jeżeli teraz dobierze wampiry z przyrostu, no wiem, że tam duel albo dwa duele ma, no to trochę tych wampów będzie, jednak nie na tyle, żeby chyba breakować na nich jeszcze, nie? No. Zaraz to wszystko. Po 9 koni ma. Chociaż nie wiem, czy w drugim mieście to spróbował, ale chyba tak. No 9 koni to już fajna rzecz w sumie z obu miast. Aha, czyli czekaj, jeżeli ma 9, nie wiem, czy on setki budował, czy bez setki to liczyć. Ile? Bo to, jeżeli ma 9, to musiał... Albo 7, albo 6 dueli, ale chyba 6 wydaje mi się, że zajął. No to dużo, bardzo dużo zajął, 6 dueli. No. Oj. A w międzyczasie takie pytanie, czy uważamy, że brak slowa jest dobry? Ja tak od razu powiem, że według mnie bardzo fajny pomysł, że to jakby daje nam zupełnie inny obraz tych początkowych walk i no nie ma tej takiej monotematyczności, że tak powiem, w ciągu po prostu mass slow, co walka. W sumie ciekawy temat poruszyłeś, bo ja jak już gram te duele od dłuższego czasu, to już się nawet przyzwyczaiłem i zapomniałem totalnie o tym, że na innych templatech faktycznie tak.
jest ta różnica. I właśnie powiem wam, że ja grałem wczoraj tego crossa, co grałem z Gungwazem, to w ogóle jakby nie przeszkadzało mi, że no wiadomo, chciałem mieć tego Maselowa, ale nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, że tego nie miałem. I ja też osobiście uważam, że to jest dobre, że nie ma tego. Można się nauczyć też walczyć bez tego slowa, nie? Dzięki temu. Tutaj set do nekromancji nie daje Lishon, nie? Jakby turnamenty to blokują, więc no niestety. Nawet w tej wersji nie ma tego setu, nie? W poprzedniej wersji był, a w 2.6.9... A to jest wyłączony któryś artefakt po prostu? Tak, po prostu nie generuje się artefakt, bodajże ten amulet grabarza. Okej. No to sytuacja wyjaśniona. Są buty trupa i są te... No ale był ten set, jakby wiesz, w połączeniu z Graalem, tutaj można było naprawdę niesamowite ilości tego szkieleta robić, więc MKC się zdecydował wycofać. Cześć Ortant, wołaj całą rodzinkę, jasne. Zastanawiające jest teraz, bo Jelen poleci po midę prawdopodobnie i jeszcze Kowiem zbiera przy okazji. Dobra, to ja to zaznaczę. Zobaczymy, co jeszcze zrobi po drodze na tego mida i czy przeciwnik tutaj nie będzie stanowił dla niego żadnego zagrożenia w tym. Raczej nie, Jelen leci po mida tutaj od razu. Dobra, także Kowiem zaznaczone. Nie ma się czego obawiać. Jakby ustydziana naprawdę jak na nekro, to nie ma tam. No, trzeba no, to powiedzieć wyraźnie, że nie ma tempa. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować Bad Boysa właśnie, który też tutaj komentował, że no nekro w przypadku jak macie powyżej 1-3-1, to no musisz zbreakować, no chyba że grasz pod tygonie. To wtedy jeszcze możesz sobie pozwolić trochę tutaj na chillowanie, ale bez przesadyzmu. Ja tutaj gadam trochę swoim językiem, ale mam nadzieję, że rozumiecie kontekst, to staram się tak jednak swojego tonu trzymać. Tutaj widzę, że Phantom się odezwał na czacie odnośnie tego, co powiedziałem, jeżeli chodzi o tego slowa, nauczyć się walczyć. Ja wiem, co on ma na myśli, że jakby na duelu jest tak dużo wojska, że ten slow nie jest niezbędny, ale to, że tego slowa nie ma, dla wielu graczy, którzy są przyzwyczajeni właśnie, że slow, że bez slowa po prostu nie da się robić mocniejszych wardów, to można się jakby trochę tej fobii, tego takiego, można się tego wyzbyć, że bez slowa da się też trochę walk porobić. Tak, ale też faktycznie Phantom ma trochę rację, że nie ma co też przesadzać z tym, bo faktycznie te walki tutaj są zupełnie innym wojskiem niż toczymy na innych mapkach, no nie, więc nie da się tego tak przełożyć jeden do jednego, ale fakt, że może to trochę uleczy ludzi z takiego właśnie podejścia, że na pewno jest slot nie da grać. Fajne urozmaicenie, także no. Witam Phantoma tak w ogóle, bo ja jeszcze nie miałem okazji przywitać tego wcześniej. I witamy też wszystkie osoby, które nas oglądają na obu platformach. Tych, które nas nie oglądają, też w sumie witamy. Tak, bo czemu nie? 10 nyksów z boksa. Kołf. Mid też jest taki właśnie mega sytuacyjny. Raczej tutaj mówię, fajnie dostać te puszki, ale no, nie widziałem, żeby gracze często grali jakby pod przyrosty tutaj go kołwa, nie? Często te duele węża gdzieś są porozrzucane. Ta jednostka też jest taka, że jest uwięziona w mieście, trzeba używać czy jakiegoś teleportu, jak ci zablokuje przeciwnik bramę. To nie jest takie aż dobre miasto, nie? Do grania pod lejta. No jest ciężkie na pewno, ale wydaje się, że ma mocne te jednostki, nie? Jak sam mówiłeś, ma wszystkie jednostki dobre. Te węże są jedną z najsilniejszych 7 poziomu jednostek, a dodatkowo Nyxy są też całkiem mocne przez tą specjalizację. Nyxy i węże super, ale inne też są lepsze. No, Nyxy to można powiedzieć, że są w lejcie już jak w dużej ilości nieśmiertelne, wręcz jak rzucisz jakieś proty na magię, to one z shieldem naprawdę mogą stać i przyjmować bardzo dużo hitów. Swoją drogą w końcu troszkę się odwróciła sytuacja i to Jeleń pierwszy wchodzi na pustynię, pierwszy tutaj dobija się do miasta, a Stygian jeszcze na swoim bionie. No tak, tak z tej roli się odwróciły w tym meczu ewidentnie. Teraz Jelen jest w tej roli dominującego. No. Ewidentnie tutaj napiera tutaj Jelen na Stygiana. Zobaczymy jak to wyjdzie. Widzicie, jak Nekro nie dostanie puszki z Vampirem, to są trochę problemy, nie? No właśnie chciałem tak powiedzieć wcześniej, że trochę granie Nekro tutaj wydaje mi się
takie... Pod Hyrule. Losowe to jest, no właśnie, trochę pod Hyrule, no nie? Że jak będziesz dostawać jakieś właśnie zjawy, zombiaki, to dużo nie porobisz. A jaka jest różnica, jak dostaniesz bumpy faktycznie, nie? No. No właśnie, zamiast robić na przykład puszki te ze zjawami czy zombiakami, to możesz po prostu później farmić po prostu za pomocą dwóch amplifierów i zajmując po prostu miasta, które też ci generują tam dodatkowe jednostki na szkielety, więc no. To i to jest opcją. Z YouTube'a padło pytanie, jakie procentowe szanse dajemy Stydzianowi na zwycięstwo w tej chwili? Znaczy, no na ten moment bym powiedział tak 20%, jakby w tej chwili miało. Kurczę, ja to może aż tak bym nie zaniżał, bo jednak konie to fajny powers, tak? Natomiast, no, jeleń jest, nie wiem do jakiego stopnia agresywnym graczem, żeby to wykorzystać na przykład, że ma możliwość... Może trochę przesadziłem, że aż nie 20, ale no, na pewno jeleń jest w dużo lepszej sytuacji teraz. No, jest lepszej, myślę, że tak 40 bym dał do 60. Może trochę zbyt optymistycznie, ale ja zawsze tak chodziłem bardziej z tego założenia. Tutaj Franz pisze, że w tej wersji nie ma gwarantowanej puszki z bumpem. Wcześniej była taka na innych wersjach? Tak, tak. A, no, okay. No, tego nie wiedziałem. Była jedna zawsze gwarantowana, nie? O, też, fajna puszka. Tak, Aspidy z puszki. I co, no, do tych, co do tych wampirów, no to niby była gwarantowana, ale nieraz ona się tak wygenerowała, że jej nie znalazłeś, nie? Gdzieś tam w górach. No i nie, ciężko było ją zdobyć też. Ale wiedziałeś, że jest. A tutaj może nie być, nie? W ogóle. Pytanie teraz właśnie ode mnie, czy myślicie, że jeleń, mając właśnie taką puszkę z wężem, która daje mocną inicjatywę dosyć, bo tutaj wymagane by było od Stygiana, żeby smoki ulepszył, żeby to przebić. Znaczy będzie chciał wbijać po prostu niego jeleń. Jestem, że jednak... No mi się wydaje, że to jest argument za tym, żeby faktycznie już tą grę próbować skrócić. Mhm. Też nie ma za bardzo hajsu, są jakieś topy, ale to hajs stopek pewnie wykorzystam na jakieś dyplomy, nie? Bo tutaj już rozglądał się, co tam ile kosztuje. Także no. Myślę, że może będzie chciał jeszcze właśnie zrobić topy, będzie chciał coś kupić z mapy, jakieś wojo i chyba będzie chciał to kończyć tak naprawdę. Też mi się tak wydaje, no ale z tydzień widać, że tutaj celuje pod Lejta chyba, bo wziął Owkę też na przykład. Owka, no wydaje mi się, że w kontekście late game'u mocna, w kontekście early chyba też okej. Ale... No, wydaje mi się, że przez to, że tyle tych dueli zajął, to ewidentnie skupia się na tym, żeby pod Lejta zagrać. No, przede wszystkim zaraz może dojść do sytuacji, że jeleń będzie w gigantycznej przewadze, jeżeli chodzi o statystyki, bo Stygian, no, on nawet nie ma statystyk po 10, tam jest 8, 6 czy 4 no, jakoś. Tak kątem oka rzuciłem na Stygiana jeszcze i jakby jego reakcja chyba dawała nawet mniej niż 20%, bo... Złapał się po prostu za głowę, pokręcił nią, ewidentnie czuję, że mu nie idzie. Tam załapałem się, żeby chwilowo tam pokazać tę reakcję, ale no myślę, że no faktycznie nie jest raczej zadowolony z tego obrotu spraw. Tempo mogłoby być dużo lepsze. No ale no też na pewno spowolniło go to, że nie dostał naturalnej ziemi. Miał powietrze, ale nie miał ziemi chyba za szybko, nie? A propos, muszę... Nie, sorry, na odwrót. Miał ziemię, a nie miał powietrza, także ja zaznaczę od razu, bo zapomniałem o tym wcześniej. A tymczasem robią się topki tutaj u jelenia, także też trzeba być tutaj czujnym na to. No jeleniowi tylko brakuje statystyk. Soja dostać, praktycznie jakieś budki. Gdzieś po drodze jeszcze może bibliotekę w stronę Stygiana i no i będzie mógł to kończyć. Zobaczymy, czy zdecyduje się na taki ruch. Nie wiem, czy u Stygiana też nie upadła trochę wola walki, jakby, bo mapa cały czas mu daje pod górkę. No, może mieć trochę problem też z breakiem nawet Stygian, jakby musi te konie do kupy zebrać, nie? Okay. O, i widzimy gąskę, możesz gąskę zaznaczyć. Tak, tak, już zaznaczyłem. I dobra, mamy koniec tury tutaj u jelenia, nie zdecydował się nigdzie tepnąć, nie wiem, czy to wynikało z tego, że nie miał ruchu, czy po prostu nie zdążył. No i co teraz będzie Stygian robił? No, kasy ma mało, więc... Topy będzie robił. Konie z dueli wykupuje w trzecim tygodniu, to rzeczywiście. No, znaleźć chyba... taki akt desperacji trochę. Nastawia się trochę tutaj na ten dosiad od jelenia. Znaczy wiesz, on też kupuje te konie chyba z myślą, żeby tą topę łatwiej zrobić. Tak, bo tak. Wie, że tych wampirów jest za mało. Żeby na samych wampirach polecieć w topę. Aby to nie była maxi topa, nie? Żeby nie potracił tych No wampirów. Nie, jest mała. Dwójka lub jedynka.
bodajże. Albo jedynka to jest chyba. Dobra, Quick Combat tego nie robił. Nie, to jest trójka. Okej. Okay. No to duży, duży rozmiar. Faktycznie Quick Combat mógł tego nie zrobić, bo to nie... A, jest... zrobi to Stygian, zrobi. No na szyldzie jest tą skin, nie powinien zrobić, tylko też kwestia jeszcze, czy dobrze się rozstawi tutaj. Fajny fokus póki co. A zobacz, już trzy mogą go bić smoki. No trochę. Okej, ty wycofka. W ogóle warto, moim zdaniem, jak robisz topę, uderzać smoka z środkowego heksa, bo masz jakby ten od dołu trzy heksy, nie? Z lewej strony, z prawej i środkowej. Ja osobiście wolę środkowej, bo wtedy jak smoki będą chciały cię uderzać, to będą huchały po sobie, po prostu trzy. To jest szansa, że po prostu któryś z nich... No dobra topa, ej, tak? No. Biom jakby był słaby, ale topa dał, zobaczcie, już po 20 statu jest. No, Krecik się ucieszył. Więc być może jest to teraz sytuacja, która wyhamuje trochę jelenia, nie? Że zobaczę, dobra, staty wpadły, jednak tak nie raszuję, jednak trochę tu zostanę. Więc chyba ta topa to jest naprawdę najlepsze, co mogę go teraz spotkać w tej sytuacji. No, wygląda to dobrze, myślę teraz. Dlatego mówię, no te 20% może trochę, czy tam 40 chyba, nie. 20. No po tej topie zwiększam już to. No, właśnie. Można odrębnie tak. Zwiększyć, nie? Widzę, że u niektórych skoczyło z 5 na 6% też. Solidna topa, jak widać. Dokładnie. Ale dobra. Co, nadal nie mamy breaka, nie? Już kurczę, w takim etapie. 1, 3, 6. No, brakuje jeszcze tego breaka. Jaki tutaj potencjalnie jest przez anioły, przez kryształowe, przez wiwki? Jest dużo różnych opcji, ale wiwki chyba najłatwiejsze, chociaż tam są apnięte, nie? Tak, są apnięte. A to nie, to ciężko by było i tak. Teraz walka z sułtanami, taka trochę nieprzyjemna. Sporo tych staków. Zawsze jakieś tam... czy mniejsze, czy większe straty są tutaj, ale dobra, sojek wpadł. Fajnie, on jakby brakowało tego sojka do setu. Do setu? A w sensie no. Do setu takiego chodzi do Allstatu. No. Wiadomo, że tutaj nie ma faktycznie tego. Czekałeś aż do końca, do jakiego setu. No. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, na duelu nie ma możliwości zrobienia Angelic Alliance, bo tutaj nie ma hełmu boskich mocy, czyli tego, co daje plus 6 potocznego czajnika. Dokładnie. Potocznie zwanego. Czyli jakby no, nie mamy możliwości zrobienia tego setu. Tak, dlatego wolałem tutaj tam ugryźć leciutko tą informację, żeby nam to nie wyciekło. Tak, żeby to ze mnie wyciągnąć, nie? No. Takie rzeczy warto podchwytywać. Dobra, lecimy tutaj do Stygiana. Widzi na wieżę tutaj, gdzie jest jeleń. W sumie jeleń nie zajmował chyba bocznych miast z pustyni, nie? Zajął chyba tylko to górne, a jeszcze zostawił sobie dolne, więc... No tak, dolnego nie ma zajętego, no. No kto wie, może spróbuję zagrać pod dyplo na bocznym. O, w sumie break. Tak, i mamy w końcu ten break 1-3-6 na Feniksach. O, i to jest właśnie ten podział wojska, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli że właśnie podzielił sobie na 6 slotów. Na 6. 7. Fajnie, tutaj można powiedzieć, że straty znikome. 70 szkieli. No, autowalka zrobiła bardzo podobnie, tam 80 parę. O, jeszcze Kirias tutaj po lewo też jest jakąś opcją. Bo to wiecie, można nawet założyć tego Kiriasa zamiast tej klaty do... Tak, żeby trochę odstraszyć przeciwnika, nie? No że właśnie. To już taki sygnał, że słuchaj, mam 30 plus SP, także nie zbliżaj się. No właśnie, mogę a tej klaty do interferencji prądem porazić. Nie widać, nie? Klaty do interferencji, więc to jest jakby ta różnica, nie? Że to pokażesz, a tego nie pokażesz. Na YouTubie, na Twitchu już 7% szans dają do Stygiana, także... O, proszę. Coraz szybciej. Coraz więcej, no. Ale tutaj mielenie jest. Mieleniartów. No dużo tutaj sprzedaje jeleń. Ale dzięki temu też będzie mógł w sumie łatwiej budować te wszystkie fluksy i te szkoły. Aha, bo on tutaj rozbudowuje sobie ten węże w obu owach. No fajnie w ogóle, że zrobił dobry build jakby. Ja za chwilę sprawdzę i powiem wam, ile dueli jest na pustyni, jeżeli chodzi o te węże.
A, no tak, w sumie jest 1-3-7 i on jeszcze akurat zajmie teraz kolejny duel. Tak. Okej, okay, no, one się generują w ilości unlimited, czyli może ich być, nie wiem, nawet 15, 14, bardzo dużo. No, tak kojarzyłem też właśnie, ale ciekawe, bo... Nyxów jest 10 jak coś, nie? Już sprawdziłem to na pustyni. Okej, okay. Trochę się wystawia, ale on wie, że tutaj nie ma stygien miasta po lewej stronie zajętego, więc może tak na spokojnie się wystawić z setem ekonomii. Setem ekonomii. A tymczasem co? Stygian skoczył na śnieg? Czego to będzie szukał? Na razie tabard i tarczę znalazł do statów, której nie miał. Ogólnie to też jest takie wojsko, że chyba nie czuję się jeszcze na tyle silny, żeby na samych wampach lecieć, a szkoda, bo... Znaczy, ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że z koniami sobie tam trochę pomaga, a szkielety przy okazji tam nosi, żeby je farmić i nie usuwać, bo to też niektórzy na przykład w tym turnieju mieli tak, że jak biegali na te boczne piony, to farmili bardzo dużo szkieletów, ale wszystko usuwali, żeby się nie dociążać. Tak, chyba było, żeby nie dociążać się. Z Dreamhunterem to chyba była gierka? Większość graczy tak robi, jakby zaczynają farmić tego szkiela tak już bardziej na poważnie w drugim miesiącu, nie? I często właśnie szybkie tempo, zostajesz na wampirze i czyścisz całą tam, ale to zazwyczaj jak jesteś właśnie na pustyni, nie? No to, a on dzięki temu, że ma ten płaszczyk, to nagle to sobie korzysta z tego i farmi przy okazji. No i widzi topę, więc też fajna rzecz, bo dużo kasy, a za tą kasę będziemy konie kupić, których no jeszcze nie ma wszystkich. Chyba nie ma wszystkich, tak mi się wydaje. Dobra, co mamy u jelenia? Czy on tutaj będzie starał się jakoś raszować, czy po prostu... Nie, raczej raszować nie będzie. Jest chyba świadom tutaj, no właśnie, widzi na tym oczku nawet, że tam duele konia są zajęte, więc raczej nie będzie chciał tutaj, myślę, doprowadzać do szybkiego spotkania, tylko... No już na pewno teraz daje przyrost Dzianowi tych koni kolejny, nie? Także ma tego świadomość. No, stara się czyścić co może po jego stronie pustyni. To jest chyba najfajniejsza, tak. Najlepsza rzecz, którą może teraz robić. Bluma Loga na toolboxie, żeby zaznaczyć. Okej, okay, już zaznaczam. Ja jeszcze tutaj do czatu, jakby korzystając z okazji, możecie tutaj ocenić na stronę transmisję i pod względem właśnie audiowizualnym i ogólnie jak wam się tu wszystko podoba, możecie też zostawić swój komentarz. Wykrzyknik ankieta na czacie i tam możecie sobie wypełnić. Tak, możecie dać znać właśnie jakieś tam pytania odnośnie tych, które na przykład nie przeczytaliśmy, a które chcielibyście na przykład, nie wiem, żeby nie wiem, były zadane po prostu i postaramy się tam udzielić na niektóre rzeczy odpowiedź. Tam. Czy to nie teraz, ale... Ciekawe, że Monder ma archery, nie? Tak, tak. Wiesz co, Monder, no wydaje mi się, że archerka spoko dla niego. Do sorcerek też się może przydać. Tak, sorcerki, jest... burzaki i te żywioły. Nie lodowe, nie? Tutaj pół armii w sumie się składa ze strzelaków, także ma to jakieś tam uzasadnienie. W ogóle obie topy dały tarczę i już chyba i tak wcześniej tę tarczę miało, także kolejne arty do posprzedawania. No tak. Ale fajnie mu tam wyszło w sumie. Zbudował double węża i zajął jakieś duele, więc no, wydaje się, że będzie miał naprawdę solidne wojsko. Co i potem up węża i power stack czerwonego. A w sumie ciekawą opcją mu Stygiana też by było zbudowanie double builda towera. Bo ma tutaj jeden tower na bocznym. To tak tylko jeszcze doprecyzuję, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, ale gracze mają ogólnie dwa boczne do dyspozycji jakby od swojego wyjścia z swojego biomu tam na pustynię. Są dwa boczne miasta i tam widzimy, że jest już w posiadaniu Stygian miasta bez fortu, Towera, a teraz leci poboczne właśnie z fortem Tower. Więc kto wie, może tutaj pokusi się o double builda, a może nawet triple A, jak jeszcze znajdzie no boczne miasto z Tabera na pustyni. W tej wersji duela zostało to tak zrobione, że zawsze te boczne miasta początkowe na pustyni są odbiciem bocznych stref. Czyli tak. Tutaj jak mamy Stronghold, tak, i Tower, to na pustyni będzie dwa razy Tower, jako te bez fortu, i dwa razy Stronghold. Oczywiście ten rozstaw jest losowy, nie jest tak ustawiony, że po stronie Stygiana
będzie, nie wiadomo, czy tam na dole jest też tower, nie? Może być strom. Jeżeli byłby tower, mógłby się pokłócić o triple build. Oczywiście jest to bardzo kosztowne. Mieliśmy jedną taką sytuację już w tym turnieju. W czwartym tygodniu Gongwazy znalazł Grala i bardzo szybko zrobił triple builda w towerze Nagi plus Gral, nie? No nie dość, że miał wizję, jeszcze Gral mu dał dodatkowy przyrost i tych Nag było naprawdę bardzo dużo. Tak, a tutaj widzimy, idzie poboczne miasto. I może korzystając z okazji, pokażę wam, jak ten grafik wygląda. Jeżeli tutaj jeleń nic nie będzie właściwie robił za specjalnie, to tutaj macie właśnie podgląd tego graf, tego szablonu, taki obrazowy. To nie jest do końca graf taki typowy, natomiast wydaje się dosyć ładnie opisujące tutaj to wszystko, jak to wygląda. Miasta są tutaj... Niech sobie screena zrobią, bo nie zdążę przyjrzeć się. No, zróbcie sobie tutaj screena na spokojnie, także wiecie. Myślę, że macie okazję teraz. Tak, no tutaj ja na przykład, jak mamy Wasteland, jak mamy na przykład Bagno, to są to przykładowe boczne biomy. No i tu w tym przypadku na przykład zamiast Wastelandu na przykład mamy Towera, tylko że po drugiej stronie, nie? I no, widzimy, że na pustyni też jest na przykład taki Dung. Jest też również taki Fortress. I to jest losowe, czy po prostu będą dwa Dungi na przykład dla jednego gracza, czy dwa Fortressy dla drugiego, to jest totalnie losowe. Dobra, tylko Stydziana teraz, może Stydzian robi turkę. Buty, znalazł budki do Nekro. Znalazł budki do Nekro, no i fajnie, no już może naprawdę dużo szkieletów teraz farmić. Tylko kwestia właśnie, na czym będzie to robił, bo na razie musi skupić się na rzeczach priorytetowych, typu kapek właśnie. I zobaczymy, co jeszcze. Ja na chwilę się wyciszę, pozwolicie, to napiję się wody. Dobra, na spokojnie, tutaj pogadam. Dobra, powiem tak, że jeleń w tej gierce dał drugi oddech na Stydziana. Tak jak Stydzian było widać, że trochę już jest zrezygnowany, tak teraz no, widzę, że trochę złapał wiatr w żagle i chyba wierzy w to, że może jeszcze zrobić comeback w tej gierce. Wszystko na to wskazuje, że do tego dojdzie, bo jeleń pozwolił mu na to, żeby trochę się rozkręcił, nie? Mógł tam szybciej skracać i zaryzykować. No ale mówię, to jest gra turniejowa, już 1/4, 1-1 ze spokojem. Chyba jeden i drugi gracz chce być pewnym tego i widać, że tutaj ostrożnie do siebie podchodzą, nie? Możliwe, że też game changerem było robienie tej smaczej utopii przez Stydziana, która no dała mu dobre statystyki. Gdyby on dostał z tej smoczej utopii ekonomię, dostałby, nie wiem, gęś, dostałby korunkopium, no to co, jeleń zobaczyłby, że u niego są staty 8, 4, 6, no i zdecydowałby się pewnie na wjazd na tym biom, nie? A tak jakby ta topka uratowała trochę Stydziana. Dobra, co robi jeleń? Farmi pustynię, bardzo dużo już wyfarmił tej pustyni. Pewnie będzie chciał, skoro zbudował te węże, będzie szukał puszek z wężem, będzie tagował siedliska jakieś tam przydrożne tym wężem. No i co? Prawdopodobnie armia z Fluxa niedługo zamieni się na wojsko z Kowa. Nie wydaje mi się, żeby do końca gry to wojsko z Fluxa zostało dociągnięte, nie? Nie wiem, czy mnie słychać, chyba tak. Nie wiem, czy połączek się nie rozłączył, chyba ten. KW dla Reda. KW, księga wody. Dobra, to jak połączek będzie. Słychać mnie, dobra, okej. Okay. No bo nie ma, jest połączenie i ja nie hostuję, tak już jestem. Nie jestem pewien, czy mnie słychać. Przepraszam, ale byłem tam za potrzebą. No nie, spoko, ja tylko nie wiedziałem, czy mnie na 100% słychać. No dobra, okej. Okay. Księga wody słyszałem i coś jeszcze? Tak. I to dla Reda, tak? Księga wody, no. Reda, dobra. No. Okay. Dobra, możemy przejść do Stydziana. No, widzę, że Stydzian już tutaj, już inne spojrzenie, inna twarz, już tutaj nadzieja jest na to. Pączek nie rozłączek, no. Staram się właśnie tutaj być aktywny cały czas, ale wiadomo, no, każdy tam czasami musi na chwilę odejść. Ja może na YouTubie przypnę wiadomość do drabinki. Drabinki.
A jak tam, Mateusz, ogólnie ty się zapatrujesz teraz na tą gierkę Necro? Zmieniła Mateusz już poszedł na Z2, także nie wiem, czy on teraz jest. Dobra, dobra. Tylko zapytam, jak wróci. O której jest środę ten finał tytuł? Może przypniemy. 18 na jaskini Behemota. Okay. Kanale YouTube. Także na pewno tutaj postaramy się zrobić dobrą rekomendację tego turnieju. O. Dobra, mamy wodę jako ostatnią umiejętność Wisry i również Wisdom, ale na poziomie Advance, także jeszcze trochę brakuje tutaj, żeby All Spell'e wziąć, natomiast zaraz myślę, że podbiję sobie. Myślę, że dosyć istotna umiejętność tutaj dla Wisry. Dobra, już wziąłem wiadomość z tą informacją. Może zamiast Wisdomki mógł wziąć Armorera, ale też jest okej. Okay. No i dobra, przechodzimy do jelenia. Na czacie gąska dla Blue można zobaczyć. Okay, dzięki. Jest. Tak, a węże już jest postawione. Dość szybko te węże, nie? Zobacz, dużo. No, 1-3-7 postawił. Dużo ich zrobi. No. Także naprawdę spora ilość tych węży będzie. No ale nie stać go jeszcze. Brakuje mu siarki. Jak sobie pomieli, to będzie miał. Ale no, wciąż za mało. Nie ma timera, żeby teraz wszystkie brać, więc po prostu odpuszcza póki co. A i tak ma sporą ilość. Ja tą muzykę... Jelenia tylko... właśnie jest okay. Problem z tym timerem. On i tak już się wyrobił, bo on grał na tym chill timerze bardzo długo, nie? Ale no, widać, że jeszcze momentami, zwłaszcza im później, ma trochę problem z tym, nie? Jakby no, większość graczy, wiadomo, już na duelu w tej dalszej fazie ten timer daje się we znaki. No ale radzi sobie. Jakby przede wszystkim zbudował double build haspidów. Mhm. Kasa jest w miarę 125 tysięcy. Wow, 9 węży. W sumie mógł to kupić, nie? Zobacz, niby 25%, ale jednak 9 węży. Ty, mógł to kupić, nie? Dlaczego tego nie kupił? Miałby 20 węży teraz. Kurczę, nie wiem w sumie. Ciężko powiedzieć. Może ma co do tego co do tej kasy inne pomysły. No nie, możliwe, że gdzieś indziej bym tego diplo szukał, ale uważam, że te 9 węży, mimo że 25%, warto było kupić jakby na ten etap. To jest spory stack. Może widzi bardzo dużo stacków po prostu do diplo i wie po prostu, że go nie będzie stać na wszystko, więc woli jak najwięcej i te pozostałe. Nie miał czasu na zamiankę. No możliwe, że to też było tym spowodowane. Dobra, Stydzian wchodzi w bunkier z Allspellami. Behemoty tak spojrzał na nie, czy wchodzić w to. No tam ich dużo będzie, nie? I będzie też abstak. No właśnie. Że nie wiem, czy te puszki są tego warte. Znaczy nie, no zrobić, zrobi tą walkę, tylko... Zobacz, 17 w apie. Oj, oj. No też nie może sobie całej many zużyć tutaj na to. Ale powietrzaka przezwie. Powietrzak do przodu. Bardzo to zaboli na pewno. W sensie, jeżeli chodzi o timer. Ale on w sumie timera ma sporo, to da radę. Właśnie, kontrę tutaj nie zbije z tego apniętego. Ale zobacz, koń szotuje, nie? No, wszystkie poza apniętem. Także wydaje się, że zrobi. Czy został zwanshotowany wampir? Został. Został. Tak, po wampirach. No, zabrakło shielda tutaj, nie miał inicjatywy i przez to wampir został. Tak jak wampirów w tej grze nie było, tak wampirów nie ma, nie? A koni też trochę poleciało przez to, że to by się uderzyć jeszcze szkielety. No. Uważam, że nie warto. Wydaje się, że on to robi po to, żeby się podekspić. Jakby te puszki totalnie mu nic nie wnoszą, to są dwie puszki z kołowa, one mu nic nie wniosą w to. Okej, okay. To było, żeby podekspić Wisdomkę, żeby wziąć puszkę z Allspellami. On nawet tych puszek nie będzie brał. Także możesz już u Stydziana zaznaczyć Allspelle, bo na pewno je weźmie. Pierwszy raz wykorzystamy naszą ikonkę od tutaj Vanitasa z overlaya. Dokładnie tak. No i wygląda to chyba spoko. Zależy w sumie też, czy znajdzie jeszcze jakieś staki pod wojsko, no bo
Na tą chwilę ma tylko konie i nic więcej. Szkieletów ma mało, a wampiry wszystkie stracił i raczej nie będzie już na pewno pod nie grał. Jeleń ma zminimalizowaną grę chyba? Nie. U mnie nie, jest w walce, dobra, okej. Okay. Już jest wszystko, okej. Okay. Zdążyłem tak zmienić, że nie widziałem tego, więc jest okej. Okay. No i co, księga wody tutaj u jelenia jeszcze, ale to już miał. Także nie zaznaczam. Gdzie all spele się wyświetlają, bo jakoś ich nie widzę? Pod księgą powietrza jest ikonka z all spelami. Taka otwarta księga z gwiazdkami. Tak, i ona jest u gracza niebieskiego, czyli tam niżej niż, niż czerwone. Padło też pytanie, co jest w tej puszce w bunkrze, których nie wziął. Stygian, tam było wojsko ze środka, czyli prawdopodobnie tam była jakaś puszka z Nyxem, ewentualnie Nyx, Haspid, coś takiego. Mhm. Także to wojsko jakby nic mu nie wnosiło, bo on nie bazuje na tym wojsku, nie musiał tego podnosić i straciłby niepotrzebnie tylko ruch, nie? No tak. Jelen w sumie mało robi w tej turce, a wydaje mi się, że mógł trochę timera na tym zaoszczędzić. Ale to taka drobna uwaga. Wiadomo, takie dokładne tury też są potrzebne, ale później ten timer może mu się bardziej przydać. Dobra, co u Stygiana? U Stygiana będzie sporo koni i pytanie, czy on ma wszystkie te duele, nie? Konia, ale nie ma diplo, to musi mieć na uwadze, że nie ma diplo i on musi polegać głównie właśnie na tych koniach i... Właśnie. No i szkieletach. Tak, szkielety farmi, więc jakby konie plus szkielety to wydaje się spoko opcja. No i staty przy okazji sobie tutaj wzmacnia na pustyni, więc zobaczymy, czy to wystarczy, bo widzę, że ewidentnie pod szkielety chce tutaj grać. Jedyne co fajne było w tej puszce, jakby tam właśnie była puszka z wężem i mógłby to przemielić na Bondragony, nie? No ale nie wiem, czy on będzie grał Bondragony, raczej później raczej będzie chciał, no bo postarzenie na tego węża wrzucić, postarzenie jak najbardziej, nie? Będzie myślę, że chciał, tak, więc... ale też kwestia ile ich zrobi, nie? No, pewnie jedenki zrobi, żeby postarzenie weszło i nic poza tym. No wiesz, jakby złapał też parę puszek z tym wężem, tam jest 6 czy 8? 6 jest chyba, nie? Nieulepszonego. 8 chyba. 8? Aż? No to zobacz, to dwie puszki albo i zobacz 5, ile masz. Albo 5 chyba, ale... 8 wydaje... albo 5? Mi się coś każe, że 6 ich jest. Ale to zaraz ktoś na czacie pewnie nas poprawi. Ktoś dał, wait, Marcin, jak przemielić na Bondragony? Tak, Marcinie, otóż... w szkieletorni i wszystkie smoki i hydry i też węże z kołwa mielą się na Bondragony, czyli jakby jeżeli wrzucicie je tak jak szkielety do szkieletorni, to zrobią się z nich Bondragony. Tak. Taka ciekawostka. Natomiast jeżeli Bondragony wrzucicie do szkieletorni, zamienią się w szkielety. No tak, także to już nie ma co dwa razy mielić smoków. No, jak już raz macie, to musi wam wystarczyć. Chyba, że chcecie szkielety jednak, ale to raczej nie nastąpi. Dobra, co Jelonek tu będzie robił? Bardzo zobaczam, fajnie tą pustynię tak wyskautował. Mi się podoba. 1-4-6, a spora część tej pustyni jest wyskautowana. Pytanie, ile ma dueli tego węża? To mnie ciekawi. Tego jest dużo? Może nam pokaże to kiedyś. Kurczę, jak myślisz w ogóle w perspektywie late game'a? No, statystyk chyba więcej uzbiera jeleń, ale czy... Tak. Czy wojsko będzie miało faktycznie dużo lepsze? Chyba tak. No wiesz, zobacz ile węży tutaj będzie, nie? Z tyloma duelami. Trochę wiesz, może tego... też trzeba sharpshoot bowa złożyć w sumie i to też by było dobre. Tylko pytanie, czy on będzie grał ogra, bo... Że sharpa raczej nie będziesz grał, bo nie masz wisdomki, nie masz all spelli, szkoda ci slotów na tego sharpa. I jakby no, jakie on będzie miał jednostki strzelające na lejta, nie? No już nie będzie. Jedynie tylko te czarodziejki zostaną. Rozumiem. Gierka wygląda na to, że zmierza ku late game'owi, więc wydaje mi się, że tutaj ogr na pewno wlecił u Stygiana, bo już brał te sety, znaczy elementy składowe. Tak, ogr na pewno będzie, im dalej tym ogr wiadomo. No fajnie, jeżeli ta gra dojdzie do late game'u, no to ciekawie, zobaczymy pewnie dość duży stack szkieletów kontra dużo haspid, nie? I jeżeli dojdzie takiego naprawdę 2-4-2 lejta, no to wow, jeżeli Ghost Dragon rzuci to postarzenie na haspidę, to może być game changer. Zobaczymy, czy tak się stanie.
W sumie tytany mają brak skuteczności w walce wręcz, co nie? To czy nie warto ich zbudować nawet pomimo braku arczerki po prostu, żeby, nie wiem, z łapy nawet uderzyły? Czy to trochę... Ale kto miałby Stygian, to bo zrobić? Załóżmy, masz dwa towery, co nie? No i aha, chyba on ma też dwa towery na bocznym, więc... Tak, tak, bo tutaj jest no dwa razy Stronghold u jelenia, więc tam musi być dwa razy tower. Tylko że już jest taki etap, że wiesz, zanim zrobisz te tytany, nie będzie się opłaca, nie? No to... Po prostu. Znaczy wiesz, nawet czasowo. Jak na dwa tygodnie niby by zbudował i by dostał przyrost dwóch tygodni przy... Ilu tam jest dwbeli? Sześć chyba. Mm-hmm. Przy sześciu dwbelach triple build... O, widzimy, sorry, ci przerwałem, ale widzimy ile jest teraz... ile jest teraz węży? Jest sześć węży jednak. Czyli, o, sześć. Nie osiem, nie pięć, a sześć. A to on ich nie przyłączył? Nie, on nie wziął z puszki wziął. Aha, okej, okay, dobra. Czyli 6. No to dobrze mówiłeś. A co do zakupu archaniołów, no to wydaje mi się, że jeleń to zrobił przez misklika, tak? Nie wiem, czy... Może dla inicjatywy. No bo zobacz, że węże mają 13 speedy, co nie? I... Mm-hmm. Ale nie, w sumie no może... miał Feniksa niby we fluxie, niby też do zajęcia na przykład. Ale zobacz, nie kupił 9 węży, które byłyby jego stakiem i zapłacił tyle samo, bo no prawie tyle, trochę mniej za dwa archanioły, nie? Aha, no szkoda, że tych węży właśnie wtedy nie dołączył. No tak, ale to chyba właśnie przez ten timer, nie? O którym czat pisał, że wiesz, miał ostatnie sekundy i po prostu wiedziałby, że nie zdążyłby ich wziąć do wojska, nie? Bo jak... Julian skoczył w breaka, nie wiem czy przypadkiem, czy celowo, chyba celowo. Żeby się doexpić? Możliwe, no. Okej. Okay. Straty bolą, nie? Ale... Raczej tak, no, expi. Może myślał, że to pójdzie bez strat. Nie wiem, czy Stygian nie gra z muzyką z gry, bo wtedy Quick Combat dłużej jeszcze mieli to, bo było widać przez chwilę, że bardzo długo mieli ten Quick Combat. Jak masz muzykę w grze włączoną, to jest to właśnie jeszcze dłużej. Nie wiem, czy tak, to możliwe. Było tym spowodowane. Są też na przykład takie porady dla osób, które na przykład chciałyby przyspieszyć swoją rozgrywkę na duelu, właśnie i mieć tego czasu trochę więcej, że na przykład wyłączacie sobie Quick Combat i próbujecie sami rozgrywać każdą walkę i po prostu kliknąć możecie Quick Combat w trakcie gry, natomiast na początku wam nie pokazuje, jak komputer rozegrał daną walkę. A ja tu jestem z powrotem. I jeszcze a propos porad na skracanie, to tak się zastanawiam, czy ktoś korzysta w mecie duelowej z opcji wyłączenia w ogóle tych trasy ruchu, czy potwierdzania jakby trasy ruchu, że po prostu gdzie się kliknie, tam od razu Hirek leci. Ja nie tego znam... nigdy nie widziałem. Ja na 1MM często widziałem tą opcję, jakby to jest opcja w ustawieniach gry, nazywa się Show More Path. Show More Path. Albo move path. Nie jestem pewien, jak to tłumaczyć. No w każdym razie chodzi o to, że nie musimy po prostu właśnie, tak jak ty mówisz, potwierdzać tego ruchu i po prostu klikamy i tam idzie bohater, jeżeli może. Tak, no za każdym razem po prostu za każdym ruchem oszczędzamy tego klika, więc to robi, ale jakby jednocześnie jesteśmy bardzo narażeni na miskliki do ruchu, więc no to jest jakby cena za to. Wiesz może co? Na duelu to by miało nawet jakiś sens w sumie. Od pewnego momentu wydaje mi się, że tak, bo na początku gry lepiej precyzyjnie wykonywać te ruchy, żeby nie zrobić na przykład czegoś, żeby wlecieć przez... zaplątałem się. Ale mu długo mieli, widzieliście to? Stygian jak wszedł w te Bondragony? Mi się wydaje, że on naprawdę ma muzykę z gierki włączoną. Tak, możliwe. No. Ja nie widziałem nikogo, kto by grał z tą opcją. Tak, no w każdym razie jest to bardzo jakby ta metoda taka... podatna, tak powiedziałeś, na miskliki, nie? Mhm. I wydaje mi się, że przy takiej ilości akcji, jakie robisz już później na duel, skaczesz tu, tam, klikasz, no, zwłaszcza jak już masz presję, że ci pika timer, czy można bardzo łatwo misklika. Chyba, że ktoś od początku już by tak grał, że od razu grał w Heroesy na jedno kliknięcie, wydaje mi się, że byłoby mu łatwiej wtedy, nie? No. Gdzieś na świecie jest Koreańczyk albo Japończyk, który na tak pewno. Gra. Jest, ja przynajmniej znam jednego gościa z Korei, który gra w duele właśnie. OK Super Team, tak się nazywa na Twitchu. I właśnie, no o dziwo nie gra z tą metodą, ale jest właśnie takim, można powiedzieć,
nie tyle stereotypowym przykładem, co bardziej na zasadzie, że po prostu potrafi szybko klikać dosyć. I no, ci gracze właśnie z kolei się tym charakteryzują też, na przykład jak ktoś ogląda tam Warsy z League of Legends, tam widział na pewno, jak oni tam się wysoko znajdują w podium. Ale dobra, bo trochę odbijam od tematu. No, widzimy, że Jeleń odbił boczny Stygianowi. Mhm. Podciął mu trochę skrzydła tym zagraniem. No jakby Stygian, z tego co widziałem, nie ma dostępu do tej strefy. Znaczy, może wskoczyć do tego stronga, ale jeszcze nie ma go zajętego. Jeleń dobrze to zrobił, jakby, bo odcina go od potencjalnej farmy szkiela, żeby mógł tam sobie dalej chodzić i po prostu farmić te szkielety, nie? Mhm. Zmusza go jakby do wskakiwania już ten Stronghold. Będzie mógł go tam zamykać później. Właśnie tutaj Rafciozo zwrócił uwagę, ja w ogóle jakoś nie uzmysłowiłem sobie tego, że Stygian ma włączone faktycznie te komunikaty wszystkie, że jak on podnosi na przykład surowiec, to mu się wyświetla, ile tego surowca było, a to tak. Musi To też jest właśnie rzecz, którą warto sobie wyłączyć moim zdaniem, bo są ludzie, co właśnie mają to włączone. Mi też to, ktoś zwrócił na to uwagę na streamie, ja też to wyłączyłem, bo jakby, no ja nawet szczerze pewnie wiedziałem, że taka że opcja jest, żeby to wyłączyć, a faktycznie to jakby dodatkowo musisz przetwarzanie dla twojego mózgu, że musisz coś potwierdzić, dodatkowy czas niepotrzebnie, nie? No. Szczególnie, że to nie jest okienko, w którym masz jakiś wybór, no nie? Tylko tak. Kilka, że o, dałeś 5 rtęci, no kurwa, zajebiście. Trzeba Stygianowi to może gdzieś zasugerować, nie wiem. No. Możliwe, no, albo nie wiem, być może czat mu zasugeruje. Okej, okay, Magieny potwierdził na już tutaj nasze przypuszczenia, że Stygian ma włączoną muzykę w grze. Mhm. Więc no, jak ktoś by chciał, możecie mu na czacie zasugerować, żeby wyłączył. Jakby to nie jest jakaś tam podpowiedź, znaczy, taka. Nie wiem, czy teraz już niech sobie gra w trakcie tej gry. No niech sobie nie? gra, ale jak ktoś chce, no to na możemy napisać nie? na czacie taką. Bo wskazówkę. Wiesz, lepiej tak, żeby bez muzyki u niego tam grało. Niech ma jakiś tam komfort dodatkowy, nie? Przy tym. No to jednak nie chcemy tam nikomu narzucać. No muzyka nastraja go tutaj do boju, ta z nekro. Mhm. W armieniu szkiela. No w wolnych animacjach, Boże. Leksia wgra na tym wolniejszym ruchu Hilka na mapie, no nie? Tak, tak. Tak, no. To jest ciekawe. Dosyć wolna animacja. Na duelu rzeczywiście ja tak nie gram, gdzieś tam na krosie to jeszcze rozumiem, tak sobie pograć, bo... Jakby przy niektórych ustawieniach HD moda ta najszybsza animacja po prostu wygląda jak taki teleport i no. Chyba Leksiu gra na tych ustawieniach, dlatego ma tą trzecią prędkość konia. No i taka płynniejsza jest, ale faktycznie ona jest trochę taka wolna, nie? Mhm. Ale też kojarzę właśnie, że Leksiu gra te duelki. No ale dobrze, że w sumie powiedzieliście o tym. Jakby ja nawet nie zwróciłem uwagi, że granie na wolniejszych animacjach jest bardziej takie... ładne dla oczu też, jak streamujesz na przykład, nie? Że w sumie grając takiej Znaczy mi to osobiście nie przeszkadza, jak ktoś gra na tych najszybszych, nie? Ale, no nie wiem, Leksiu... No, są ludzie, tak co mówią, że za szybko się dzieje tam, no i faktycznie, jakby zmienić to, to wtedy dla osób, które są świeże na przykład w Heroesach, to łatwiej też byłoby przyswoić tam informację, nie? Co się tam dzieje. A tak to, no to wiesz. A tu już widzimy 90 koni, nie? Już spory stack się zrobił. No, tego. Bardzo. Pytanie, jak tam u Leksiewa, znaczy u Jelenia będzie w takim razie. Mm-hmm. Tak wcześniej o Leksiewie gadaliśmy, tam się tak no. Chciałem powiedzieć, że Leksiu śpi pewnie. Dobra, tu już uszykował sobie mięso pod przemiałkę, ale nie ma szkieletorni kupionej. A, okay. Nie ma jeszcze. No dobra, ale jutro sobie kupię, bo tutaj nie zagraża mu jeszcze jeleń, także na spokojnie. Mi się daje, że właśnie... Stygian zrobił to w obawie przed ewentualnym jakimś, nie wiem, czy jakąś wizytacją na biomie. Może czuję się na tyle silny teraz, żeby teraz wlecieć i odbić Mido? On chyba też mógł w karczmie zobaczyć, że jest silniejszy pod względem wojska na ten moment. I może dlatego. Ale Jeleń jeszcze nie wykupił tych. No właśnie. Węży, nie? Zobaczymy, ile tego jest. A Jeleń, nie wiem, czy sprawdzę go na Viewerze w sumie, czy... Jeleń często właśnie mi odpala viewera, na poczet timera. Viewer strasznie dużo czasu zabiera na duelu, bo no im później ten przeciwnik może być w różnych miejscach i czasami gdzieś jest w podziemiach, albo w jednej, albo u siebie jest, albo gdzieś tam na tym bocznym. No i czasem 10, 15, 20 sekund idzie stracić. Ale zobacz, viewera, już ulepsza te węże faktycznie tutaj.
A nie ma za dużo dueli. Zobacz, tylko trzy węże tu są. Mhm. Także myślałem, że trochę więcej tych dueli ogarnął. No różnie jest. Ja kiedyś miałem gierkę, pamiętam na kowierz, gdzie było tych dueli, tak 6-7 chyba. Ale no to różnie jest. Czasami jest właśnie blisko, znaczy są po twojej pustyni bardziej, a czasami po pustyni przeciwnika, więc... Dobra, musimy zobaczyć u Blue, jakie są artefakty. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę do tyłu, jeżeli chodzi o książki. Wysokie możliwe. Chyba, że ma tylko KPK, ale dobra, zaraz to tutaj zweryfikujemy, nie? Zaznaczę wszystkie książki po prostu u Stydziana, chyba, że on je mógł sprzedać. A nie, bo Stydian ma All Spele. No Stydian ma All Spele, dlatego tak myślę sobie tutaj... To możesz jak książki to chyba odznaczyć. Odznaczę po prostu, przecież. Bo raczej je sprzedał, no. Tak, tak. Zapomniałem bo też już, że już mamy nową wersję. Zastanawiam się, kto ma dyplo, bo chyba któryś z graczy miał jeleń chyba. Jeleń miał dyplo na pewno. Tak, no, tak Stydian nie ma dyplo, ma zamknięte wszystkie sloty i nie ma dyplo tam. Bo ja nie, Stydian miał kornukopię. Ale no to zwróćmy uwagę. Z tego co widać po jego surowcach chyba nie. No. Jakby powinno być tego już więcej. 1300 szkiela. Ale kulkę ma na pewno do powietrza jeleń i ma chyba też do... A, do ziemi kulkę miał chyba jeleń jeszcze. A nie, to Stydzień miał. Stydzień miał do powietrza i do ziemi, ale to ziemi nie będę zaznaczał. Idziemy do jelenia. A, set do życia było widać, także ja tam ustawię. Tak, set do życia jest u jelenia, no, może zaznaczyć. Dobra, w drugim mieście sobie ulepszył węże. Jakby wydał kasę, ale to jest też jakby trochę oszczędność czasu, nie? Nie musisz tego wojska, roszad takich robić, że tu odkładać, tu przekładać, tylko no, tak wygoda trochę, nie? Od razu sobie ulepszasz. No, no i jeszcze coś tam tego woja z Fluxa mu się ostało. 160 żywiołaków lodu cały czas żyją, nie? Ale patrzcie, on się chyba wystawia tutaj trochę pod atak na ze strony jelenia. Ze strony Stygiana. Stygiana, tak, tak. Nie, no. Nie, cofnął się jednak, okej. Okay. No, ale zobaczył właśnie, że Stygian tam broni tego miasta i może dlatego. Jak Kapitol. Jak... O nie, wstyd. Właśnie we Fluxie Kapitol to jest, bo Jezus, obrzydliwy budynek. Jak to się rozwinie według was teraz, jakby ktoś będzie dążył do konfrontacji, czy raczej każdy tak sobie... Jeszcze coś tam próbował zbierać, nafarmić? Wiesz co, myślę, że raczej będą do jak najpóźniejszego etapu gry dążyli, czyli do 2-4-2, bo taki jest wymóg, że wtedy muszą się spotkać. Mm-hmm. No i że po prostu do tego czasu będą chcieli się wzmocnić obaj. Stygian będzie pewnie chciał albo te 2-3 towery rozbudować. Albo postara się farmić wyłącznie No nie, szkieletę. No towerów nie będzie rozbudowywać, bo jeleń mu zabrał. I aha. Dziękujemy za rajda od Gumisia z Twitcha. Jechał rajd. Dzięki za rajda Gumisia. Dzięki Gumiś. Witamy wszystkich. No i jakby co do, wracając do tego, co mówiłeś Mateusz, ja uważam, że no tak jak Pączek powiedział, że ta gra już nam przejdzie na fazę właśnie late game'u, o 4-2 raczej. I zobaczymy tutaj ogr na ogr i będą szkielety, konie kontra nyksy, aspidy. Tak. Nie wiem, być może któryś z graczy zdecyduje się na jakąś wcześniejszą konfrontację, ale na razie się na to nie zanosi. Może być też tak, że któryś gracz popełni błąd. Stawi się na przykład na ekonomii na przykład i drugi z tego skorzysta i wjedzie w niego po prostu, bo zobaczy, że jest w zasięgu, ma trochę słabsze wojsko na ten moment i korzysta z okazji. Tak też może to być. Musiałoby dojść do błędu z której strony, że jakby wiesz, kogoś gdzieś timer zje i zostanie tak zwane w cudzysłowie, jak to się mówi, nie pikało, czyli nie piknie. Często jest tak, że nie patrzysz na ten timer i czekasz po prostu, aż zacznie pikać. Mówisz, aha, dobra, już mam końcówkę tury. No i na tym sygnalizatorze dźwięku jakby nie ma co polegać, bo często zdarza się, że nie pika niestety i zostajemy, że tak powiem, w miejscu. Dokładnie tak. Mamy też węże z puszki, także no fajna ilość, no, 6 węży to dodatkowo. Pamiętaj, że do 2-4-2 może naprawdę niebezpieczny stack się zrobić tego węża, nie? O, zobaczcie, w ogóle on cytadeli nie stawia w ogóle w żadnym z fluxów, także no stracił tutaj trochę żywiołaków, niedużo, no, ale no tam kilkanaście z każdego miasta to jednak trochę jest. Jeleń ma dyplomację, mamy to zaznaczone tutaj na naszym narzędziu, także widać, że to diplo jest.
Tak, właśnie. Raz Cydzian nie ma do tego etapu Quorum Copy chyba, nie? Bo ja nie wiem, czy on nie chce robić tego Cyclop Stockpile'u. Jakby... Ewidentnie nie znalazł po prostu. No, nie, na ten nie moment rzeczywiście trochę niefortunnie nie mieć tego Arto. Możliwe, że wiesz, dlatego też nie mógł rozważyć grania chyba pod te tabery, bo właśnie nie miał tego Copy nigdzie na mapie. A teraz w ogóle śmiesznie się złożyło, bo chwilę temu jeszcze tej topy nie miał w zasięgu, nie? I wtedy... jakby ją zrobił, no to pozbawiłby jelenia po prostu tego, co tam było. Akurat kopię. Dobra, ja dostałem tutaj informację od Mateusza, że Mateusz będzie szedł zaraz, tak? Chyba. Tak, ja będę powolutku musiał uciekać już niestety. No. Także końcówki nie zobaczę. Zobaczę powtórkę rano sobie pewnie w pracy, żeby poznać wyniki i jak tam wyglądał Final Battle. Ale tak, na ten moment już niestety muszę uciekać, tak planowałem wstępnie, że do północy, tak już jest troszkę później. No. Także no co, ja wam panowie bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość tutaj pokomentowania sobie po bardzo długiej przerwie. Myślę, że było fajnie, ja się dobrze bawiłem, fajne mecze i jestem ciekaw, jak się skończy ten. Może jeszcze przed snem tam rzucę okiem na telefon, może akurat będzie koniec. I co, dziękuję całemu czatowi i wszystkim widzom. Bawcie się dobrze na końcówce meczu. I co, i oglądajcie dalej turniej. Ja będę finał na pewno oglądał na live, bo się zainteresowałem. Także się zobaczymy na czasie. Dziękujemy, Mateusz. Dobra, ja też bym chciał, Mateusz, tobie podziękować, że wszedłeś, za zaproszenie tutaj od Pączka. Bardzo było mi miło współkomentować z tobą, spędzić razem czas tutaj na tej gierce. Także dzięki też. No, mi też było bardzo fajnie z wami, chłopaki. Także powodzonka na końcówce. Ładnie komentujcie dla naszych tutaj widzów. I co, i trzymajcie się wszyscy, pa, pa. No, trzymaj się i dobrej nocki ci jeszcze. Dzięki raz jeszcze, że wpadłeś i że się zgodziłeś. Dzięki, dobrej nocki. No, dobranoc, siemano. Dobranoc. Dobra, my zostajemy tutaj. Oczywiście gra jest na etapie zaraz 2-2-1, drugi miesiąc, drugi tydzień, także no, nie zostało wiele do końca. No i co? Decydujący final battle będzie w 2-4-2, czyli tak wyczerpująco do samego końca. Mimo tej dramaturgii ustydziana na początku, udało się jakoś wyjść. Może też dzięki temu, że Jeleń trochę odpuścił, może też dzięki tej smoczej utopii, która uratowała go z Tydziana statystykami. No i dzięki temu będziemy mieli taki final z prawdziwego zdarzenia. No, jestem ciekaw właśnie, czy to będzie taki wyrównany. Zobaczymy, ile szkieletów się uda zrobić. Tu jeszcze jest trochę czasu na sfarmienie tych szkieletów. Jeżeli się uda zrobić taki stack 5-6 tysięcy, na razie aż na to nie zapowiada. Zobacz, ale już ma kościane smoki w ilości 5 sztuk, także czy on tutaj nie będzie chciał dosiadywać teraz? Nie, chyba nie, za daleko ma. Ale już ogra chyba złożył, tak mi się wydaje, Stygian. Nie, nie złożył jeszcze. Nie ma przynajmniej założonego na ten moment. Jakby ogry to jest raczej taka kwestia, że no, znajdziesz gdzieś to po drodze, nie? Ale fajnie też ogra do farmy szkiela mieć. Szybciej się ten quick combat wtedy robi. Ja Stygianowi będę musiał napisać w tym streamie, żeby on sobie... Może on tego nie wie, że muzyka ma też wpływ na to, jak długo mieli ten czas. Ale wiesz, zobacz, że on w miarę radzi sobie z tym timerem tak naprawdę też, pomimo tej muzyki. Więc ja myślę, że jak mu wygodniej tak grać, to można, wiadomo, dać mu informację. Ale można mu zasugerować, że jest taka opcja, nie? Pewnie. Jak poczuje taką chęć zmian, to czemu nie? Bo nie wszyscy są świadomi, nie? Właśnie, i to też jest taka rzecz, że warto to doinformować. Gra ma ponad 20 lat, a jeszcze potrafi każdego zaskoczyć. Ludzie, którzy mają tysiące godzin w tą grę, nieraz dowiadują się nowych rzeczy. Ja ostatnio się dowiedziałem, że żywiołaki magii zadają połowę mniej obrażeń jednostkom, które są odporne na zaklęcia, czyli dajmy na to czarnym smokom, czy też odporne na zaklęcia umysłu, golemom, chyba też tytanom. Jakby wcześniej tego nie wiedziałem, że te potocznie zwane psychole w walce wręcz zadają takie obrażenia tym jednostkom, połowę mniejsze. Tak. Na przykład ostatnio się dowiedziałem, ty zresztą też, jak i część widzów, o tym, że po prostu warto zwracać czasami uwagę na to, w jakich walkach się znajdujemy, w jakim miejscu, bo możemy nieraz heksy, które są na przykład na dwa sloty jednostki, które no, nie mogą zostać uderzone przez żadną jednostkę wręcz, wokół, no, sprawia po prostu, że możemy takie czarne smoki na przykład wykorzystać, wlecieć tam i liczy się po prostu na to, że przeciwnik nie ma księgi wody lub strzelaków, które mogą nam wykończyć te jednostki. Tak zrobił ostatnio Gongwazy i wygrał w ten sposób mecz z Druzdonem.
Dobra, czekaj. Stydzian dostał turkę. Tak, okay. Dostał i kupił namiot w ogóle medyka. Także dosyć ciekawa rzecz, bo w sumie nie spodziewałem się tego, że kupi ten namiot. Raczej rzadko się widzi ten budynek i ciekawe w jakim celu. Czy po prostu chodzi o to, żeby tam ten jeden chain więcej wytankował? No możliwe, że zawsze dodatkowo, wiesz, coś jest na mapie, nie? A możliwe, że też kanona będzie kupował, skoro się na to zdecydował. No tak, jeszcze może kupić równie dobrze wózek z amunicją w towerze. Ale co, czy to wygląda na to, że Stydzian chce atakować i liczy na to, że to mu wystarczy? Ten przyrost jest 110 koni. 110 czy 118? 118 chyba. Jakby już na tym etapie wydaje mi się, że powinien dociągnąć tę grę do końca i zwiększyć stack tych szkieletów. Nie wiem, czy to jest dobry moment, no ale i grać też bez ogra. No właśnie, bez ogra na powierzchni, w sensie na nie broniąc się na pustyni. Tak, na open space, nie? Tak, tak. Nie wiem, czy to dobre właśnie. Bo tutaj Jeren jakby założył ogra, to z tymi wężami to by pozamiatał moim zdaniem teraz. Ale nie wiem, czy Jeren dysponuje ogra. Tylko zobacz, tu są tylko węże i nyksów też nie masz tak dużo. 47, Jeren... nie? Aha, wygląda no to jakby Jeren chciał się bronić chyba. Nie wiem, czy ma antyberkę, ale jeżeli tak, to na pewno powinien go założyć tutaj, jeżeli będzie bronił. Chyba, że po prostu robi wykup. No, antyberek to jest obowiązek, jak masz haspidy, musisz mieć. Że mam nadzieję, że Jeleń się zorientuje, żeby to założyć. No. Dobra, Regnum Mana i prawdopodobnie będzie właśnie bronił. Kto wie, może zaraz będzie mieć final. Jeleń musi wymienić surkę. Ma na to jeszcze czas, oczywiście mu starczy tego czasu. Dodatkowy budynek też się przyda. No, dość zwiększył się ten stack nam Haspid. 47. Tylko właśnie, czy antyberek założy? Nie założył. Nie ma antyberserka. Wow, nie ma antyberserka. I w mieście, właśnie pamiętam, że w mieście jest jeszcze gorzej z berkiem. Być uwięzionym za murami. Także no właśnie, no, to a tutaj allspele są u Stygiana, więc ma tak, na pewno ma allspele, więc berserk jest, nie? Czy ma makie ognie, to jest pytanie, bo może zberserkować pewnie nie tylko węże, ale też inne jednostki wtedy. No, zobaczymy. No to mocne wydaje się widowisko teraz, bo biorąc pod uwagę, że ten berek może tutaj faktycznie tak pozamiatać jelenia, to gra może zupełnie się odwrócić tutaj dla krycika. Zobaczymy, to jest pojedynczy berserk, więc też... Ale zobacz, on w ogóle tam leci do niego. Ale on nie wejdzie teraz tam, no właśnie. No nie. Czyli dał jeszcze turę dla jelenia. Może znaleźć antyberka w tą turę. No właśnie. Też w ogóle trochę pechowo, bo... On nie wiedział. Nie ma też ulepszonych szkieli. Mógł ulepszyć szkiele przecież. Może czuje się silniejszy po prostu i chce po prostu staty pierw poogarniać, zanim pije. No dobra, Jeleń ma szansę teraz znaleźć ten antyberek. No pytanie, czy będzie o tym pamiętał. Na pewno pamięta o tym. Że mu szkiela nie ulepszył? Wiesz co, możliwe, że po prostu zapomniał. A patrz co Jeleń robi, wykupuje żywiołaki. Albo kasy mógł nie mieć na te szkielety ulepszone. No to dobra decyzja z tym. No tak, tylko on chyba nie wiem, czy nie kojarzy, że nie ma antyberka i że jest mu ten antyberek potrzebny, bo jest. Może ustawi... Chociaż nie, no faktycznie. No, nawet jak ustawi jakiegoś spota obok tych węży, to nie będziemy mieli niestety w następnej turze. No. Bardzo go zaboli brak tego antyberka. Fakt, że ten berserk jest pojedynczy, więc to też nie jest tak. Ale zobacz, wąż jest koło Nyxa ustawiony, nie? Aha, to Jeleń jednak atakuje. Okej. Okay. No być może dobrze teraz zrobił, bo gdyby mieli walczyć w mieście, no to ten berserk w mieście jest naprawdę gorszy tutaj dla niego. No, ale zobacz, Stygian zaczyna turę, ma berka i... No, sprawdzi pewnie to, że przeciwnik nie ma tego antyberka, w sensie naszyjnika. Minus 2 morale w ogóle ma Jeleń. Też może zaboleć. No właśnie. No, 2-2-3 to jest już taki etap, że Stygian powinien mieć tutaj chain. Aj, nie sprawdzasz berka? Chain tutaj za wiele nie zrobi. Berka mógłby sprawdzić, bo to dużo więcej zrobi. Jak taki wąż zredukuje na przykład te nyksy albo... Ale sprawdzi, zobacz. Sprawdzi, sprawdza. Dobra, sprawdza. Widzi to. Ma info.
No właśnie, i teraz tak interesting się wydaje, nie? Sytuacja. Chat mu co prawda teraz napisał check berserk, ale on sam by zwrócił uwagę na to w tym samym momencie, na to wpadł, także nie ma z tym problemu akurat. Dobra, poszedł berserk. Okej, okay, jakby dość mało zrobił ten berserk praktycznie. Ale czekajcie, co weszło trutka, tak? Weszła poison na Nyxa. Tak, tak. No, poison mocna rzecz. Dobra, zobaczmy, co skastuje jeleń. Prior poszedł, tak? Prior, okej. Okay. Mam opóźnienie u jelenia, to sobie zaraz odświeżę w takim razie. Dobra. Czy tu będzie strzał? No pozbędzie mu się teraz inicjatywy. Nie wiem, Stydzian może mieć tutaj. Oj, oj. Stydzian będzie miał problem raczej, żeby wygrać tę grę. Jakby ten berserk tego nie ugrywa. No nie, nie. Jakby ja uważam, że on w tej grze powinien dociągnąć to do końca i dofarmić szkiela, żeby tak ich było z 4000, 4-5, jakby mu się udało. No tak, no i też jakby... Zobaczcie, ile tych szkieli teraz zjechało. 300 szkieli, nie? Zjechało. Jakby na przykład te węże były za murem uwięzione i on by mógł wtedy dopuchować też swoje szkielety jak najmocniej. Ulepszył je w ogóle, no bo to też trochę tam by zmieniło. Mhm. Ale szkieletów już nie ma, jakby nawet nie ma sobie brać pod uwagę. O, 400 szkiela. Nie, to jakby już... Stylian po pierwsze powinien zagrać ogra. Zobacz, ile ten wąż uderzył. Ło, jest. 35 czy 36 Dreadknight GG. I chyba 10 wężów spadło od tego. Dobra, szybki GG. Szkoda, jakby ta gra od początku Stydziana trochę pokarała. Później jeleń mu pozwoli złapać drugi oddech i do 2-4-2 jakby... No, wydaje mi się, że powinien trochę... dofarmić szkieli, przede wszystkim zrobić set ogra i podbić też statystyki. A zdecydował się teraz na atak. Widocznie myślał, że to wystarczy. No, nie udało się. No stało się, no tak też czasami bywa. No. Ale no pomimo tego, że przeciwnik nie miał antyberka, no jakby miał tutaj masowy ogień, to na pewno by mu dało dużo. No, też się pewnie nie spodziewał tego, że jeleń nie będzie miał faktycznie tutaj tego założonego artefaktu. I że po prostu nie będzie to potrzebne, a tutaj okazało się, że było to dosyć istotne, ta magia ognia. Ja wejdę od razu na drabinkę, też. Do drabinki turniejowej i zobaczymy, kto jest kolejnym przeciwnikiem tutaj. Znaczy zobaczymy, ja też muszę właśnie chyba to pokazać, nie? Czy ty to na streamie będziesz pokazywał? Dobra, to ja nie będę mówił. Mogę pokazać, zobaczmy. Nie? Także zostanę jeszcze w trybie studia. Na razie skupmy się tutaj na komentowaniu tego, co Stydzian widzi na mapie, bo on chyba stara się zobaczyć, jak to wygląda pod kątem. Znaczy, no co Stydzian może zobaczyć? Mógłby zobaczyć tą nieczęstą puszkę z wampirem, no czy właśnie. W ogóle ją gdzieś miał, bo jakby karta jego puszka to było tak, mega niefortunnie, bo to był box plus duel, box plus art, box plus coś tam. I jakby te walki były dość trudne, jakby wysokie staki, on nie miał czym ich robić. A wojsko, jakie tam dostawał, to był albo szkiel, albo zjawka, no ta mapa była trudna dla niego. Halo, jesteś w Jestem. Właśnie tą drabinkę staram się tutaj przechwycić. Aha. Tylko jeszcze tak robię to w trybie studia, żeby to tak było w miarę dobrze pokazane. Okej, okay, powinno być dobrze. Jeszcze chwila. Okej. Okay. Także już myślę, że mogę przejść tutaj. Widzimy tą drabinkę jak coś, tylko jeszcze ją trochę przewinę do góry. I tak to się prezentuje. To jest ogólnie aktualna drabinka, jeżeli chodzi o fazę 1/4, ponieważ faza 1/8 wczoraj dobiegła końca. No i co? Mamy do tej pory rozegrane mecze, tak, Gluhammer vs Team, Kurtima to jest gracz jako team. I teraz po wygranej Stygiana z Jeleniem, Stygian będzie walczył właśnie z Teamem następną grę. I to będzie walka do ćwierćfinału. Także już naprawdę dosyć poważny etap. Dodatkowo mamy również tutaj w fazie 1/4 Kirahea versus Reni i Gongwazy versus Filipuk. Także no tutaj również dosyć ciekawe pary są.
Możesz też dolną drabinkę pokazać i od razu powiemy, że jutro o 18 będzie pierwszy mecz na HCGG z dolnej drabinki. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda. No, ten mecz to jeszcze jest taka dość wczesna faza, 1-16, drugi etap. Ja będę grał z wujkiem Ewilem, a już kolejne mecze Keszu Twaryna widzimy się nam szykuje. Fizzy DJ 600, także Leksiu H3 4D. Także tutaj ciekawe będą też spotkania w tej dolnej i na pewno trochę wam tego pokażemy, nie? Tak, no tutaj widzimy właśnie Żużel versus wujek Ewil, no i ten, kto wygra to spotkanie, zmierzy się później z Czambikiem, także też dosyć mocny gracz. No i co? Ja już tutaj miałem okazję zwycięstwa. Odpaść z tego turnieju z Mouse Powerem. Jednostronny pojedynek, ale mam nadzieję, że no, kto miał okazję oglądać tam mojego Twitcha, to mógł się tam troszeczkę pośmiać z tego meczu, bo starałem się. Pączek, ale czat sugeruje, że powiedziałeś, że Jeleń gdzieś przegrał. Jeleń? Nie. Coś musiał cię przejęzyczyć. Przejęzyczyłem się. Nie. Chodziło mi, że Jeleń przechodzi dalej teraz. Tak. Nie wiem, jeżeli się tam przejęzyczyłem, to wybaczcie. Chodziło mi, że Jeleń wygrał, a nie Stydzian. Także. O, mój błąd, przepraszam tutaj. Tak, wracając. No, Mouse Power tam pokonał mnie i teraz tam z Drezdenem będzie walczył. No i Bad Boys z Rybasem dzisiaj rozegrali swoje mecze. Nie wiem, jak się skończyło w sumie, to czekamy jeszcze na raporty. I no, chyba tyle. Tutaj jeszcze tak, są ciekawe pary. Keszu versus Twaryna i Leksiaw versus H3 4D i Fizzy DJ 600. Tak, Fizzy DJ 600 to też bardzo ciekawa para. No i tutaj już Gladi, czyli iLegend, czeka na swojego przeciwnika Dream Hunter lub Cairo. No. Mhm. Dobra, myślę, że co, możemy tę transmisję na tym zakończyć. Było nam oczywiście bardzo miło z wami spędzić ten wieczór. Super też mieliśmy wspaniałego gościa z nami, Living Anarchy, prawie podczas całej transmisji, Mateusz. Za co bardzo dziękujemy, że zgodził się tutaj być z nami. Dziękujemy za ogromne wsparcie, też w formie donate'ów, jakie dzisiaj tutaj prawie cały cel, można powiedzieć, że się zamknął, jaki mieliśmy ustawiony. Także no, dziękujemy. Było naprawdę turbo, no i samo widowisko było też interesujące. Były zwroty akcji 1-1 i finalnie 2-1 dla Jelenia. Także Polska górą, Jeleń przechodzi dalej. Tak, dziękujemy bardzo za oglądanie i za wsparcie wasze. Dobra, puścisz Pączek Rajta, czy ja mam puścić? Wiesz co, spróbuję puścić. Dobra, to ja tobie oddaję głos. Puścić, to ty spróbuj. Zobaczmy. To ja puszczę, dobra. I ja się tylko żegnam z widzami i dzięki wam bardzo. Do zobaczenia jutro. Ja w roli gracza i oddaję głos do Pączka. Także dzięki, Żużel, raz jeszcze. Dziękuję raz jeszcze, Żużel, za pomoc tutaj w komentowaniu dzisiejszym. I co? Puszczamy sobie rajda. Mam nadzieję, że wam się ogólnie dzisiejszy stream podobał. I dziękujemy raz jeszcze tutaj za tak srogie donaty. Dobra. I lecimy z rajdem do Timora. Także ja już będę kończył. I co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnych transmisji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Następna transmisja będzie w ogóle z meczu z dolnej drabinki z Żużlem. Żużel będzie grał przeciwko wujkowi Ewilowi. A komentować będę ja i Arawol. Transmisja odbędzie się, z tego co pamiętam, w czwartek. Popraw mnie, Żużel, jeśli się nie mylę. Jutro o 18. Jutro o 18, dobra. Przepraszam, mój błąd. Jutro o 18, także bądźcie tam i no, miłego oglądania wam życzę. Trzymajcie się, na razie.